Dwie drużyny w Europie. Wiosną. Ostatni raz były wtedy, kiedy Wisła Kraków modliła się o korzystny wynik Fula. Albo i nie. Mhm. Może by, że coś pokręciłem, ale chyba nie. Tak, to było wtedy. Pamiętam, bo byłem wtedy na świecie. Co, jakieś Odense wtedy? Co tam było? Odense? Oni później grali z Belgami. Wiesz, z tym albo Gent, albo Genk. Nikt nie wie. Z Gent. Pewnie to się okaże, że jakaś inna była zupełnie. Ale może ale tak to pamiętam, że była która z tych drużyn. Pamiętam mecz Gen, pamiętam trasę Wadisa od Geoffrey do Gen. No. I jak a... Piotrowski grał w Gen, też chodzi o odpowiednią internację, o Gen. No, w Gen. Mów po prostu Gen, bo reszta to jest silent, jak, tak, jak Django. Bezgłośne. Mhm. Najgorzej, jak chcesz powiedzieć kierowcy, gdzie mam jechać? Gen. No, do Gen mnie pan wie. A do Gen czy do Gen? Do Gen. Gdzie? Co pan belgijskiego nie znasz? Dobra, pójdę z buta. Game. Pójdę z buta do tego game. O. W takim wypadku. No, tak, tak chyba było. Odense, Twente, Fulham? Coś takiego? Tak chyba było zestaw. Tak. Bo te pamiętam, że Wisła miała ciężary na wyjeździe do Enschede. Także to musiało być Twente, o. To musiało być Fulham i to musiało być chyba Odense. Dobra grupa. No, ale nie dla Wisły. No, oczywiście. A dla Wisły normalnie. Patryk Małecki rowerem przez Maskanta. Jak w tym. Jak w tym. No ci wiesz, dla człowieka duży krok, a dla giganta normalny. Ale tutaj odwrotnie. Że tu dobra grupa, a dla Wisły normalna. To było dawno temu. Wisła od tego czasu zdążyła między nimi zatrudnić Jerzego Brzęczka i zwolnić Jerzego Brzęczka na przykład. Wisła od tego czasu zdążyła mieć Bogusława Cypiała, a potem nie mieć Bogusława Cypiała i zdążyła od tego momentu... Patryk Małecki zdążył zejść z rowera. Zdążył w Annali przejść do Polski i wylecieć z Polski i zniknąć. Nie wiadomo. I może jeszcze leci. Przestarczyć się zdążył w Annali. Więc czy polski Hulk Hogan jeszcze występuje? Mam nadzieję. Nie, ostatnio się pojawił gdzieś. Tak? Było zainteresowanie kupnem jakiegoś klubu i był podać Adam Piotrowski i Hulk Hogan też. Także, ale chyba się nie udało. Mam nadzieję, no, że... jak to? Nie mam pojęcia. Bez Annali to już nie to samo. Tak, to jednak, oni byli jak te, jak trójząb. Jak tur... przepraszam. Turba, nie rozłączni kumple. Turba duży, turba bez, duży. Bez tego, co odszedł. Turba durów. Bez światła. Turba duży bez światła. No, więc bardzo dawno nie było takiej sytuacji, żeby dwa polskie zespoły grały wiosną w pucharach. Bo też dawno nie było takiej sytuacji, żeby dwa polskie kluby grały w fazie grupowej. Był czas, kiedy mogliśmy powiedzieć, że dawno nie było takiej sytuacji, żeby dwa kluby polskie grały we wrześniu, w czymkolwiek. Tak. Co nie jest tylko Pucharem Polski. Nawet super... To bardzo miła odmiana. Tak było całkiem niedawno, Kuba. Z organizacją Super Pucharu były nawet ciężary. No, dalibyśmy, że gramy, chociaż no, gramy na trzech frontach. W Pucharze Polski, w Lidze i w Super Pucharze Polski. Ale stamtąd też odpadaliśmy bardzo szybko. Nie dało się go zorganizować, bo ktoś wybrał złe drużyny do tego pucharu. Więc tak, takie były sytuacje, a teraz cały czas jest szansa. Oczywiście nadal jest to szansa dosyć taka, nie powiem, że iluzoryczna, ale szansa raczej, on takie 50-50, ale takie, no jednak nie 50-50. Takie 30-70. Tylko 30-70. To jest szczególne 50-50, ale jak często tak bywa w tym 50-50, że tak naprawdę to nie jest 50-50. Chyba bukmacherzy by to wycenili w miarę logicznie, bo wydaje mi się, że Legia będzie faworytem, dlatego że gra u siebie w meczu z Alkmaar. Mhm. Natomiast Raków jest szansa, że przegra z Atalantą mniej niż Szturm ze Sportingiem. No nie, to w sumie nie. To jednak jest 20-80. Nie, ja bym został przy 50-50 30-70. Okej. Możemy się tym pozostać. 50-50. Uda się albo się nie uda. Moje ulubione 50-50. Absolutnie. No, ale to wszystko jest możliwe dzięki temu, że dwa w sumie fajne mecze dzisiaj rozegrały. Znaczy wczoraj rozegrały mecze. Polskie drużyny. Dwa. Fajne. Powtórzę wszystkie słowa, jakie użyłem w tym zdaniu, powtórzę po raz drugi. Raków zwyciężył 1-0 w Graz. To jest miasto w Austrii. I tam właśnie Raków zwyciężył. Są jacyś słynni mieszkańcy Graz? Tak, Grazianie. Gracjanie. Graciano. Rocky Graciano. Rocky Graciano tam walczył. Swoje najważniejsze walki. Natomiast Legia zagrała niezły, nie najgorszy. No może niezły to złe słowo, ale taki zagrał mecz. Na pewno, jasne. Czas pokaże, co dało. O, czas pokaże, jest tu punkt. No nie ma wstydu. No pamiętajmy, że Aston Villa to jest zespół, który traci dwa punkty do lidera Premier League. To dla mnie to jest ostateczna recenzja wszystkiego. Dowiedziałem się tego wczoraj na domówce, więc wiesz. No to jest dla mnie też świeża wiedza. Czwarte miejsce w Premier League, absolutnie to jest wyczyn. Punkt chyba za Liverpoolem, albo równo z Liverpoolem, a czekaj, oni grają w tej samej lidze? Tak, no co De Bruyne.
Ja jestem na czasie, bo gram w EAFC 24 i wiem, że są tacy piłkarze. Jest De Bruyne, istnieje. Jest Alan, jest. Alan to akurat wiem, bo mi młody mówi, że jest Alan. A nie, Aston Villa gra w tej lidze i to jest liga, gdzie oni są dwa punkty za Arsenalem. Gdzie są jeden punkt za zespołem, który ma Haalanda i Pepa Guardiola i De Bruyne. Więc z takimi zespołami polskie zespoły najczęściej się spotykały w momencie, kiedy nie spotykały się w ogóle. Waldi Cup. Nie, spotykały się na lotnisku w Dubaju, jak Legia akurat jechała na obóz, a tam ci mieli przesiadkę na no właśnie w Waldi Cup. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o polskie kluby. Tutaj Legia strzeliła gola, generalnie stworzyła sobie też jakieś sytuacje. Nie wypadła się. Że ostatnio polski zespół z takim zespołem jak Aston Villa na tyle wyrównane toczył starcia, jak się spotkali. Chyba w Dubaju u tego gościa, co sypie sól tak dziwnie. On tak sypał tą sól i oni byli właśnie w podobny sposób, na podobnym poziomie obserwowali te niesamowite rzeczy. Tyle samo steków zamówili. Tak, jedni drudzy. Był remis. Tak, o co? Villa zamówiła 7 steków, to my poprosimy też 7. Tacy jesteśmy, bo nie ustępujemy niczym Anglikom. Ostatni raz tak wyrównany bój z angielską drużyną toczył Łódzki Klub Sportowy, kiedy zremisało bezbramkowo z Manchester United na stadionie przy Alejauni 2. Gówno to dało, bo przegrał w pierwszym meczu 2-0. Ale Dzidek Żuberek założył światę z Kolsowi. To nic nie szkodzi, że odpadliśmy, skoro nie strzelił nam gola. Może potem były też jakieś inne boje z angielskimi drużynami. Mila strzał gola Manchester City. Ale to są didaskalia. A Lech Poznań też nauczył Manchester City dopingować. Anglicy tak. Nam leżą. Nie, generalnie tak. Nawet tam jak ten gość tak sypał sól, to Polacy zjedli więcej. Wygrali. Tak. Bo Anglicy to są słabiaki. No, więc tak to wygląda. Pogadamy sobie o tych meczach, choć nie będzie to główny temat dzisiejszego odcinka, bo oczywiście zaczniemy od meczów, bo to temat najgorętszy, ale najwięcej czasu poświęcimy Sandecji Nowy Sącz. Jest czemu poświęcać. W Sandecji Nowy Sącz zdarza się cikający rycerzyk pod domem. Kuba, powiedz wprost. Nowemu Sączowi przydarzył się radny, który pokazuje dupę. Tak. Jest co omawiać. Jest co więcej, omawiać. Inni radni mówią, że to jest bezstrzelny ham. Tak. Bezstrzelny ham jest w Radzie. Trzeba znaleźć, kim on jest. Freddy Adu się zdarzył. No, z Nowym Sączowi się wszystko zdarzyło. Zdarzyło się wymontowanie krzyżak, to jest moje ulubione. Hulaj dusza, piekła, jutro nie ma. To jest moje. Tak, jeśli chodzi o sytuacje życiowe, to jest jedna z moich ulubionych, bo od razu widzę te filmowe sceny, że tak, nie, jutro nie ma, bawmy się, jakby jutro miało nie być. I jutro jest. Najgorzej. Jak w tych memach, że bawmy się, jakby jutro miało nie być. Jutro dwukropek i jest jutro. Istnieje. Niesamowita historia. Do tej pory każdy, kto mówi, że jutra nie ma, to nie żałował następnego dnia. A chyba, że jednak właściwie to żałował. Zawsze. Bo zawsze jutro jest. Znaczy nie jest. Przychodzi taki dzień, kiedy go nie ma. Być może. Wtedy jest już dziś. I wtedy jutra faktycznie nie ma, bo jest dziś. Nie, bo już po prostu kończy się przygoda. No tak. Już to nie ma jutra. Ale no tak, to prawda. Więc tak, Raków grał, Legia grała, zaraz o tym porozmawiamy, potem będzie Sandecja, a wśród ligowych tematów mamy jeszcze Safe Server. I mamy tatuaż, urodziłem się po to, by nienawidzieć Krzo. Omawiamy tak. Specjalny segment, osobny, poświęcony tatuażowi, urodziłem się po to, by nienawidzieć Krzo, który podbija polski internet. Tak, podobnie jak Krzo. I flaga. I flaga. Jedna. Ten temat płonie jak pewna skradziona świętokrzyskim flaga. Przepraszam. Już. Nie, w Ostrowcu to nie pojawiajmy się. Nie. To jest program Tetrycy. Ja bym chciał, marzę o tym. Ja bym chciał być, wiesz czym ja bym chciał być? Ja bym chciał być serwerem, którym się wykopuje bitcoiny. Znaczy nie bitcoiny, w ogóle kryptowaluty. A ty możesz być czymś innym. Ja bym chciał być kryptowalutą, która straciła 98,7% wartości w przeciągu ostatnich miesięcy, ale ktoś ją zachwala, że hej, warto zainwestować, obejrzeć. To i inne tematy w programie Tetrycy, który właśnie się rozpoczyna. Ale zacznijmy od Pucharowiczów, to nudne. Jak przebniecie przez Pucharowiczów, to dalej już samo gęste idzie. Sikający rycerzy, krzesełka wykręcane, potem wkręcane, Janko z Blackbird. I będzie goła dupa radnego. Goła dupa radnego, nie zapomniajmy. Golasy, odnotowano golasa. Jest w ogóle dobry zwrot, odnotowano golasa. Wychodzi. To padło. Prezydent miasta wyszedł, były prezydent miasta wyszedł, powiedział odnotowano golasa. Niesamowicie cieszę się, Kuba, że istnieje Nowy Sącz. Ja też. Gdyby nie istniał. I wszyscy myślę, że dzisiaj, którzy obejrzycie to, też będziecie podzielać naszą radość z tego, że jest Nowy Sącz. A teraz Raków. Raków wygrał, Legia przegrała, więc wypadałoby zacząć od tych, co wygrali. To Raków. Raków. Raków, który się nie
zesrał. To dużo. To dużo. I podobało mi się, bo jest, widzę, że to jakby trochę jak pandemia, że coraz więcej osób się tym zaraża i to rośnie w takim tempie wykładniczym, można powiedzieć. Ludzie, którzy zauważają, że Raków w pierwszych połowach w europejskich pucharach nie oddaje celnych strzałów. Tak z zasady. Nie będziemy oddawać celnych strzałów w pierwszych połowach. Mhm. Ktoś może powiedzieć, o, bo macie brązowe spodenki w europejskich pucharach. Ktoś może powiedzieć, nie, po prostu my się nie skalamy takim czymś jak atak w pierwszej połowie. I choć ze Szturmem Raków również nie uda celnego strzału w pierwszej połowie, to jednak mimo wszystko stworzył sobie okazje bramkowe m.in. Cebuli i Cernacza. I to oznacza, że Raków się wreszcie w europejskich górach pokazał od tej strony, od której znamy go w lidze. To jest dyskusyjna teza, biorąc pod uwagę, że ostatnio Raków gra jak gra z Krakowem zremisowo. No tak, no ale to... Gdzie wszystko... też po bardzo słabej pierwszej połowie. Mimo wszystko to mistrz Polski, który jest w górze tabeli, pamiętaj, że moje standardy to 8 punktów w 115 meczach w Ekstraklasie, więc Raków wygląda lepiej w Ekstraklasie niż ten klub, który mam na myśli. No jest to Raków, który obiecywaliśmy sobie po europejskich pucharów. Raków, który jedzie do Austrii i Raków, który przywozi stamtąd 3 punkty. Takiego Rakowa się chcieliśmy. Odważnego, który potrafi coś pokazać, ale potrafi też punktować. Domagaliśmy się tego bardzo mocno, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to jest taki typowy... Kurde, ja tak miałem na maturze z polskiego trochę. No. Miałem na maturze z polskiego. Ja miałem 85% na maturze z polskiego. Motyw miasta w literaturze chyba. No. Że miasto takie jako miasto, które koi do snu, ale też miasto, które niszczy. Wszystko. Wiesz, jaki ja miałem temat? Samobójstwo w literaturze. Ale nie takie, co tuli. Nie bardzo. No. Przejdźmy dalej. Mówię się o swojej maturze. Zrobiłem 85%. Mało jak na standardy wszystkich osób ze mną. Wszyscy wychodzili, no jest 100, 100, 100, 100. I pani, która była w komisji egzaminacyjnej, wicedyrektora naszej szkoły, powiedziała, po prostu oczekiwaliśmy od ciebie więcej. No jednak, mówię, kurde, jakbym się nie do... Wynik ustny z matury się nie liczył do niczego, ale gdyby się liczył, bym się gdzieś nie dostał, bo oczekiwano ode mnie więcej, to bym się strasznie znerwował. Natomiast pisałem tę prezentację dzień przed maturą, więc być może zasłużyłem na taki wynik. I trochę tak było z Rakowem, że my byliśmy zdegustowani nawet nie dlatego, że zdobył jeden punkt w 4 meczach europejskich pucharów, tylko dlatego, że wszyscy gdzieś podskórnie czuli, że Raków stać na więcej zwyczajnie. Że dużo było 2 meczów Rakowa, po których było widać dużo więcej niż to, co zaprezentowali z Atalantą i z Turmem, które spokojnie mogą kandydować do najgorszych meczów Rakowa w pucharach. Zdecydowanie Raków przyzwyczaił do tego, że prezentuje solidny poziom po prostu. Co więcej, a w 2 meczach w początkowej fazie grupowej go nie było. Co więcej, pokazał Raków, nawet w tych meczach, które mu nie wyszły, nie ułożyły się po jego myśli, że końcówki były dużo lepsze niż pierwsze połowy. Że moment, kiedy Dawid Szwarga wreszcie otrzymywał ten impuls od Julka Sipiki, o, kontaktuj się ze mną, szef UEFA, chłopski rozum, pro. Mm, tak. I mówi, żebym frontalnie zaatakował. Okej, dobra. Tylko to już była 78 minuta zazwyczaj, albo 82. No i Raków zwyczajnie nie nadążał, żeby rozstrzygnąć wynik meczu na swoją korzyść, bo całą pierwszą połowę przesypiał na własnej połowie, często grając zwyczajnie bojaźliwie. I to bolało najbardziej w meczach Rakowa, że czuć było, że stać ich na więcej, czuć było, że gdyby zagrali odważniej, to może coś by z tego było. I teraz proszę, chcieliście, macie. Raków zagrał trochę odważniej, nie powiem, że dużo odważniej, ale trochę odważniej. Czego najlepszym, zresztą w takim namacalnym dowodem, bramka. Która rozpoczęła się od tego, że tak beztrosko klopali sobie w tyłach, że musiał Kowaczewicz na wślizgu wybijać. I to ten Kowaczewicz bramkarz, nie Kowaczewicz stoper. Od tego się rozpoczęła akcja bramkowa. Więc wydaje mi się, że to jest dobry symbol tego, jak Raków nabrał odwagi, bo w sumie już teraz nie było za bardzo tutaj czego oczekiwać po, nie wiem, wyszarpanym bezbramkowym remisie. Potrzebował tu 3 punktów, zdobył te 3 punkty, bardzo się z tego cieszę. A ja zaczynam się zastanawiać nad Murawą w Sosnowcu. Czy jednak? Czy to nie jest ten? Tak, czy jednak coś w tym nie jest. Ostatnio, co? Sporting? Tak? Jakiś piłkarz ze Sportingu. Miał portugalskie nazwisko, więc brzmiał jak niezły kozak. Mówił, że na takie Murawy nigdy nie grał. A tak słuchaj. Raków jednak... Nie jest, wiesz, kolejarzem Stróże. Pamiętasz kolejarz Stróże w pierwszej lidze? Kolejarz Stróże miał specjalną strategię na pierwszą ligę. Nie przecinać murawy. Tam rosły takie chaszcze. Trawa była najwyższa w całej lidze. Ona stawała. Nikt nie miał tam grać. To był taki trochę sposób na żużlową drużynę, która usypuje pod siebie ten żużel. Nie wiem, jak to się robi, ale te drużyny usypują, że się tak lepiej jeździ akurat swoim. I kolejarz Stróże to robił.
Nie wydaje mi się, żeby Raków na tym korzystał, co się dzieje w Sosnowcu. To jest jednak drużyna, która też, mimo wszystko, chce grać w piłkę. Nawet w Europie, nawet z lepszymi. I tam po prostu chyba się nie da. To nawet gołym okiem było widać, że momentami no, to wygląda trochę jakby w obu drużynach taki specjalny mecz. Tu 11 Bambi na lodzie, tu 11 Bambi na lodzie. I oni po prostu tak jeżdżą. Więc to trudno nazwać jakimiś zawodami piłkarskimi. Trochę. Niektóre te mecze. Widać było, że tam jest strasznie dużo przypadkowości i chaosu. A jeśli Raków coś konsekwentnie od strony taktycznej chce robić w ostatnich latach, to starać się eliminować chaos i przypadek. I przypadek na tyle, na ile się da w piłce. Jest klub, nie musisz się cofać do Kolarza Stróże, bo jest klub obecnie w Ekstraklasie, a do niedawna w pierwszej lidze, który też swoją murawę tak dbał, ale tak no bez przesady, żeby tu nie miał jakiś taki stół. Albo nie można tak ciągle kosić. Każdy, kto ma kiedykolwiek trawnik, to wie, że tak, jak kosisz tak ciągle, to ona się źle reaguje. Trawa ona tak musi oddychać. Musi trawa żyć. Tak nie lubi za bardzo, nie. A Sołowie jeszcze mniej. Jestem mój wtedy to klub, ale Sołowie bardzo lubi, jak mu się równa trawa. Nie zdradzaj nas. Pod nogami kołysze. Zresztą no, nie trzeba, że tak powiem, szczegółowej analizy, wystarczy spojrzeć na ten diagram już słynny, gdzie są te najczęstsze podania różnych klubów i tamte podania są trochę dłuższe niż w wykonaniu innych klubów Ekstraklasy. W pierwszej lidze też tak było, że ta murawa tam była kiepska i nie wszystkim to przeszkadzało. Przeszkadzało najczęściej rywalom tego zespołu, a temu zespołowi, który tam grał, aż tak mocno nie. Może masz rację, a może po prostu był Pampers w gaciach muszony przez 4 kolejki. A kto wie, bo no, mi się Raków bardziej podobał dzisiaj zdecydowanie i największy jakby rozstrzał, ja rozumiem, że Szturm nie jest drużyną klasy Sportingu i że tutaj na pewno to, jakiej klasy jest rywal, to warunkuje, ale będę powtarzał to do znudzenia, kiedy tylko będzie pojawiał się temat Rakowa w Lidze Europy. Mieli prawo grać 82 minuty w przewadze. Ostatecznie grali 75 minut w przewadze, bo pamiętajmy, że 7 minut robili zmianę. Ale to jest kupa czasu w przewadze jednego zawodnika. Nie jestem przekonany, że 11 piłkarzy Szturmu to jest mniej silna ekipa niż 10 piłkarzy Sportingu. I to, jak Raków tamten mecz położył tym remisem, bo tam naprawdę tam można było wygrać. I widać to było zwłaszcza w końcówce, że można tam było się pokusić o komplet punktów. No i nie mieć takich problemów, jak teraz znajdują się w tabeli tej grupy Ligi Europy. Ale chyba trudniej atakować, jeśli coś się znaczy z tą murawą, Kuba, to właśnie trudniej atakować. Pewnie masz rację. Znaczy nie, no, tu na 100% masz rację, bo te drużyny, które są w ataku, zazwyczaj nie korzystają na tym, że murawa jest nierówna. Nie chcę szukać jakiejś wymówki, ale po prostu zaczynam to traktować poważnie. A wcześniej tak mówię, tam, brawa, taka wymówka. A teraz się o tym zastanawiam. Jak jesteś przy wymówkach, to trzeba pamiętać, że ciężary są w kwestii zdrowotnej. Dzisiaj się Adnan Kowaczewicz rozwalił, trzeba było zmieniać i sprawdzaliśmy na domówce, kto tam ciekawy siedzi, jeśli chodzi o ławkę rezerwowych ze stoperów. A Raków ma naprawdę długą kartę. O, nikt! Nie było autentycznie ani jednego stopera, co zresztą udowodnił nam Szwarga, wprowadzając Bena Ledermana w miejsce kontuzjowanego Kowaczewicza. Arsenić? Rundić gra, Sfarnas, Arsenis Sfarnas i trzeci podstawowy też był. Tak. Ten Rakowitan, tak? Arsenis Sfarnas Rakowitan. Doszedł Adnan Kowaczewicz teraz. No i Tudor przesuwany już wcześniej na pozycję półprawego, więc tak naprawdę. No i teraz Lederman, jako ten, który wszedł za Kowaczewicza. No to dużo. To dużo, jeśli chodzi o kontuzję, zwłaszcza, że wszystkie w tym samym miejscu murawy. To jest dosyć pechowe dla klubu, kiedy masz naprawdę szeroką kadrę. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Słuchajcie, gramy na 3 stoperów, mamy 6. No bez przesady. Znaczy nie, w sumie więcej nawet niż 6. No ale mamy z tych 6 stoperów. No chyba nam się 3 jednocześnie nie rozpierdzieli. Otóż się rozpierdzieli jednocześnie 4, także będzie musiał wejść Ben Lederman. Więc jeśli chodzi o wymówki dla Rakowa, to trochę zostało ich rzuconych. Poza tym szwankuje mi myszka. Więc dlatego poruszyłem ten temat. Wiem, że to już oklepany żart, ale naprawdę mi szwankuje myszka, więc jeśli skom ogląda, to adres znacie. Więc to są usprawiedliwienia Rakowa. Jeszcze jakieś? Nie. Fajnie, że mimo tego fatalnego początku, trochę tutaj jest taki klimat tej Ligi Mistrzów Legii. Pamiętasz? Mhm. Kiedy początek był taki, że zapowiadało się, że ta wyczekiwana Liga Mistrzów 0-6. Będzie jednak taką ligą wstydu. Nie? Że kurde, może lepiej się było nie pchać. Może jest trochę jak Sandecja w Ekstraklasie. To może nie było aż takie dobre i potrzebne komukolwiek. A później Legia wspaniale sobie poradziła.
jednak. I zostawiła jednak głównie dobre wspomnienia po sobie. I tak samo może być wciąż z Rakowem, bo po tych dwóch pierwszych meczach był taki niesmak. Takie poczucie żenady. Trochę zmierzało to w kierunku raczej fazy grupowej Amiki Wronki, gdzie w jednym z meczów Marcin Burkhardt bronił przez 60 minut dostępu do bramki i był najlepszym bramkarzem w tym meczu, jeśli chodzi o Amikę Wronki. Więc rzeczywiście to była dosyć szczególna przygoda Amiki Wronki. No w tym momencie już Raków tą drogą nie zmierza, a wciąż ma absolutnie realne szanse na to, by z tej grupy no wyjść, tak? Grać dalej na wiosnę w pucharach. To jest absolutnie realne. Grasz u siebie z Atalantą. Atalanta ma już awans, ma ostatni mecz. Wiadomo, w tym momencie zbiera się po lokalnych pizzeriach ludzi, którzy chcieliby w tym meczu zagrać. Trochę tam, wiesz, kumple prezesa, czyli syn osoby, która wykupiła jedną bandę 10 lat temu, można się da namówić. Atalanta nie zamierza tutaj grać z Rakowem w Sosnowcu. Myślę, że wyjściowym składem jakimś takim, wiesz, że dobra, tej jesieni już mamy tylko jeden cel. Ograć Raków. Safe Service Solution ma na licytacji 3 miejsca w tak. składzie. Mają to ogarnąć po znajomych biznesu. Nie wiem, czy wiesz, ale właśnie właściciel Atalanty powiedział: w dupę z tym Serie A! Tak. Nic mnie to nie obchodzi. Serie A, Serie A. Macie z Rakowem wygrać. Wy, gałgany. Tak powiedział. Tak jest. To stary Raptus, więc się nie dziwię. No właśnie, jak wygląda sytuacja w grupie? W ogóle spojrzałem sobie jeszcze, wiesz co? Spojrzałem w XG, że Raków ma wyjątkowo wysokie XG za ten mecz. Na flash skorze, prawie 2, 1,93. 16 strzałów. No to... I pan trener szturmu powiedział, że Raków wygrał absolutnie zasłużenie. No, by się skompromitował, gdyby powiedział inaczej, bo trzeba przyznać, że tego było dużo. Bo wspomniałem o tym, co miał Cernacz po doświadkowaniu chyba Soresku. Była ta sytuacja Cybuli, gdzie też powinien uderzyć zdecydowanie lepiej. No był pan jebała, jak zwykle. Ale wiesz, co robili trenerzy pokonani przez Raków w tej jesieni? Spłakiwali się. Stawali nad brzegiem rzeki i zaczynali płakać. Ten przynajmniej przyznał, okej, okay, byliście lepsi, dziękuję bardzo. W Limassol było strasznie gorąco, ale to wy jesteście gospodarzami, wygracie w takich temperaturach, ale było gorąco bardzo, ale górba, sędziowie to jacyś tacy, mało azersy, nie podobają mi się w ogóle. Tak, czy wiesz, ale Gurbanów zjadł Góry Ural od tamtego czasu, już nie ma Góry Ural. Tak było. Nic nie oddziela już Europa od Azji. Pamiętam jak jeszcze był to Ural. Lubiłem teraz, Góry Ural. Ja na geografii tak patrzyłem na to, sobie fajne te góry, a już ich nie ma. Górbanów wściekły, po porażce z Rakowem i zjadł. W tych lakierkach. Ja pewnie Ural jest, wiesz, wydaje się, że zjadł, a tak naprawdę jest w bagażniku Górbanów. Jest związany w bagażniku, więziony w nieokreślonym Ural. Nie wkupię. Próbuję, Góry Ural próbują wysłać SMS-a do Pirenejów. Dzwońcie chłopaki po kogoś, ratujcie mnie. Jestem w bagażniku Górbanów. Górbanów mnie porwał, siedzę w bagażniku. Bateria mi zaraz padnie. Tak jest z Uralem. Mało osób o tym wie, bo ale nam szybnęły właśnie Pireneje, jak się widzieliśmy wczoraj. No, tak to wygląda. Czy uważasz, że poczwórna zmiana to jest przyszłość piłki nożnej? Tak. Jebała Kittel, Piasecki, Lederman. Za Cebulę, Nowaka, Cyrnacza i Kowaczewicza. Absolutnie. Hokejowe zmiany. Zawsze byłem ich zwolennikiem. Bardzo mi się podobało to. Całą piątkę powinno być. Wymieniamy. 11. Ja tak. Bym za 11. I wtedy mieć różne linie. Tak, wprowadzamy defensywną 11. Już wjeżdżają. Znaczy Raków takiej nie ma, bo wszyscy stoperzy się rozwalili. Więc nie ma tutaj za dużego pola manewru. No ale mimo wszystko. Ale właśnie, bo co miałem rzec. Sytuacja w grupie jest taka, że wszystko zależy od tego, kto przegra mniej. Jest Raków, Częstochowa, który... Podoba mi się, że przegrają jedni i drudzy, tak to zabrzmiało. I teraz kto przegra mniej. To jest bardzo fajne. To jest bój, w który wchodzę. Można przegrać, ale można przegrać mniej niż inny i w ten sposób wygrać. Ach, to jest takie typowo polskie rozgranie problemu. Od razu się przypomina Argentyna. Wyobrażam to sobie, że Szturm przegrywa już 0-3 ze Sportingiem. No. Tutaj 0-2 Atalanta, huraganowe ataki. Ale w Rakowie mają problem. Mają bardzo mało Polaków w składzie. Nie będzie miał kto błagać o litość. Reprezentanci mieli 11 zawodników na bramie. Nie, no musi być ktoś, kto zna język włoski. Czy to się znajdzie? Znajdą się poliglosi w Rakowie. Tam jest dużo nacji. A że Ledermana wysłać. Na konferencji poradził. Poradzi z błaganiem o litość rywala. Myślę, że będzie ten saudyjski bramkarz bronił w Sportingu, czy tam nie? Tak, Sportingu. Będzie bohaterem. Dobrze by było. W Sportingu jest kto jest? Zaraz ci powiem, kto jest. Mam go we FIFA. Adan. Antonio.
36 lat. A nie, to chyba nie tego mam w FIFA. No, ale tak, generalnie tak, bo sytuacja jest następująca. Atalanta ma 11 punktów, gole 8-4, a przede wszystkim ze Sportingiem jest do przodu, więc jest już tak naprawdę liderem grupy. Może sobie wysłać tutaj faktycznie rezerwy oraz tych, którzy wylicytują miejsce w meczu przez Sport Safe Server Solutions. 53 zł kosztowało zagranie z Del Piero. Ciekawe, ile kosztuje pokonanie Rakowa. Czy to są podobne stawki? Sporting też jedzie wyluzowany, ma 4 punkty przewagi nad Szturmem i Rakowem, więc też pewnie nie będzie się spinał za bardzo na mecz ze Szturmem. No i potem jest właśnie Szturm i Raków. Po 4 punkty, bezpośrednie mecze tak samo, więc będą się liczyć gole. Szturm ma gole 4-6, Raków 3-6. Czyli w praktyce Raków przegrywa 0-1, Szturm przegrywa 0-2. I w sumie nie wiem co wtedy. Losowanie? Chust wie. Załóżmy, że Szturm przegrywa 0-3. Wtedy liczy się, kto ma więcej bońków wśród wiceprezesów UEFA. Tak. Z tego, co wiem, jest 1-0 dla nas. Tak, mamy dużą przewagę. No, można oczywiście zakładać, że Raków w sumie z Atalantą mógłby zapunktować, ale lepiej założyć, że mniej przegra niż Szturm ze Sportingiem CP. Ze Spartą Lizbona, jak już się ukuło. Więc tak wygląda sytuacja w tej grupie. Nie jest nierealny awans, nie jest też jakiś szczególnie prawdopodobny, ale to nie jest tak, że musimy wierzyć w cuda. Wystarczy wierzyć w to, że Sporting będzie lepszy ze Szturmem niż Atalanta z Rakowem. No to jest fajne, bo to są matematyczne szanse, ale takie, które możesz policzyć na bieżąco, również będąc po zaledwie 3 książkach i ty zostaniesz Pitagorasem. Hmm? Jak jesteś Hermanem Granger i masz tylko 2 klasy podstawki, to jesteś w stanie to opanować. Jesteś w stanie to opanować jako losowy uczeń Hogwartu, który miał 2 klasy matematyki, a resztę to już co będziecie tam fiuziu kijem robić. Pamiętajmy te eliminacje różnego rodzaju, reprezentacyjne i nie tylko, również klubowe, gdzie trzeba było dzwonić do Hawkinga. Mhm. Panie Hawking, policzy nam pan to? Hawking mówił, nie, ale mam tu numer do paru znajomych matematyków, macie tu listę, jak ich zbierzecie wszystkich w jednym miejscu, to oni wam obliczą. I oni liczyli, no jeśli tutaj trzecie miejsce, jeśli Honduras z Salwadorem się pogodzą, to wtedy Boliwia musi zagrać sparring z bocznym boiskiem Antalyaspor. Nie na bocznym boisku Antalyaspor, z bocznym boiskiem Antalyaspor. Mhm. Jeśli Boliwia wygra, to wówczas wam wystarcza porażka mniej niż 3 golami z Argentyną. I tak wyglądały wyliczenia. Ja pamiętam, są też takie wzory matematyczne, za których rozwiązanie dostaje się $1 milion. Nie rozwiązałem dylematy matematyczne. I rzeczywiście, jeśli chodzi o jedno z wyjść z grupy, już nie pamiętam, czy to było finałów mistrzostw jakichś reprezentacyjnych, czy właśnie grupy pucharowej, ale na końcu tego wzoru było to, co powie kolega z siłowni Roberta Karasia. Było pod pierwiastkiem jeszcze. Co do razu. Więc to rzeczywiście trudne równania są często. Bardzo. Tutaj matematyka jest prostsza, a i tak jeszcze nie w tak dobrej sytuacji jak Raków, tylko w jeszcze lepszej. Jest Legia. Tak, ale po prostu fajnie, że ten mecz jest o coś. Ostatni Rakowa. Bo naprawdę spodziewałem się, że to już będzie takie. Dobra, to dajcie czy, już nam spokój. Czy możemy już wypożyczyć Dajewskiego? Czy to jest ten moment, kiedy bierzemy Dajewskiego, żeby grał na Atalantę? On jest takim zawodnikiem, którego właśnie bierzesz na mecze, których w pucharach się już nie obchodzą. A pachniało tym. Pachniało tym, no, że pachniało naprawdę, tym bardzo mocno. Że lokalni dziennikarze częstochowscy, znaczy inaczej, że ci dziennikarze, którzy najwięcej laptopów mają, że prześcigaliby się w tych tytułach rodem z Emila Ciorana. Że tutaj jednak by było o, głębokie upokorzenie, na szczytach rozpaczy, totalne niezadowolenie, monopol na cierpienie, bo tak ale się... Ale pamiętasz wszystko, to są prawdziwe tytuły. Wszystko. Ja mam wytatuowane je tutaj wszędzie. Ja mam tylko za sobą kuszą. więc te wszystkie tytuły pasowałyby do Rakowa, gdyby utrzymał formę z pierwszych 2 spotkań. A tak się nie stało. Jest zwycięstwo, są punkty, są pieniądze. Jest naprawdę bardzo elegancko. Nie jest jedną wielką, smutną przygodą ich debiut w fazie grupowej europejskich pucharów, bo Raków Częstochowa jeszcze nigdy w swojej historii nie miał okazji się zmierzyć na tym poziomie. I jak na debiut, to już można powiedzieć, że nie jest źle. Ostatni mecz grałem o coś. Nie są skazani na to, że odpadną. Są... Cały czas w pozycji, że mogą myśleć o grze wiosną w Lidze Konferencji Europy. A to dużo. Musimy chyba ściąć? 19 minut? Możemy przeciąć. No to zetnijmy, przejdziemy do Legii. I chyba, że chcesz jeszcze to co mówiliśmy. Ranking 30 najlepszych flagshot teraz. Tak, koniecznie. Ale nie? Mają tyle jeszcze? Cały czas? Nie. Naprawdę nie mamy wjazdu do Ostrowca. Ja byłem cicho. Przepraszam, bardzo lubię Krzo. Ja też. Krzo Ostrowiec to jest fajna ekipa. I jakie mieli rekordy frekwencji? Jeszcze zanim ktoś mierzył frekwencję. Kadra tam grała.
aż musiałem zaczerpnąć łyka świeżego Sprite'a. To nie Energol, nawet nie ma takiej barwy. Legia Warszawa też zagrała mecz swój w Wirmingen. Mhm. Pierwsza kwestia, którą chcemy, znaczy ja chcę mieć za sobą, też możesz mieć, chcieć ją za sobą. Uważam, że to skandal, że obcięto liczbę biletów z tej przepisowej do tej, którą ostatecznie mieli otrzymać legioniści. Mhm. Uważam, że to skrajna, taka łopatologiczna wręcz prowokacja, żeby coś się wydarzyło. Stłoczmy tych wszystkich kibiców w jednym miejscu, zabierzmy im te wejściówki, nie przyznajmy im tego, co przepisy UEFA przewidują i pomyślmy, że na pewno rozejdą się grzecznie do domu. A powiedz mi, jakim prawem Aston Villa w ogóle ograniczyła tę liczbę wejściówek? Bo co? Bo jest to przepisane regulaminem, że masz 5%, tak? To są Anglicy z Premier League. Im UEFA może zasugerować coś. Poddać pomysł, że dobrze byłoby, jakby się wpuszczali kibiców gości. Ale to, czy oni wezmą to pod uwagę, to zależy, czy przyjeżdża szanowana ekipa, czy przyjeżdża Legia Warszawa. I stwierdzili, że w sumie właściwie to w dupę z tym. Nie, damy wam 700, tam nie wiem, 90 chyba. I ani jednego więcej. Legioniści oczywiście święci nie są. Widziałem część spośród filmów prezentujących ich zachowanie. Natomiast jak słusznie zauważył mój kolega Żelek Grzeżyński, jeśli znowu jesteś traktowany w taki sposób, jak Aston Villa potraktowała legionistów, to przy braku usprawiedliwiania tychże kibiców trudno się momentami dziwić ich zachowaniom. Zwłaszcza, że Samuel Szczygielski, który był na miejscu, pokazał, że Anglicy to wbrew pozorom nie jest jednak tylko król Artur i Lancelot, ale też inni ludzie. Tak, to nie było wcale tak, że angielska strona, że to wyglądało tak, że angielski policjant zabezpieczający ten mecz wspólnie z kibicem, ultrasem Aston Villa, właśnie ratowali małego kotka, który był na gałęzi. Nie mógł zejść. A oni we dwójkę ratują i podbiega kibic Legii, Samuel. Odgryza temu nie kotu kibic głowę. Legii. Samuel. Samuel. Samuel, przepraszam, Samuel, tak. Widziałem te nagrania, takie plotki krążyły, ale tak nie było. Samuel faktycznie często zjadał kotom głowy, natomiast no, nie wiem, czy to zrobił też w Birmingham. Wielokrotnie prosiliśmy go, by więcej tego nie robił, więc może jednak w Birmingham nie jadł. Mhm. Zachowanie policjanta wobec Samuela też uwierzchnione na nagraniu Samuela, dosyć dyskusyjne, out of town, nara. No, myślę, że ci, którzy są tam na miejscu, raczej ich relacje będą pewnie zbieżne, jeśli chodzi o traktowanie strony angielskiej, znaczy traktowanie kibiców z Polski i w ogóle całej delegacji polskiej, bo jak donoszą działacze Legii, ich partnerzy biznesowi nie zostali wpuszczeni na stadion, w ogóle wrócili do hotelu, no to urąga godności, co pewnie nie usprawiedliwia kibiców i podejrzewam, że w najbliższych dniach jednak skupimy się na tym, jak kibice Legii zachowali się wobec policjantów w Birmingham, a nie uważam, żeby przede wszystkim, żeby zarzewie tej sytuacji było po stronie legionistów, żeby to oni wykonali pierwszy krok. Natomiast ja wiem na pewno, że zarzewie konfliktu między Samuelem a angielską policją nie było po stronie Samuela, co też każe rzucać pewne światło na zachowania angielskiej policji. Dziwne, bo jak poznali Polaka w Samuelu? Nie wiem. Może po fladze, którą ja mówię. Samuel wyszedł na środek i zrobił tak: Fuck England! Myślisz, że Samuel tak zrobił? Tak. Mógł jeszcze obrażać się królową. Tak mi się wydaje. Teraz już króla. Albo królową, to jeszcze gorzej. No tak, świętej no, pamięci. Zrobił. Ach, Samuel, co my z tobą mamy naprawdę, to ja nie wiem. Samuel więc zawsze jest w takim w miejscu, on był na tym meczu w Tychach. Tak. Samuel zawsze jest tam, gdzie jest jakaś awantura. Gdzie się coś dzieje. Był to taki, jest piękne. Był taki kołek, my jesteśmy zawsze tam, gdzie jest jakaś awantura, gdzie po mordzie ktoś dostaje, gdzie pieniądze traci frajer. Nie, mam nadzieję, że Samuel spokojnie tam wróci. Spokojnie odsiedzi swój wyrok w angielskiej dziupie. W sumie żarty żartami, a Pankow zaraz nie, będzie siedział. Serdecznie pozdrawiamy Samuela. Tak, dobra robota z upowszechnianiem tego wszystkiego. Więc skandal organizacyjny na pewno. Oczywiście nie ma co wybierać zachowania kibiców Legii, którzy rzucali czym popadnie w policję. Natomiast trzeba przyznać, że zostali w tej sytuacji wciśnięci tak naprawdę w rolę, którą odegrali. Ale to ta rola została dla nich przygotowana między innymi tym bezsensownym i zupełnie nieuzasadnionym ograniczeniem liczby biletów dla kibiców gości. W trakcie, kiedy większość z nich już miała chyba pobukowane przeloty i tak dalej. I również nie weszli partnerzy biznesowi Legii. No nie i zostali wpuszczeni. Delegacja z Dariuszem Mędrzyckim na czele zapowiedziała już przed meczem, że też nie obejrzy meczu na stadionie, no, bo albo cała Legia zawsze razem. Tak, natomiast oni podjęli taką decyzję, ale kibice, jak rozumiem, zaproszeni goście przez Legię, nawet nie zostali wpuszczeni przez Anglików. Mhm. To też pokazuje, wiesz, jakieś szaleństwo. No trochę to, o czym już wspominaliśmy. Absolutnie, to co mówisz zawsze.
w tych wypadkach. Podwójne standardy. Tak, jeśli chodzi o Polaków, to, to są jakie są. Aleksandra Kalinowska to przede wszystkim relacjonowała. I to właśnie jej tweet. Nasi goście, klienci biznesowi nie zostali wpuszczeni na stadion, wracają do hotelu. Nieprawdopodobne traktowanie. Wcześniej goście naszego klubu, klienci biznesowi nie są w stanie wysiąść z autokaru i dotrzeć na swój sektor. Na pewno nie obejrzą początku meczu. Informacja jest taka, że nasi goście mogą pójść autokar dopiero wtedy, kiedy wszyscy kibice Aston Villa wejdą na stadion, na swój sektor. Wpuszczanie partnerów biznesowych w taki sposób. Czy Ryszard Czarnecki znowu wziął swoją ulubioną maczetę? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale, ale po tym gagatku to wszystkiego można się spodziewać. No, podoba mi się, że Dariusz Meduski, widzę, że już na całego jest w tej roli. Ja wierzę, że to jest wiatr odnowy ze wschodu. Tak? Odnowi Europę całą. Przyjdzie Dariusz Meduski w zbroi i tak, słuchajcie, teraz robimy tak, jak ja mówię. I wszyscy go posłuchają, bo to jest odnowiciel, który przyszedł z Warszawy. Pan Darek po prostu. Ja czekam na zmianę imidżu pana Darka. Na zbroję? Nie, na jakąś taką bardziej w kierunku ruchu ultras. A miecz ognisty jakby miał? Nie, bo... Miecz ognisty zawsze. Ja idę w kierunku bardziej takim, że to jest, wiesz, taki Jan Trzeci Sobieski. Że tak, dobra, nie. Słuchajcie, w tym Wiedniu tam się straszny burdel. W Birmingham jeszcze gorzej. Alkmaar to pomijam, bo to dziczyzna. Ja jestem Dariusz Meduski, ja wam wprowadzę te europejskie standardy. Prawdziwie europejskie standardy. Od nas, z Polski. A nie to, co wy macie tutaj. I Dariusz Meduski w tej roli się wspomniał wyśmincie. Z Alkmaar krótko, rozkład jest znany. Tu Birmingham nie będzie oglądać. Czyli w jednej ręce miecz ognisty, w drugiej parówka z Orlenu. Tak, dokładnie. I będziemy Schód. Teraz wszędzie, nie. Wszędzie będziemy teraz nasze stacje benzynowe budować. Co wy na to? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobre burgery. Powiedz Darku, jazda z nimi. Jak najprędzej, jak najmocniej. No, więc tak wygląda skandal organizacyjny. Natomiast doszło też do meczu. Doszło też do meczu. Zaistniał mecz. Miał miejsce wydarzenie meczowe. Jak awantury są przerywane tymi meczami. Bardzo tego nie lubię. Już człowiek, ciekawie, a tu gwizdzą i już znowu trzeba oglądać. I biegają w tych krótkich spodenkach. I biorą i grają. Podobało mi się, że wszystko było robione tak, żeby nie wyglądało tak jak ustawka. Nie ustawiliśmy się na remis 1-1. To, że nasz zawodnik podał do Musiego. Słuchajcie, podania do rywala we własnym polu karnym zdarzają się na całym świecie. Szczególnie w Mołdawii, w Rumunii. Natomiast... W drugiej lidze, w sparingach zimowych. I w Belek, jak akurat grają jakieś drużyny z różnych miejsc, gdzie na pewno nie ma uczciwego człowieka moczennym. Gdzie nie ma tych wszystkich gangsterów z floty Świnoujście swego czasu. Więc tak się to rozpoczęło, że najpierw był dość kuriozalny gol dla Aston Villa, bo nie wiem, co chciał zrobić Kapłani w tej sytuacji. Diaby pomknął skrzydłem. Chciał dotrzymać słowa danego przed meczem. Gol w pierwszym kwadransie, tradycyjnie. Podzielę się tym z tobą, bo nie słyszałeś tego na żywo, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak Artur Jędrzejczyk się obracał. Że Diaby schodził z prawej strony na lewą nogę do uderzenia. I tam wykonał właśnie ten zwrot, że tak szedł prosto po prawej i potem zszedł na lewą. I Artur Jędrzejczyk, który cały czas się cofał, odcinając jego zejście na prawą stronę, musiał się obrócić i próbować blokować jego strzał lewą nogą. I nie wiem, czy zauważyłeś, ale na plecach Artura Jędrzejczyka zapanowała zima, bo właśnie obrócił się jak planeta na drugą stronę. I wypracowaliśmy teorię, że Artur Jędrzejczyk niczym planeta się obraca. I to ma swój cykl dnia i nocy. I akurat Artur Jędrzejczyk był tą swoją zimową stroną do Diabiego ustawiony. I minął dopiero, Diaby przeleciał, strzelił gola. Dopiero wtedy nastąpił ten obrót ciała niebieskiego, jakim robi się powoli Artur Jędrzejczyk. I tak się zrobił 1-0. Zupełnie inaczej będę patrzył teraz na Artura Jędrzejczyka. Zmienił się ten byt. Zawsze zwracaj uwagę, po pierwsze, jaka jest pora dnia na poszczególnych stronach Artura Jędrzejczyka i jaka jest pora roku na poszczególnych stronach Artura Jędrzejczyka. Jest Dark Side of Moon. Dark Side of Artur Jędrzejczyk, nowy album Pink Floydów. Zeszli się, a to nie jest łatwe, bo nie wszyscy członkowie tego zespołu jeszcze mogą się zejść. Jeszcze mogą. A dla Artura Jędrzejczyka, dla takiej płyty zapraszam do konkursu. Piosenki Pink Floydów o Arturze Jędrzejczyku. To prawda. To jest dobry konkurs. Bardzo. The Wall? No to się pisze samo. Absolutnie. Cóż za płyta, Arturze. No, więc Artur Jędrzejczyk nie zdążył się obrócić na czas.
No bo jest zima, no wolniej się obracają planety w tym układzie słonecznym. No i się zrobiło 1-0, ale kiedy myślałem, że kurde, trochę absurdalna ta Goldastone. Po pierwsze bardzo szybko, po drugie tak, że no kurde, jeśli zostawiasz na wyścigi Artura Jędrzejczyka, to znaczy, że coś nie zafunkcjonowało w twojej drużynie. Ale potem Aston Villa stwierdziła, że dobra, słuchajcie, wy się bawcie w jakieś tam obroty ciał niebieskich w obronie, my zrobimy tak, że nikt się nie pokapuje, że tą stawkę na nie, Kamara weźmie i poda do Muciego. I Kamara wziął i podał do Muciego. Co? To już chyba ten moment, kiedy Artur, przepraszam, kiedy Muci, jednak Wyspy Brytyjskie, nie? Już zapracował. Plotki zimą, środek tabeli Premier League. Tu łączony, może nie od razu będzie grał, ale widać światełko w tym tunelu. Brighton. Jest tam szansa, troszeczkę się podszkoli, trochę więcej musi nabrać masy, bo wiadomo, angielska piłka, no to fizyczna, tak? Nic tam się nie zmieniło od 30 lat, tam ciągle tak fizycznie, ten kick and rush mają, nie? Pamiętam, jak Tony Adams skasował. Tony Adams tam cały czas gra, w każdej drużynie gra, to jest oczywiste. A później jednak przychodzi ta zima, Ernest Muci, Walsall. Oczywiście za 5 milionów, tak? Bo to jest angielski klub. Myślałem, że powiesz, że Gen. Najgorzej, jak Muci pójdzie do Gen. Ale powiem ci, Kuba, naprawdę niesamowicie cieszę się. To jest wielkie osiągnięcie. Bo wymyśliłeś, jak wybrnąć z tego impasu, że jest Gen i Gen. Mówisz Gen. Gen zainteresowany Ernestem Mucim. Tak. No, ciekawe, ciekawe, jak sobie poradzi w tym mieście, w którym gra Gen. W Gandawie lub w tym drugim? Nigdy Gandawa. Gen. W Gen. Piękny akcent francuski taki, tu wszystko się zgadza. Kto wie, co tam się wydarzy. Pamiętasz, jak Jagiellonia gra z Gen? Pamiętam, doskonale. Fantastyczny. Ale jak grał z Gen? Szkoda, że super. Nie oglądałem części Piotrowskiego w Gen. No. Teraz żałuję. Tak, ja też bardzo Wadisa lubiłem, jak w Gen grał. Byłem młody i nie oglądałem Gen, a mogłem. Miałem wtedy czas. Jeszcze człowiek miał siłę. To jest czas. Muci strzela, ładne uderzenie. Znowu będzie podbijał sobie fanpage Ligi Konferencji Europy. Dzisiaj chyba 3 albo 4 posty z Muci. Zbyski, ja mam podejrzenie, że admin się z nami bawi. Ale słyszałem, że to jest jakieś tam, że nam się wyświetlają takie, a gdzie nie się wyświetlają inne. Ale nie sądzę, że tak działa. Nie. To musiałby wprowadzić, wiesz, jakiś informatyk, a Elon Musk wszystkich zwolnił. Niestety nie ma takiej opcji geolokalizacji, tak mi się wydaje, na Twitterze, bo zwłaszcza, że to nie są promowane posty, tak sądzę. Kurde, League Conference, nie wiem, czy wiesz, ale pisze? Twitter Ligi Konferencji zamierza teraz tweetować w trakcie obrad Sejmu, bo tam jest trend teraz. Tam to jest popularne w Polsce, będą to tweetować. Jedziemy z Hołownią będą szły. No patrz, jest tak, o Fiorentinie jest, Zivkovic jest, Lapoku, jest Bodoglim. Jest też Alex Moreno, zastanowili, ale do niego przejdziemy. Ale to jak się rozkładają lajki? Czekaj, 83, 84, 32. O, 428, Musia Dabi. No to Polacy, tylko nie z Legii, tylko z pozostałych. Tutaj jakieś 76. Magic Muci 2200. No wiadomo, no kurde. Ja uważam, że w tych pozostałych tweetach też powinni zamieszać jakąś ciekawostkę o Polsce. Coś co. Fiorentina? A, wygrała mecz, ale kiedyś jak Lech ją cisnął, to było to. I wrzut ze Skurasiem. Nie wiem dlaczego jakiekolwiek tweety pojawiają się na Twitterze Ligi Konferencji bez Michała Skurasia. Masz Gift Orban z Gen. Z Belgii, tak. Gen. 5 goli w 4 meczach i powinno być na końcu. Czy wiesz, że Dominika Kulczyk ostatnio ma zamiar zainwestować w farmy wiatrowe? O, no, ciekawe. A nie w Safe Server Solution? No pewnie też. Jest zawsze tam, gdzie jest biznes do zrobienia. Tak, gdzie są dobre okazje inwestycyjne. To prawda. Kurde, przewijam, bo ten Muci mi się rzucił w oczy, ale dzisiaj w zapowiedziach też był rzucony ktoś z Legii, tylko nie pamiętam gdzie. Powiem ci tak, patrzę stąd i cytując też Magic. Klasyka All I See z Michał Skuraś. Proszę, Muci Magic 7 godzin temu, zapowiedź kolejki Ligi Konferencji, 988 lajków sobie zrobił admin. A co? Nie będzie się dziabał. A tu nie poniżej jakiś finish Somsu Alechę, 56 lat. Wszyscy mają wysrane w tą Ligę Konferencji poza Polakami. Polacy, to wiadomo, no kurde. Droga Ligo Konferencji, za chwilę jest turniej skoków jakiś. Ludzie w Polsce tym żyją. Widzę to. No, tak powinno to działać. Niestety w skokach nam nie idzie. No, ale dobrze idzie nam w Lidze Konferencji. Tak. No. W każdym razie, Legia grała nieźle, fajnie mi się podobało też, że totalnie momentami, tak jak mówimy zawsze, że Legia odważnie w tej Europie, trochę na kontrze do Rakowa, który był bardzo, bardzo bojaźliwy
no to Pankow w pewnej chwili już przesadził. Jak we własnym polu karnym, na gdzieś na 11 metrze sobie przełożył rywala, przykładając piłkę pod stołą, mówię, no to już jest dużo. To jest duża dawka odwagi ze strony Legii Warszawa. Tobie gdzieś na 20 metrze sobie główkuje, bo co? Ale może. Ty wiesz, jak to będzie żarło na Twitterze Ligi Konferencji? Pankow Magic. Pankow, tak. Wall. Za 3 lata to będzie hulać tam jeszcze. Nie jest to wykluczony scenariusz, zwłaszcza, że naprawdę było to efektowne. No i kiedy już wszystko się zbliżało do tego, że dobra, fajnie się ustawiliśmy, ale tych Alkmaar żeśmy... No to niestety. Stał fragment. Stał fragment wziął i został wykonany. I strzelił Moreno na 2-1. Kraciu. Straszna sprawa. Straszna sprawa. Ja nie mówię, że Legia zasłużyła na remis. Ale wszyscy wierzyliśmy w ustawkę na 1-1. Tak. I to jest najbardziej bolesne, bo to oznacza, że nasze soft power jednak nie jest tak wielkie, jak myśleliśmy wcześniej, że jest. Gdzie był Zbigniew Boniek? Gdzie był Zbigniew Boniek, kiedy padała druga bramka tak. dla Aston Villa. Wszystko już było tak ładnie rozpisane, to śmianie się w twarz tym Holendrom. Że to nie możecie grać na remis. Tak, nie możemy, a zobaczcie, jak tutaj Kamara podaje do tego piłkę. Co jest? Nie nagrywaliśmy się? Nie, znaczy przyjęcie. A, no dobra. Bo jak chcesz, to możemy ściąć, Mateusz. My już kończymy tak naprawdę. No dobra, no to sobie będziemy gadać. Teraz jest chwila przerwy, gdzie nas nie widać. Dobra, no przebitki latać. No w sumie te 30 sekund, jak na 3-godzinny program, to nie jest tak źle. Ale nie, no musimy tabelę omówić. Może zetnijmy. Dobrze. No dobra, bo mieliśmy przejściowe problemy z aparatem, który 5 godzin obsłużył domówki i potem jeszcze kawałek programu, a jeszcze rano obsługiwał też i w końcu się przegrzał. Dobrze, nie spłonął. Ale może śmierdzieć spalin domówki. Rzeczy czasem płoną. Rzeczy. Tak. Takie są na przykład, wiesz, czasem są skradzione. Racje też płoną. Są flagami. Ajajaj. Dobrze, że widzę, że nie wybierasz się do Ostrowca Świętokrzyskiego. Konsekwentnie podkreślasz swoje niewybieranie się do Ostrowca Świętokrzyskiego. Legia, Warszawa, ta porażka w sumie wstydu nie przynosi, bo pamiętajmy Aston Villa, 2 punkty straty do lidera Premier League, a pamiętajmy Premier League to liga, która jest, jeśli chodzi o... Fajnie, że można zawsze dorabiać teorię w piłce. Ty jesteś zawsze orędownikiem tej teorii. Tak. Co? Legia przegrała z zespołem, który u siebie ledwo pokonał Zriński Mostar? Zriński Mostar? Yeah. Nie, morderacy. Skandal. Znaczy, jak my będziemy się cieszyć z niskiej porażki z zespołem, który ledwo pokonał Zriński Mostar, Zriński Mostar ze Zwonimirem Kożulem, który nie zagrał minuty w Sandecji? No to jest sufit naszej piłki? Boimy się ludzi, którzy nie zagrali minuty w Sandecji? No nie, ludzie kochani, tak nie powinno wyglądać. To jest minimalizm, Kuba. To nie jest, że ja tutaj do Kowala pstryczek roję, że Kowal mówi, ludzie kochani, jak będziemy się cieszyć z wygranej nad Zrińskim. Ludzie kochani, to już jest klasyk tak. polskiej mowy. To prawda. Natomiast tak, ja tutaj będę konsekwentnie dopisywał teorię, że Aston Villa to nie są Leszcze Stefan, bo pamiętajmy, że Premier League, jeśli chodzi o budżet, klasyfikuje się mniej więcej między Kuwaitem a Kalifornią. A najbogatszym. Nowym Sączem. A Nowym Sączem, tak. Nowy Sącz ma 560 milionerów. I żaden nie sponsoruje Sandecji. To ciekawa sytuacja. Sytuacja w grupie jest taka, że Legia może odpaść z 9 punktami. I to smutne. To się układa pod bardzo bolesny. Pechowy scenariusz. Bolesny, pechowy scenariusz. Co więcej, Legia może mieć gole lepsze, ale przegra na bezpośrednich meczach. Bo sytuacja w grupie jest taka. Aston Villa ma 12, już wiadomo, że nikt jej nie doścignie w rozgrywkach grupowych. No chyba, że Legia wygra wysoko, a Aston Villa przegra, to wtedy, bo Aston Villa wygrała teraz, a Legia wygrała wtedy, to tutaj mają równo. No ale mniejsza z tym, no nikt nie doścignie Aston Villa, nie wygłupiajmy się. Dalej Legia ma 9 punktów, gol 8-6, gówno one znaczą. Dalej ma Alkmaar 6 punktów, to jest trzecie miejsce, gole 7-10, jak już wspomniałem, nie są to najważniejsze rzeczy w historii świata, gole w tej grupie. No i Żeliński strzał punktami zamyka całą stawkę. W ostatnich meczach Legia zmierzy się z Alkmaar i to będzie jedyny ważny mecz w tej grupie. Aston Villa z Żeliński, czyli mecz zwycięzcy grupy z jej przegranym. Legia z Alkmaar musi nie przegrać u siebie, czyli musi zremisować z Alkmaar przynajmniej. Jestem jednak za reformą, żeby na ostatnią kolejkę wyniki dyktował Zbigniew Boniek. I tak. To poprzez pokazywanie kciu, że był ubrany w taki Cezara, ten. Widzę ten diadem, czy co to jest? I po prostu kciukiem pokazuje, nie? Alkmaar! I wszystkich z Alkmaar wtedy wysyłamy do Holandii, przecież jesteśmy w XXI wieku. Powiem ci tak, będzie naprawdę ciekawe. Ta ostatnia kolejka. Nawet chyba będę na nią czekał. Romanie, naprawdę. Kurde, ale będę na nią czekał. I z tym Rakowem jest ciekawie. Z Legią to już jest apogeum.
fajnie, bo tu wszystko się układa pod taki, taki fanakada. Wszyscy tak, dobra, słuchajcie, bo to nie jest tak, że tu korespondencyjny bój, tu zobaczymy, tak jak w przypadku Rakowa, zobaczymy, czy Atalanta wystawi chociaż jednego zawodowca, czy jednak przyjedzie do nas drużyna piekarzy z Bergamo. Ma grać ten Giuseppe, co ma tę serię pizz, wiesz? Tak, wiem. I Papardelle ma grać. I jeszcze w dodatku, bo mówię, w korespondencyjny pojedynek, dobra, okej, Atalanta wystawiła drużyny piekarzy, ale Sporting też trochę lekceważy. Wydało się, że wystawił swoją drużynę U7. Mhm. I oni będą grać ze Szturmem. Ci lekceważą, ci lekceważą. Zaraz będzie jak w pamiętnym roku. Kiedy działy się rzeczy. Takie są lata właśnie, jak się lekceważy. No i ten... Ten korespondencyjny bój, no jednak trochę odbiera smak. Zwłaszcza, że to jest korespondencyjny bój, który oczywiście ma swój smak. Ma swój smak. Ale jednak nie jest to... Nie jest to pizza, raczej jest to taka trzydniowa bułka. Ale to będzie fajny mecz. Wyzwanie dla... Wyobraź sobie, Mateusz Borek, Robert Podliński. Pewnie oni będą komentować mecz Rakowa z Atalantą. I komentują. Na lewej obronie, Mario. Odłóż ten klucz, Mario. Odłóż ten klucz, Mario. Luigi, to bracia. Duże zgranie. Luigi na zielono, bramkarz. Tak. Tak. Trochę dawno nie widzieli światła słonecznego, dużo po kanałach. Trzeba im duże przeżycie. Duże pomocy. Tak. Bowser na ławce, kontuzjowany ostatnio. Na zastrzykach być może wejdzie. Być może wejdzie Bowser. I trener, księżniczka. Witamy ją serdecznie. Ja, bo jak mówisz o komentarzu, to ja się zastanawiam, jak to będzie. Wiesz, Raków przegrywa 0-3. Ale Szturm przegrywa 0-4, tak. Dobry wynik Rakowa. Tak, dobry wynik Rakowa. Bronić. Raków teraz musi się już skupić na defensywie. Tu już nie ma naprawdę miejsca na żadne akcje zaczepne. Musi bronić tego 0-3 jak niepodległości. Jak Częstochowy wcześniej, Augustyn Kordecki. Tak musi bronić tej jak bramki. W tym świętym miejscu. Kilkadziesiąt kilometrów dalej, bo tak, nie wiem, tak. Chyba jadą do Bergama. Zupa. Nie? To u siebie jest. A nie, u siebie? Znaczy w Sosnowcu. Sosnowcu. A to dobrze. Lepiej się bronić tam. Okopać się. Tu mi tak jest dużo dziur i rowów. Okopać się w tym własnym polu karnym. Więc no to ma inny smak niż tu, gdzie masz po prostu. Jest tylko Legia i Alkmaar. Tak. I świata nie ma. Jest tylko dobro i zło. Tak, bardzo dobrze. Jest tylko Polska, piękny kraj. Łany zboża. Piękne niebo, bezchmurne i w ogóle wszystko. I Holandia. Depresja, po prostu. To jest jedna wielka nizina. Tak. No i są tam ludzie źli. Jeszcze w kontekście Rakowa, nie powiem, że marzy mi się taki scenariusz, ale jest w nim coś takiego, co mi dało pewną frajdę. Takiego figlarnego. Figlarnego, o, bardzo dobrze to ująłeś. Nie wiem, czy widziałeś ostatnio Korona Kielce, wygrała jakiś mecz. Było takie zdarzenie. Nie śledzę drużyn, które wygrywają. Trener Kuzyna powiedział, słuchajcie, za tę walkę musimy teraz wszyscy na cycach. A, tak, na cycach po murawie do trybuny. Wiesz, Raków przegrywa 0-6. Ale to jest wynik, który daje awans. Na stadionie w Sosnowcu są gotowi. We are the champions. Tudor na cycach pod trybunę. Mamy to. Gramy na wiosnę w puchara. Wymiany koszulek z Giuseppe. Giuseppe, twoje pizze są najlepsze. Sławek Peszko nagle się tam znalazł i będzie się działo. Szampan, Jerzy Brzęczek. Taka torpeda. Ach, lubię te zwycięskie porażki. Naprawdę, to jest... Ja bym dobry w świętowaniu zwycięskich porażek. Absolutnie. Cieszyłem się po Argentynie jak nikt. Jak głupi się cieszyłem po Argentynie. Piękna historia to była wówczas. Mam nadzieję, że polski klub będzie nawiązywał do tego częściej. Czekam na ten mecz. Czekam, naprawdę. Niezmiennie. Hmm. No tutaj tak jak mówię, dobro kontra zło, Polska, Holandia, nie tak, ale jeśli chodzi o to czekanie, wiesz, to jest, żyjemy tą piłką, codziennie, oddychamy nią, ale w pewnym momencie, mamy już sporo lat, to już nie jest tak, że jest jakaś ekscytacja często z takimiś meczami. No jest, żyjesz, się cieszy cię to, bawi cię, to jest dużo ciekawych zdarzeń, ale to nie jest tak, że kury, to nie jest ten moment, kiedy kończy się mecz, to było z Parmą, tak? Ten drugi mecz to było Wisła-Parma i ja nie mogę mu wierzyć, że aż kilka miesięcy będę musiał czekać na mecz Wisła-Lazio. Mm-hmm. No to nie jest już ten etap. Teraz jeśli chodzi o jakieś emocje w czekaniu na coś, czekam na wyniki badań od lekarza. Tu mam emocje. To, że pojawią się emocje w oczekiwaniu na mecz polskiej drużyny w Puchale, to jest bardzo dużo. Bardzo dużo się udało już
polskiej piłce tej jesieni. Fajnie, że ona jest, nie tylko nie składa się wyłącznie z reprezentacji. Niestety nadal w grze jest ten scenariusz, który wydaje się najbardziej prawdopodobny. Czyli jeśli chodzi o Legię, no tutaj sprawa jest jasna. Alkmaar wygrywa 1-0. Ale by bolała ta porażka z Alkmaar, w świetle tego wszystkiego. Robisz 9 punktów w grupie z Aston Villą, wygrywasz z Aston Villą. Radzisz sobie w niej bardzo dobrze. Masz nawet pozytywny bilans goli. Gole 8-7 i odpadasz z 9 punktami. I to jeszcze z Alkmaar, nie? Z którym masz na pięku. Z miejsca to jest kosa, tak? I to jeszcze z Alkmaar i to jeszcze u siebie. Więc to jest scenariusz, który jest tak bolesny, że się wydarzy. Natomiast jeśli chodzi o Raków, to tutaj najbardziej bolesny scenariusz, tego widzę niestety. I wydaje mi się bardzo bardziej prawdopodobny niż te scenariusze, które u Buchmacherów będą mniej wyceniane. Raków psim swędem, cudem, naprawdę ściągając tą odległą o kilkadziesiąt kilometrów Matkę Boską Częstochowską, gospodynię, ściągając ją z Częstochowy do Sosnowca, żeby tam była nad boiskiem, wygrywa z Atalantą. Wielkie nieba, Raków wygrywa z Atalantą. Niesamowity scenariusz. Asztur wygrywa ze Sportingiem. No kto tak, by pomyślał. Tak, będzie. I wiesz, decydująca bramka, 93. minuta, już Raków wita się z gąską. Już chyba nic się nie stanie. Gol, Luigi, koszulka na głowę, świętuje w objęcia Mario, już tam czekają po prostu, wiesz, mają jakiś taniec swój przygotowany i niestety to psuje święto. No tak może być, niestety. To by był bardzo scenariusz taki dopisany do martyrologii polskiej piłki. Ale gdybym miał prognozować, na Legia dostanie na tytę i będzie to bolesne, Raków też dostanie na tytę, ale będzie to trochę mniej bolesne, bo zwyczajnie się liczyliśmy z tym już od pierwszego meczu, że może być dla nich jeszcze trochę za wcześnie, żeby w Lidze Europy coś ugrywać. Jakiego zawodnika Atalanty najbardziej się boisz przed tym meczem z Rakowem? Robina Gosensa, który odszedł 2 lata temu. Tak. Bo był Holendrem, ale brzmiał trochę jak Niemiec. Znaczy chyba nie, był Niemcem, ale brzmiał trochę jak Holender. Może był miał niemieckie korzenie albo holenderskie, ale był dobry. Mnie przeraża pasja do pomidorów Francesco Muttiego. Wiem, że on zagra w tym meczu, jeśli zaprezentuje choć trochę takiej pasji do futbolu, jaką ma pasję do pomidorów. Raków ma kłopot. Kurde, patrz jak jestem dobry. Robin Everardus Gosens. Niemiecki piłkarz pochodzenia holenderskiego. Grał kiedyś w Atalancie. Tak jestem. Można powiedzieć, że futbol mam w małym palcu. A w drugim małym palcu mam porażkę. Która ja mogę, chodzi niechybnie. Ja mogę wymienić z 10 zawodników Zagłębia Lubin z sezoną 0-1-0-2, bo to jest wciąż jedyna gra piłkarska, w którą gram. No, wiem. Całem tam też. Wiem, wiem. Interek. Prowadź. Wodzu. Romaniuk. Szewczyk. Klimek. Grzybowski. Radzius. Mioduszewski. Nerius Radzius? Ten? Dociągnąłbym. Kurde, bele, to nie wiedziałem nawet, że on tam grał. Dociągnął. On nie grał u nas też? Radzius? Zaraz sprawdzę go. Nerius Radzius, litewski piłkarz, reprezentant kraju. Powiedz, jest Zagłębie? Żalgiris, Zagłębie. Czerwą... 0-1-0-2 Zagłębie? Tak, od 0-0 do 0-3. A w 2000, jak go widzisz, ja go pamiętam z 2009, jak grał w UKS-ie, gdzie wtedy grali wszyscy obok Radziusa. To był chyba wtedy ten skład z Hajtą, z Świerczewskim, no taki mocny skład. Co licencję wybrali. Sponsorem kanału jest Superbet. Mamy dla was dwie szczególne promocje na boosty i są tylko u nas, na Golu. O. To, że Śląsk-Wrocław na koniec roku będzie liderem, chyba po kursie, chyba stówkę można za to dostać. I to, że Wisła-Kraków na koniec roku będzie w strefie barażowej o Ekstraklasę. O. Tylko z kodem SuperGol, specjalnie dla was, Superbet, dla widzów Gol.pl przygotował takie promocje. Dobrze, że o tym wspominasz, bo na końcu jeszcze powiemy, że sponsor kanału jest Superbet, ale to dopiero za godzinę. Nie, no, za dwie godziny. Żeby. Za dwie godziny. Sandecja przed nami tatuaż kibica Korony Kielce, przed nami Safe Server Solutions, przed nami czytanie komentarzy, przed nami wykręcanie krzesełek, naprawdę przed nami jeszcze kupa czasu. Przed nami wiele przygód. Spędźcie ten czas. Się jak w Piratach z Karaibów. Spędźcie ten czas z nami. Teraz tak naprawdę wypływamy na szeroki przestwór oceanu. A Wahid chodzi chodzić ze swoim papugą na ramieniu. Piracka łajba. Nie wiedziałem, że Nowy Sącz jest to tak naprawdę tortuga. Nowy Sącz jest taką tortugą. Tak. Tortuga, Sandecja tortuga. To jest dobra parafraza Pilcha. Spodziewałem się, że Nowy Sącz jest aż taką tortugą. No, to widzimy się po cięciu, bo to chodzi. Piotrkowska 70. Nowy Sącz. Rzecz dzieje się w Nowym Sączu. Najpierw wielkie słowa podziękowania dla Kuby Białka, który to wszystko wziął i wykonał. Jakub Białek, weszłokom,
tekst. Spalarnia pieniędzy. Tak. Z Nowego Sącza. Wspaniały artykuł, jeden z najlepszych w polskiej prasie sportowej w tym roku. Bez cienia wątpliwości. Mogę się podpisać pod twoją reklamą tego artykułu. Dobra forma. Weszło. Tak. Jeśli jeszcze nie czytaliście, to serdecznie polecamy. A jeśli wam się nie chce, to zaraz to omówimy. Natomiast sytuacja wygląda tak, że Kuba podzwonił, podrążył, pojeździł, podejrzewam, tak sądzę. Pooglądał, co się dzieje w Nowym Sączu i załamał ręce, jak każdy, kto mógł spojrzeć na Sandecję w ostatnich latach. Sandecja Nowy Sącz to klub, który jest klubem miejskim. Jest spółką akcyjną, gdzie właścicielem jest miasto, ale co więcej, Sandecja jest też klubem, który sportowo godnie reprezentuje miasto. W cechy spadkowej drugiej ligi. Tak. To jest takie trochę RKS Hówno. Po spadku z pierwszej ligi. Nie będę się jakoś mocno śmiał, bo nie wiem, czy nie powtórzymy tej drogi za jakiś czas. Natomiast no, Sandecja miała walczyć o powrót do Ekstraklasy, od spadku z Ekstraklasy i się to nie udawało za bardzo. Sandecja miała w tej pierwszej lidze gdzieś tam grać w górze, no ale to też się za bardzo nie udawało. Mhm. No i wzięła i spadła i po spadku do drugiej ligi powiedziała, nie no już dosyć, no bez przesady, byliśmy 14 lat praktycznie w pierwszej lidze. Pierwsza liga to jest takie minimum nasze. No i są w strefie spadkowej drugiej ligi, więc na razie awans im jakoś bardzo mocno nie grozi. Tak, tym z was, drodzy widzowie, którzy nie czytaliście tekstu Kuby Białka, nie słyszeliście więcej, nie zrażajcie się, że słysząc Sandecja, to pewnie jakiś mały temat. Nie, to jest grubas uniwersalny, mówiący bardzo wiele o polskiej piłce i o zaangażowaniu różnych bytów, nie do końca prywatnych, w polski futbol. A ja tylko zarzucę jedną ciekawostkę. Sandecja wydaje na wynagrodzenia, w zeszłym sezonie wydawała 222% przychodów. Także to jest właśnie funkcjonowanie polskiego klubu dotowanego przez nie tylko prywatnych przedsiębiorców. 222% przychodów jesteś w stanie na luzie wydać i w nowy sezon wejść z 10 bańkami. Bardzo mi się podoba, bo jest tu z jednej strony to bingo klub miejski i to takie bingo klub miejski, że wszystko możesz podhaczać. Wszystko. Tak radny, który pyta, na co poszły te pieniądze. I radny, który pokazuje dupę na wyjeździe. Tak. I oczywiście jest też radny, który mówi, że nie potrzeba żadnych odpowiedzi, bo Sandecja to jest dobre nas wszystkich tutaj mieszkańców. I kibiców oczywiście. A poza tym nie widziałem pana, panie radny, na meczu. A pan radny teraz co? A on może pokaże, proszę, co moja dupa na wyjeździe. Kamery uchwyciły, jestem. Byłem na meczu, proszę. Takie rzeczy się dzieją w Nowym Sączu. Zaraz do tego przejdziemy. Od pleców mnie widać, ale to ja mogę pokazać, jeśli mieli porównanie. Więc jest to bingo, ale jednocześnie jest kreatywne wzniesienie taki na wyższy poziom. No ustalmy, nie w każdym mieście, gdzie jest miejski klub, dochodzi do przeniesienia figurki sikającego rycerzyka. Właśnie, to jest piękne, że omawianie historii Sandecji Nowy Sącz trzeba zacząć od historii sikającego rycerzyka, a także jego relokacji. Witamy serdecznie sikającego rycerzyka. Witamy serdecznie Nowym Sączu. Czy Kuba jesteś w stanie wszystkich naszych widzów wprowadzić w uniwersum nowosądeckie dzięki sikającemu rycerzykowi? Otóż tak. Sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy, jeśli spojrzymy na mapę Polski, mamy miasta, miasteczka, wsie, drogi, autostrady, baseny i takie no, miejsca, gdzie nie warto się zapuszczać. I mamy też Nowy Sącz. Jeśli chodzi o te pierwsze, które wymieniłem, no to zazwyczaj jest tak, że w miastach no to jest już trochę duża polityka. No bo tam generalnie prezydent miasta to już może mieć ambicje takie no, państwowe. Możliwe, że kto wie, prezydent Warszawy może wystartuje jako kandydat na prezydenta całego naszego pięknego państwa. Te polityka w małych miasteczkach, no to już różnie bywa. Czasem są tacy, co mają aspiracje, że nie wiem, jesteś burmistrzem Zgierza, no to kto wie, może zaraz przeskoczysz i będziesz bardzo istotnym politykiem w Łodzi albo w sejmiku wojewódzkim i stamtąd już do tej większej polityki. No i im mniejsze to miasteczko, tym te samorządy momentami są trochę bardziej bliskie lokalnych problemów. Bo powiedzmy, że łódzcy politycy, warszawscy politycy, no to już jest trochę takie grubasy, takie tłuste koty. Ale tam, gdzie radnych nie wybiera się tysiącami głosów, tylko dziesiątkami głosów,
Czasami zdarza się, że dochodzi do konfliktów, które są bliżej lokalnych. Nowy Sącz to 83 tysiące. Tak, ja nie deprecjonuję, że Nowy Sącz to jest pipidówek. Po prostu staram się jak najdelikatniej powiedzieć, że niektórzy z tych radnych zachowują się bardzo małostkowo, żeby nie powiedzieć, że śmiesznie, dziecinnie kłócąc się o zabawki, które zostały im zaoferowane. Bo problemy w dużych miastach, no nie wiem, program finansowania in vitro, no może tutaj pospierajmy się o jeszcze jakieś rzeczy. Problemy w Nowym Sączu. Gdzie ustawić sikającego rycerzyka, który został ufundowany przez byłego prezydenta miasta? Żeby, mówiąc wprost, wkurwiało to byłego prezydenta miasta. Sytuacja... To jest, ale wyobrażam sobie całą tą komisję, wiesz, zwykle w takich rzeczach jest jakiś ekspert od urbanistyki, tak? Od zabytków i dobra, słuchajcie, panowie, musimy ustawić sikającego rycerzyka tak, żeby były prezydent, pan Gwisz, był naprawdę każdego dnia wkurwiony o to. No i udało im się. Trzeba przyznać, że nie zawsze w takich pomysłach urbanistycznych, Kuba, wszystko się udaje dopiąć na ostatni guzik, trafić w tą dziesiątkę tarczy. Tu trzeba przyznać, że zespół stworzony po to, żeby wkurwić byłego prezydenta Jerzego Gwizdża, może sobie gratulować. Bardziej się nie dało wkurwić prezydenta Jerzego Gwizdża, niż to, co zrobiono z sikającym rycerzykiem. Background jest taki. Pan były prezydent, prezydent Gwiszcz, ofundował z własnych prywatnych pieniędzy sikającego rycerzyka i postawił gdzieś tam przy zabytku, przy zamku. Postawił przy zabytku tego sikającego rycerzyka, on se sikał, potem prezydent poszedł na emeryturę, rycerzyk dalej się sikał, no ale stwierdzili ci, którzy nastali po nim, że warto by było, jak to bardziej mówiłeś, wkurwić tego byłego prezydenta i coś jakoś wywinąć temu sikającemu rycerzykowi. Najpierw domalowano sikającemu rycerzykowi wąsy, ale no, to jest brąz, nie zauważono tego psikusa, ale nie, kurczę, domalowaliśmy mu wąsy, a i tak nie jest wkurwiony pan Gwiszcz. To przenieśmy mu to pod płot. I dosłownie. Radni wzięli, zagłosowali i przenieśli pod płot panu byłemu prezydentowi tam skwer tuż przy bramie domu pana Gwiszcza. Skwer, i tutaj polecam materiał TVN, który pochylił się nad tym problemem, jest oblegany przez giermków tego sikającego rycerzyka, którzy też, no jak to ujął TVN, wyjmują aparaturę swoją i atakują płot pana Gwiżdża. Pan Gwiżdż mówi, że odnotowano golasa na tym skwerze. Że był golas i odnotowano przypadek golasa. No, ja myślę, że ta strategia w ogóle nie jest małostkowa i jak rozumiem, poszły pieniądze podatników na to, żeby przenieść sikającego rycerzyka i ufundować skwer, który jest skwerem imienia wkurwiania pana Gwiżdża. Takie jest oficjalne. I pięknie wydane pieniądze Nowosądeczan. Myślę, że to będzie taki generalnie motyw tej opowieści o Nowym Sączu. To jest pierwszy przykład, ale jeszcze chciałem się, Kuba, zastanowić, czy twoim zdaniem przykład z Nowego Sącza wyjdzie z Nowego Sącza. Aktualnie powstaje w Łodzi, no mówmy wprost, metro. Łódzkie metro, czyli przebicie między Łódź Fabryczną a Łódź Kaliską. Między innymi dlatego cała Łódź jest rozkopana. Odpowiada za ten pomysł pewna część sceny politycznej. Czy jak ta scena polityczna w Łodzi się zmieni, to przeniesiemy to łódzkie metro im do Zgierza, tam gdzie mieszkali. Będzie jeździć to metro po prostu wokół posesji pani prezydent. A czy tak będzie? To jest ciekawe w ogóle, bo jeśli chodzi o łódzkie metro, bo to jest tak. Słuchajcie, drodzy łodzianie, i to mówią politycy samorządowi, i to mówią politycy rządowi, bo to jest projekt taki trochę PKP, czyli ministerialny, a trochę też lokalny, czyli samorządowy. Jest, będziemy mieć metro. Dajcie mi medale, bo będziemy mieć metro. I ci z drugiej strony też mówią, no metro robimy, wiecie, tutaj możecie przypiąć mi tutaj te medale. Ale kiedy opóźnia się jakaś faza budowy, tak o PKP się ociągnął, tamci robią metro i zobaczcie, jak rozkopali wszystko. No i tam się robią, nie, to tutaj to wasze władze miejskie wszystko rozkopały w piździelec. I kiedy trzeba wypiąć dumnie pierś i się pochwalić metro, to wszyscy, to jest projekt nasz, wszystkich wspólny. Ale kiedy metro powoduje różne przejściowe trudności, to jest to tych drogich. To jest historia wspólnych projektów politycznych w pigułce. To prawda. Ja się zastanawiam, dlaczego nie przyniesiono do tej pory tej rzeźby, tej konstrukcji, która jest na Placu Dąbrowskiego, która wygląda trochę jak fala, a trochę jak rzeźski rozrodczy. Bo to chyba bodajże prezydent Kropiwnicki nam to zapewnił. To też się nadaje do przeniesienia gdzieś pod czyjąś. No to właśnie. Pod czyjś apartament. Jemu można by to przerzucić na działkę. By sobie miał na działeczce. Natomiast po co jest ta historia? Ta historia jest potrzebna o sikającym rycerzyku, żeby udowodnić, jak bardzo dziecinnie zachowują się momentami ludzie w Nowym Sączu. Ludzie, którzy sprawują tam władzę. I ludzie, którzy podejmują szereg odpowiedzialnych decyzji na temat Nowego Sącza. Dokładnie tak. Klub radnych PiS, wybieram Nowy Sącz, w PiS. Zacytuję go.
Na wczorajszej sesji Rady Miasta Maciej Rogusz, radny miasta Nowego Sącza, został nazwany bezczelnym chamem przez radnego Jakuba Prokopowicza. Człowiek, który pokazywał goły tyłek na meczu do kamer, był wyprowadzany przez ochronę. Człowiek, który podczas obrad sesji Rady Miasta liże lizaka. Człowiek, który na sesjach Rady Miasta obraża radnych. Czy taki przedstawiciel powinien obrażać mieszkańców? I są screeny pana radnego liżącego lizaka i jest screen pana radnego pokazującego dupę. To jest polityka w Nowym Sączu. Jeśli myślałeś, że polityka w twoim mieście jest dosyć taka przaśna, pamiętaj, jest jeszcze Nowy Sącz. Nie, bez kidu. To jest taki vibe, wybory na przewodniczącego klasy. I tak, co? Jasiek się schaptował ostatnio. Normalnie cała sala zażygana. Nie, Jasiek nie może być przewodniczącym. No tak, to jest, są wybory przewodniczącego lokalu socjalnego z opowieści o panu Staszku Lewym. Tak. Czy raczej pies złomość, czy Karzeł Jerzy powinien być po prostu sołtysem tej kamienicy? To niestety jest prawda. I na to wszystko nakłada się Sandecja. No, dokładnie. W takim klimacie musi funkcjonować i to jak, myślę, że jest taki background, który pokazuje, że będzie ciekawe. 6 lat ostatnich Kuba Białek, bazując na oficjalnych dokumentach, wyliczył, że niespełna 40 milionów złotych w te 6 lat otrzymała Sandecja z kasy miasta, bo tak to trzeba określać. I co się działo z tymi pieniędzmi? Otóż trafiały one na konta piłkarzy przede wszystkim, tak. Ponieważ na pensje wydawano, jak już wspomniałeś, 222% przychodów. Tutaj widziałem, że prezes, pytany przez Kubę Białka o całą sprawę, tak trochę się obruszył, że tak, no ale halo, przecież przychód i budżet to nie jest to samo. To, że my mamy niskie przychody, na pensje wydajemy dużo, to przecież nie znaczy, że klub się nie bilansuje. No i Kuba Białek, okej, nikt tego nie zarzuca, że się nie bilansuje. Zarzucamy to, że więcej niż zarabiacie, ponad dwukrotnie więcej niż zarabiacie, wydajecie na same pensje. Co oznacza, że bez miejskich pieniędzy, bez miejskiej kroplówki, która nie jest liczana do tego przychodu, zwyczajnie nie macie prawa istnieć, nie macie prawa przetrwać. Już nie chodzi o to, że grać na jakimkolwiek poziomie, zwłaszcza, że Sandecja jakiegoś wyjątkowego poziomu sportowego nie prezentuje, ale istnieć. W momencie, kiedy miasto Nowy Sącz powiedziało, że nie, sorry, jednak te 2,5 miliona, które dostajecie teraz na drugą połowę roku, bo już dostaliście na początku roku, to teraz wam nie dorzucimy jeszcze tego 2,5 miliona, no to klub trzeba było zawinąć w rulonik i przenieść, zamknąć, tak. Zrezygnować z jego prowadzenia. Oddam panu prezesowi i wszystkim osobom związanym z Sandecją, że okej, Sandecja ma drużyny młodzieżowe w Celiotkach, że jak to ujął pan, one jeżdżą, jedzą, śpią. No, jeszcze jedna czynność fizjologiczna jest. No, tak, jeżdżą po całej Polsce. To jest prawda, celiotki to też jest na pewno jakiś koszt, ale to nie tłumaczy mimo wszystko tak dużych wydatków na pierwszy zespół, a w zderzeniu z bardzo wieloma innymi kontekstami, czyli na przykład, do czego pewnie dojdziemy, tym, że Nowy Sącz jest miastem milionerów. Jest tam ponad 500 milionerów. I w takim mieście, gdzie tętni biznes, gdzie tętni przemysł, Sandecja raczej traci sponsorów, niż ich zyskuje. To jest szczególna sztuka, żeby w mieście, w którym jest mnóstwo przemysłu, biznesu, prężnie działających firm, wisieć tylko na miejskim cycku. I to od wielu, wielu lat, tak. Niestety. Praktycznie, i to też ciekawe, od awansu do Ekstraklasy, który stał się kamieniem węgielnym pod wszystkie problemy. Które... To jest piękne, że awans do Ekstraklasy stał się, tak jak powiedziałeś, kamieniem węgielnym, całego zła, które obecnie otacza Sandecję. Sytuacja wygląda tak, jeśli chodzi o strukturę, o klub jako całość. Ja nie mam aż tak wielu zarzutów do pana prezesa Sandecji, Miłosza Jańczyka, jeśli nic nie pomyliłem. W nazwisku, jeśli pomyliłem, to już z tego miejsca przepraszam. Dlatego, że no, czemu ma nie działać w taki sposób, skoro na to mu zwyczajnie pozwolono. Tak zwyczajnie Sandecja jest zarządzana od wielu lat przez każdego kolejnego prezesa. Ja też ją. Wstrząsające jest to, co mówi. Dość jakby widać, że nie poświęcił czasu na analizę tej sytuacji, jakim klubem jest Sandecja. On odpowiada za stan rzeczy, który już był. To nie jest sprawiedliwe wobec niego. Chodzi tu o szerszą kwestię niż pan. To nie jest tak, że pan Janczyk jakąś patologię stworzył. Tak, że to on ją firmuje. Natomiast no, wstrząsające jest to, co powiedział na temat marketingu na przykład. Że no tak, jeśli chodzi o marketing, wizerunek klubu, my bardzo o to dbamy. Mamy 3 osoby. Jedna to fotograf, druga to osoba od mediów społecznościowych i kontaktów z szeroko rozumianym biznesem i trzecia osoba taka też od wszystkiego. I to jest cały klub.
właśnie. A na pensję wydajesz 222% przychodów. I sprowadzasz zawodnika, Sofsicia, który zagwarantowuje sobie chyba w umowie, że musi mieć osobę do wyprowadzania psa. Jest nawet zdjęcie tego psa. Jest to ten pies z tych memów, Doge. Jest coś pięknego. Polecam pokazać, zobaczyć sobie choćby to. Więc kto najprędzej będzie zorganizowany do wyprowadzania psa Sofsicia? Ten od social media. Sprowadzasz Kożulia jako gwiazdę drużyny, który nawet nie zagra żadnego meczu. Ile za to można było zrobić marketingowych kwestii? Ale no, w sumie, tak jak mówisz, po co Sandecja ma się starać o sponsorów? Tak, Chojniczanka. Tam jest świetny przykład Chojniczanki. Ty mi zawsze mówisz o Chojniczance. Że Chojniczanka ma 100 chyba 40 prywatnych sponsorów, że cała jej koszulka jest pełna reklam. I super, bo oni praktycznie nic nie dostają z miasta i normalnie sobie funkcjonują. Na zdrowych zasadach. Po co Sandecja ma się starać o 140 sponsorów, skoro i tak da miasto? Nie tworzy się w ten sposób żadnej zdrowej tkanki. A przestrzeń pod to, żeby sponsorów zdobyć, to jest w ogóle najboleśniejsze, myślę, że. Jest w Nowym Sączu fantastyczna. Były konkretne firmy nawet tam przytaczane. Firma Wiśniowski chyba bardzo bogata, która została które zostały zrażone przez współpracę z Sandecją. One chciały się zaangażować mocniej, chciałyby dać duże pieniądze, ale zraziły się tym, czym jest Sandecja. No, jak nawet Piotr Świerczewski się zraził. Ja nie wiem, co musiał się wydarzyć, mój Piotr Boże. Świerczewski się zraził. Ale masz tu 100% rację. To, co też mnie ukuło, jak czytałem, prezes wspomina, że ja odbyłem sam kilkadziesiąt spotkań z potencjalnymi sponsorami. I okej, bardzo dobrze, że to zrobił prezes, że odbył te spotkania ze sponsorami, ale skoro obok niego w klubie są jeszcze 3 osoby lub 4, bo jeszcze dodaję, że jest sekretariat, a w międzyczasie jest ktoś do wyprowadzania psa Sofsicia, no to znaczy, że można zrobić więcej w kwestii optymalizacji tych procesów i być może wtedy te pensje by nie wynosiły 222% przychodów, bo przychody by były wyższe, gdyby tym się zajmował zespół specjalistów, a nie ktoś, kto pomiędzy fotografowaniem, robieniem grafik, relacjonowaniem meczów na stronie i pewnie robieniem wywiadów wewnętrznych czy i organizacją konferencji prasowych, jeszcze musi się spotykać ze sponsorami. Przyjmuję, że pies, no, trzeba często go wyprowadzać, tak? To duży pies. To jest duży pies, dużo wyprowadzania, więc ciężko pogodzić te wszystkie obowiązki. Trzeba go też wyprowadzić o różnych porach. Jest łatwo. Wstrząsające. I wstrząsające od tej strony właśnie, o której wspomniałeś, że wydaje mi się, że to wynika również z tego, jak rozleniwiony został klub przez te miejskie pieniądze, bo nigdy nikt niczego nie oczekiwał. I to jest też kolejny aspekt tego, do tego bingo klub miejski. Dyskusja radnych na temat tego, czy warto. Słuchajcie, może byśmy sprawdzili, na co Sandecja te pieniądze wydaje, bo coś nam się wydaje, że wydaje na wyprowadzanie psa Sofsicia i na sprowadzanie Zwonimira Kożulia, który nawet nie gra. Słuchajcie, ale po co od razu ta agresja? Po co takie drążenie, takie zaglądanie pod każdy kamień? Wydaje pieniądze, bo ma koszty. I tyle. I to możemy już głosować. I tak wygląda dyskusja na temat tego, czy przelać pieniądze Sandecji, czy nie. To dosyć szczegółowo zresztą opisane w reportażu Kuby Białka, jak wyglądają te rozmowy radnych pomiędzy sobą. Mhm. A może by prezes przyszedł powiedzieć, na co wydaje? No nie, to zbędna fanaberia. Żeby prezes przychodził. Zawsze można zadzwonić, a tak. On może powiedzieć, że to nie jest sprawa na telefon. Tak, użyć tego Jobka Karo, że to nie jest sprawa na telefon. No i tego typu dyskusje się toczą. I co? I można by było faktycznie, słuchajcie, drodzy rządzący Sandecją. Okej, dajemy wam 2,5 miliona znowu, bo wiemy, że bez tego padniecie. Ale zróbmy tak, jak będzie zimowe okienko, to zamiast ściągać następnych 6 zawodników, to jedną pensję przeznaczcie na kogoś, kto będzie tylko chodził od drzwi do drzwi i szukał sponsorów. Co wy na to? I rządzący powiedzą, o, to trudno, tak, bo to teraz to trudno, trudno. No to realnie dalej drążą, no to może jakieś inne rozwiązanie. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że w toku takiej dyskusji utarłoby się jakieś stanowisko, które byłoby inne niż dajmy, a oni niech dadzą piłkarzom i będzie dobrze wtedy. Bo jak widać, to nie do końca działa. No, ja po prostu jak czytałem to wszystko, to nie wierzę, że Sandecja chce funkcjonować inaczej, bo władzom się to po prostu opłaca. Nie opłaca się to podatnikom, ale władzom się opłaca ten układ. Żeby mieć wpływ na klub, który gwarantuje pewną określoną liczbę głosów, a w takim mieście to ma znaczenie. I to się nie wierzę w te zapewnienia. Okej, niech przyjdzie jakiś sponsor, da kasę, ale żeby miasto ostatecznie miało decydujący głos. To jest taki moim zdaniem układ. Nie jest to wykluczone, patrząc na to, co się dzieje.
Ale nie wiem, czy chcesz przejść do tych argumentów, które padają. No właśnie, gdzie jesteśmy? Bo tutaj zrobiliśmy sobie, widzę, że kilkunastopunktowy spis. Jesteśmy teraz przy tematach radni i ich przepychanki, które już trochę mówiliśmy, że pan tu gołą dupę pokazuje, a pan się będzie mądrował. I słowa pana radnego Czarnyckiego, które moim zdaniem w pełni wykorzystują. Mhm. No, jakby temat jest wyczerpany. Trudno jest podjąć dyskusję z tak niepodważalną wręcz logiką, jak pan Czarnecki stosuje w swoich wypowiedziach. Masz dokładne cytaty o reprezentacji? Tak, to są elementy dyskusji wokół Sandecji, jaka toczy się między władzami klubu i radnymi. Tak. Jest pan Kądziułka, który odpowiada odnośnie innego radnego, że część ubioru mu spadła, było mi wstyd. No, dużo na gości jest w dyskusjach wokół Sandecji i wokół radnych, tak? Także to chciałem tylko odnotować, ale tak, jest pan Artur Czarnecki. Jako przedostatni głos zabiera Artur Czarnecki, wiceprzewodniczący Rady. Drobiazgowa diagnoza. Myślę, że to jest potrzebne w tym momencie. Sandecji Nowy Sącz. Stanięcie przed dużym lustrem, spojrzenie na siebie. Gdzie są kłopoty? Pan Artur Czarnecki jest tym lustrem, jest okiem, jest po prostu, prześwietla jak Superman. A muszę przyznać, że tutaj jak była ta dyskusja wcześniej radnej, że tam padały różne takie, ale patrzcie, w expected points jesteśmy trochę wyżej niż sądzie, tam ci drudzy opozycyjni odpowiadają, no dobrze, ale zobaczcie jak wygląda faza tutaj ataku, faza przejścia w ogóle, jak nisko odbieram piłkę, ile sekund mija pomiędzy odbiorem a finalizacją akcji. No i tam toczy się ta dyskusja, ucierają się te stanowiska, dobrze, damy 2,5 miliona, ale musi być przynajmniej jeden expected goals na mecz, bo to druga liga. Oni mówią, nie, spokojnie, to za wysoko powietrzna poprzeczka, zróbmy tak, że expected goals bez rzutów karnych, żeby było około 0,66 na mecz. No dobra, dobra, ścierałem się i wchodzi pan Czarnecki. Po co wasze swary głupie? I daje prawdę. Ja już do tego dochodzę, ale chciałem jeszcze Kuba zauważyć, że expected goals w materiale o Sandecji jest zakakujący. Wyszliśmy od gołego rycerzyka, później tak. Był pan Golas pokazujący aparaturę na skwerku imienia wkurwiania pana Gwizdża. Mamy już radnego, który na wyjazdach pokazuje swoje cenne części ciała. I tu jeszcze jest jakiś, pan Kądziułka też mówi o jakimś radnym. Ja myślę, boję się, bardzo dużo, 20 minut już 4 golasów. Może być ten sam, tak? Okay. Boję się, że właśnie, że spadły mu elementy garderoby, to może być właśnie o to. Ale no nie wiem, nie przesądzam. Może tam jest... Ja nie wiem, dlaczego nie poszli dalej z diagnozą pana Artura Czarneckiego. Pan Artur Czarnecki, widzimy, jakie środki wydane są na reprezentację Polski. I też mamy problem. Ktoś mógłby, Kuba, powiedzieć, że trochę trudno jest porównać ekosystem, w jakim funkcjonuje reprezentacja Polski, bo na przykład nie wiem, nie masz tam pensji dla zawodników, powołujesz, jest kwestia pokolenia, wymiany pokoleniowej, tego, że nie trenujesz z tymi zawodnikami, tego, że nie ma otwartego rynku do problemów Sandecji Nowy Sącz, ale to są złe języki i ludzie, którzy nie doceniają przenikliwości pana Artura Czarneckiego. Ale naprawdę sądzisz, że nie ma osobnego stanowiska do wyprowadzania psa Michała Skurasza, jak przyjeżdża na zgrupowania kadry? Tak, i... Wdowik ma Legwana. Ktoś musi wyprowadzać Legwana, nosić go na rękach, bo ten Legwan jest taki, że trzeba go kołysać. I to jest normalne. Pan Radziczewski, potężne pieniądze idą między innymi na to, by można było Zwonimira Kurzulia przetestować. W reprezentacji Polski, dokładnie tak. Zobaczmy na ten epizod, w którym reprezentacja Polski sprowadziła Zwinomira Kurzulia i tylko mu płaciła. To bardzo rzeczywiście. Pan Artur Czarnecki, super. To najlepsza jakby diagnoza funkcjonowania klubu od czasu, gdy pan radny w Białymstoku zadał pytanie o pana Wilsona, napastnika, kto zatrudnił tego Murzyna. Przepraszam, takie słowa padły. Bielsko-Białej to było, tak? Tak, Bielsko-Białej. Kto zatrudnił tego Murzyna? I pan Czarnecki? Żądam odpowiedzi. Nie wiem, czy pan z Bielkiego otrzymał odpowiedź. Chyba otrzymał, ale nie taką, jakiej się spodziewa. Pan Czarnecki kontynuuje swoją sekcję problemów Nowego Sącza i Sandecji. To są, tak? To są dwa aspekty. Pierwszy to jest taki, że reprezentacja też dużo wydaje. Bardzo dużo wydaje reprezentacja, mnóstwo wydaje. I też gówno z tego jest. Więc to jest pierwszy ważny argument, ale jest też drugi, możliwe, że jeszcze ważniejszy. Szczęścia może brakuje. Być może to przejściowe zawahanie. Świetnie. No może brakuje. Temat zamknięty moim zdaniem. Nie wiem, po co jest ta dyskusja w ogóle. Jeszcze jest później. Puentując wywód, pan Czarnecki wypala. I muszę przyznać, Kuba, to jest świetny w ogóle argument retoryczny.
Jeżeli ktoś jest przeciwny, niech złoży na piśmie projekt o rozwiązanie klubu Sandecja. No, dlaczego do tej pory nie ma takiego odważnego? Do krytyki jest wielu. Świetne, wiesz, ludzie argumentują o tym, że może inaczej finansować, żeby nie zabierać pieniędzy z ważnych społecznych kwestii na Sandecję, a pan Czarnecki po prostu, wiesz... Od razu asem leci. Co, chcecie usunąć Sandecję? Który taki odważny? Nie, panie Arturze, nikt nie chce usuwać z Sandecji Nowy Sącz. To jest zasłużony klub, który jest ważny dla regionu, dla miasta. Chodzi o to, żeby nie dawać na niego 10 baniek na przykład. A najciekawsze jest to, że jeśli chodzi o to właśnie usunięcie z Sandecji, to tam padają dosyć logiczne kwestie, jak na przykład to, że spółka akcyjna była potrzebna, kiedy graliśmy w Ekstraklasie, bo taki jest wymóg licencyjny. Ale teraz, kiedy bliżej nam do trzeciej ligi, niż awansu do pierwszej ligi, być może powrót do formuły stowarzyszenia byłby jakimś pomysłem na ograniczenie części chociaż kosztów. Zwłaszcza w klubie, który jest zarządzany właśnie w taki sposób, jaki jest zarządzana Sandecja. Więc to nie są takie pomysły, że dobra, nie, słuchajcie, odcinamy z dnia na dzień i nara. Tylko faktycznie w wypowiedziach tych radnych, którzy krytykują sposób wydawania pieniędzy w Sandecji, pojawiają się jakieś takie pomysły, które można było określić konstruktywnymi. Mhm. Więc trudno jest ich zbijać takim, dobra, to usuńmy w ogóle całość. Tak, no to co za głupie gadanie jest. No nie, no kurde, no to tak jakby ktoś powiedział, może przemyślmy to, czy warto wyprowadzać psa Sofsicia. Co? Chcesz usunąć Sandecję? No. Nie, zapytałem o to, czy nie powinniśmy znaleźć Sofsiciowi znajomego Sofsicia, który będzie wtedy wyprowadzał tego psa, zamiast mu dawać do tego człowieka. Więc no niezbyt fair jest taka retoryka, że chcesz załóżmy, że mówisz, żeby nie dawać swojemu dziecku słodyczy. A może w ogóle je wygonimy z miasta? Dokładnie, to co? Może w ogóle mu jeść nie dawać? Tak. Tak mogłaby powiedzieć jakaś osoba. Może w ogóle mu jeść nie dawajmy. To jest właśnie nie dasz retoryka. Czwartej kinder niespodzianki? A widzę, że chyba chcesz, żeby zamieszkał w innym mieście. Nie, chcę nikomu nie dać. Może Kuba przetniemy, bo zbliżamy się. A jest temat tego, jak Ekstraklasa niszczy. Tak, Ekstraklasa niszczy każdego. Ekstraklasa, jakim potrafi być tragedia. To jest bardzo ważne i na czasie. Tak. Bardzo bieżące w kontekście tego, co się dzieje aktualnie u Beniaminków. Jak jest awans z Ekstraklasy, to szampany tak trzeba. Nawet w Nowym Sączu. Do tego stopnia, że jutra nie ma. Nie ma, nawet dosłownie. Słuchajcie, jutro to za 1000 lat. Żyjmy chwilą. I to sam pan prezydent. Osoba odpowiedzialna, taka z pomyślunkiem. Taki najbardziej mądry w całym mieście. Taki Nestor, weteran, mentor. No gościu, który naprawdę tutaj jest ostoją rozsądku. Że kiedy już wszystko się wali, to idziesz, wiadomo, do wodza, idziesz do sołtysa, idziesz do wójta, albo idziesz do burmistrza, albo do prezydenta miasta. I on co mówi? Wykręcać krzesełka! Pan Ryszard Nowak, ówczesny prezydent Nowego Sącza, uściślając, Kuba, twoje słowa, zrobił dokładnie to, co powiedział. No, posłużyłeś się tutaj zbyt dużą hiperbolą. Nie krzyknął wykręcać krzesełka, tylko drodzy kibice, możecie wykręcać krzesełka. Tak zrobił. Bo wiemy dokładnie, widzą, co się stało. Dobrze, dobrze. Chcesz, Mogę ja. Sandecja wzięła i awansowała do Ekstraklasy. Tak. To duży problem zawsze. Zaś się wszystko teraz będzie walić. No, wzięliśmy i awansowaliśmy do Ekstraklasy. Problemów było mnóstwo. Zaraz do nich przejdziemy. Ale no, jeden z najpoważniejszych dotyczył... Ale wykręcanie krzesełek nie było jednym z nich. Infrastruktura stadionowa w Nowym Sączu nie pozwalała na to, by wozy Canal Plus mogły tam prowadzić, czynić swą powinność. Więc było jasne, że po awansie żegnamy się ze stadionem w Nowym Sączu. Sandecja będzie zmuszona grać gdzie indziej. Prawdopodobnie w Niecieczu. Ale też kluczowe było to, że budowa miała ruszyć z kopytami. No tak, oczywiście, bo jak zawsze. Prezydent mówi, słuchaj, tak, jest awans, no to głupio by było nie mieć stadionu. Max pół roku w Niecieczy, takie wiecie, żebyśmy my tu zdążyli koparki rozstawić i wracamy do Nowego Sącza, gdzie na będzie... Na początku może przy jednej trybunie, coś tam przejściowo, no ale na puchary to już będzie cały stadion. Camp Nou powoli zaczyna się klarować w moich wizjach i projektach. Kosnął. Z firmy Blackbird. No. Nie zapominajmy. Przejdziemy, wiadomo. Więc pan prezydent mówi, dobra, będzie budowany stadion, a dzisiaj się bawimy. Dzisiaj nie ma jutra. Dzisiaj jedziemy, panowie. I prezydent powiedział, że skoro i tak ten stadion weźmiemy i zdemontujemy cały, skoro i tak jest tylu kibiców, ile krzesełek dzisiaj na obiekcie, bo jest komplet, sold out, to każdy niech weźmie ze sobą śrubokręt na mecz
i se wykręci krzesełko i se zabierze do domu. Bo i tak ten stadion, to wiecie, zaraz to będzie stało Camp Nou, Blackbird Nou, chyba że nie. Takie rzeczy faktycznie się zdarzały w różnych miejscach świata, tylko że to były też miejsca, gdzie faktycznie te stadiony zaraz powstawały. Tak, w Nowym Sączu, jak w wielu innych kwestiach, stwierdzono, że będziemy się tym martwić później. Na razie sobie wykręćmy te krzesełka, niech każdy ma fajną pamiątkę z awansu do Ekstraklasy, a potem tam te wszystkie nowe stadiony, przetargi, serami, trotuary, to wszystko to się ogarnia, jak będziemy grać w Równie Cieczy. Krzesełka zostały wykręcone, Sandecja utraciła swój stadion już nie tyle w taki sposób formalny, że musiała się przenieść do Niecieczy z uwagi na wymogi gry w Ekstraklasie, ale też w taki praktyczny sposób. Nie mogła już grać na swoim stadionie, bo nie było tam żadnych krzesełek. No i wzięła i spadła z ligi. A nowy stadion nie powstał. A stadion właśnie jeszcze go nie było, co jest szokujące. To jest okazało się, że w licencyjnym podręczniku Kuba pierwszej ligi, pierwsza liga powiedziała, słuchaj, nie można grać na Fatamorganie stadion. Trzeba jednak mieć obiekt i parę krzesełek. No i Sandecja stanęła przed dosyć dużym wyzwaniem, bo oto spadła z ligi i nie ma krzesełek, a chciała wygrać. I trzeba było zamówić nowe krzesełka. Ale to jest piękne. Piękna historia pokazująca euforię Beniaminka i czym się ona potrafi skończyć. Tym, że rozdałeś krzesełka w euforii, a za rok, kurwa, nie mamy krzesełek. Kolejka dla wszystkich. Jedziemy, panowie. Pod te na was. A rano, o Jezus, jak mi głowa boli. Oj, jak boli. To jest właśnie to. Ekstraklasowy krzesełka. Jestem w stanie sobie wyobrazić. Przychodzi żona. Pan, a gdzie ty krzesła wszystkie w tobie? Rozdałem. Zrobiłem. Co zrobiłeś? Spotkanie takie zrobiłem. Przyszło paru kibiców. Nie pamiętam, Wiedziałem, że mieli śrubokręty, ale dalej co się działo, to nie. Awans do Ekstraklasy jako metafora piątku, który poniósł się za bardzo. I sobota rano to jest ten sezon po spadku. Ale ja zastanawiam się, dlaczego pan Ryszard nie powiedział, słuchajcie, spadliśmy z ligi z okazji tej euforii. Powrotu do pierwszej ligi, przykręcamy krzesełka. Wszyscy jedziemy, panowie. To było dobre. Ale powiem ci, że jak użyłeś tego określenia z piątkiem, wiem, że to już trochę oklepane. Italo Disco z Ekstraklasy. Idzie Sebastian Fijamiański. Wykręcamy krzesełka. Robimy spółkę akcyjną i potem spadek, nie masz krzesełek. I tak, gdy musisz zapłacić, bo to śmiech hazardem, ale to jest 730 tysięcy złotych z kasy miasta, z pieniędzy podatników, które trzeba wydać na krzesełka, które pan prezydent rozdał kibicom. No ale każdy ma krzesełko teraz dom. I tak to jest 3 razy mniej niż wydano na pana Danka, bo no właśnie. Ale to historia z panem Dankiem, bo o tych krzesełkach, które ja się spodziewałem, do czego to zmierza, tak? Ale z panem Dankiem, który też był prezesem w klubie Ekstraklasy, wtedy w Sandecji, to mnie zaskoczyło. Znaczy nie był prezesem, bo okazuje się, że wymóg licencyjny jest taki, żeby być prezesem, trzeba mieć wyższe wykształcenie. Pan Danek więc przestał być prezesem, ale został dyrektorem klubu. Powstało specjalnie stanowisko dla pana Danka, żeby nie było mu smutno. Sprawa pana Danka jest jednak zupełnie w innym kierunku zmierza, zaskakująco. Bo to jest o tyle interesujące, że znowu powtarza się to, co przy krzesełkach. Jest awans, pojawia się pewne wyzwanie. Dobra, damy radę. Wyzwaniem dla Sandecji było stworzenie spółki akcyjnej. Spółki akcyjnej narodziło różne wątpliwości natury właśnie formalnej, z uwagi na to, że prezes musi mieć wyższe wykształcenie, no ale też nie do końca formalnej, tylko zwyczajnie od strony tego, kto ma mieć ten decydujący głos. Prezes Danek powiedział, że słuchajta, ja tu bardzo dużo dałem pieniędzy, więc jeśli ja mam utracić te wpływy, bo jest spółka akcyjna, wiadomo, że większość akcji będzie musiało posiadać miasto, żeby wszystko było koszernie, no to jakaś może rekompensata, bo wiecie, ja dużo włożyłem w Sandecję. Tak. Miasto wtedy jeszcze, później straciło ten instynkt, ale wtedy jeszcze zdarzało się pytać, ale po co, na co te pieniądze, jak to, o co chodzi, na co zapłaciłeś. Teraz znaleźć ten fragment. Tak, ale masz, tak? Mam. Jak coś się będę im posiadał. Teraz miasto już nie zadaje takich pytań, na co, po co, ty po prostu daje. Ale wtedy jeszcze pytał, ale panie Danek, to może pan jakieś faktury albo coś, jakieś przelewy, że jak pan tak nam udowodnił, że w tą Sandecję włożył naprawdę grube miliony. Pan Danek powiedział, że oczywiście chętnie, ale nie teraz. Teraz ja potrzebuję, żebyście mi zapłacili. Normalna logika biznesowa. Chcesz odsprzedać swoje, nie wiem, udziały, tak? Swoje wpływy w klubie, miastu, innemu podmiotowi i mówisz, że dużo włożyłeś w ten klub. Oni cię pytają o
faktury, o jakieś dowody tego, że coś wpłaciłeś, ty mówisz, najpierw zapłaćcie, a potem pogadamy. A ja później pokażę wam dowody ewentualnie. Ja... Tak się robi w biznesie. Z uwagi na ostrożność procesową przeczytam, co napisał tym Kuba Białek. Słusznie. Miasto na to, bo tutaj zaczęło się od tego, że Danek mówi, no wspierałem klub, to teraz proszę mi tutaj odpalić działę. Miasto na to, i to Kuba Białek napisał, nie ja, ja tego nie mówię, to Kuba Białek, jakby co. Miasto na to, okej, okay, zrekompensujemy ci to, co zainwestowałeś w Sandecję, jeśli wykażesz swoje wydatki na piśmie. Ale Danek niczego nie wykazał. Nie posiadał żadnych dokumentów, żadnych potwierdzeń, żadnych papierów. Nie przedstawił jakiegokolwiek dowodu na to, że przekazał klubowi choćby złotówkę. A mimo to nie wyglądał na człowieka, który cokolwiek odpuści. Władze miasta nie mogły sobie pozwolić na czasochłonne przepychanki. Musiały zakładać ekspresowo spółkę akcyjną, zaraz startował sezon. Ratusz mógł się kłócić z Dankiem i wygrałby, lecz trochę by to potrwało. Ratusz mógł też mu zapłacić i swobodnie działać od razu. Zapłacił 2,5 miliona złotych i 30% od przyszłych transferów zawodników, którzy przeniesie się formalnie z Sandecji Stowarzyszenia do Sandecji Spółki Akcyjnej. Na takie warunki dogadał się miasto i Danek, który może nie udokumentował swojego wsparcia dla klubu, ale wykorzystał to, że Ratusz stał pod ścianą. Miasto po prostu uwierzyło na słowo, że Danek faktycznie dużo włożył w Sandecję. Drogie miasto Sandecji, muszę się przyznać, że bardzo mocno wspierałem Sandecję finansowo w ostatnich latach. Bardzo mocno. Nie mam na to żadnych dowodów, ale no chyba nie są wam dowody, faktury. Kto wśród przyjaciół, a cała polska piłka to przyjaciele, jedna to wielka jedna rodzina. Wielka rodzina. W rodzinie nie rzuca się papierkami, kwitami, tak. Więc myślę, że uwierzycie mi na słowo, gdy powiem, że naprawdę bardzo dużo włożyłem w Sandecję, w jej rozwój, w jej awans do ekstraklasy. Ty Kuba wiesz, ja ci mówiłem, że tak. Ja bardzo pomagam Sandecji, awansie do ekstraklasy. Jakoś się rozliczymy, to nie musi być tak duża kwota jak u pana Danka. Ten procent od transferów, ty wiesz, że ja wyszukałem tych piłkarzy, prawda? Pamiętam, szczególnie tak, Danka, tak. Młodego Danka. Bardzo młody Danek, to mi tak wpadł w oko na podwórku pana Danka, że mówię, o, to jest gość. I możemy się rozliczyć, tak? Jak najbardziej. Nieprawdopodobna historia, pokazująca, jak destrukcyjnym środowiskiem jest Ekstraklasa. Musisz zakładać, mój, tu stadiony chcą od ciebie, tu spółki akcyjne chcą od ciebie, ja nie mam głowy do tego wszystkiego, żeby od razu tu spółki akcyjne i stadiony budować. No i w Nowym Sączu niestety wyszło jak wyszło. I tu jest znowu kwestia Ekstraklasy. Sponsorzy. To jest najbardziej dla mnie chyba, jeden z najbardziej szokujących mnie fragmentów. To prawda. No. Gdy Sandecja awansowała do Ekstraklasy, jej osiągnięcia na polu sponsorskim były dramatyczne. Po promocji do Ekstraklasy nie nawiązała współpracy z ani jednym nowym partnerem. Dotychczasowi sponsorzy uciekali lub obcinali swoje nakłady. Ja tego nie rozumiem. Wchodzisz do Ekstraklasy, masz ten sukces. Masz taki sukces, że rozdajesz krzesełka kibicom. I nie potrafisz w tej warunkach, w tej euforii, gdzie każdy w mieście chce się... To jest największe wydarzenie w Nowym Sączu. Tak? Większe niż koncert, na którym kiedyś śpiewał Piotr Świeczewski, bo mi o tym opowiadał. Też w Nowym Sączu. Tam były takie Sylwestra i on tam śpiewał. Masz awans do Ekstraklasy, wydarzenie dla Nowego Sącza i żadnego sponsora nie jesteś w stanie na tę euforię nakręcić? To tak, jakbyś tego nie chciał. Tak, jakbyś tego nie chciał wcale, bo nie, bo się przylepią sponsorzy, to będzie sukces ich. Myślę, że musimy ten sukces dyskontować trochę sami, żebyśmy to my byli jego autorami. Tak to trochę brzmi. Ta niechęć, musisz mieć bardzo dużo niechęci do sponsorów, żeby na awansie do Ekstraklasy stracić sponsorów. Ja stanę w obronie Nowego Sącza. Jakbyś dopiero co zakończył negocjacje z panem Dankiem i miał kolejnych biznesmenów lokalnych jeszcze ogarnąć, to myślę, że na miejscu miasta też byś sobie dał spokój z szukaniem sponsorów. Na pewno jest to trochę kuriozalne i na pewno pokazuje to, jak łatwo się zachłysnąć tą Ekstraklasą, bo ja wierzę głęboko w to, że w Nowym Sączu stwierdzili, że no dobra, my tu teraz mamy przecież już nowy stadion zaraz, tuż tak. Za rogiem, już krzesełka wymontowane. Już krzesełka są, tak. Zaraz przyjdzie z Kanal Plus jeszcze pinioch. Mm-hmm. Poza tym tutaj, wiecie, jak coś to miasto jeszcze trochę dorzuci, no jakoś to będzie, jakoś to będzie. Wiesz, co jest problemem z tym pieniędzmi z Kanal Plusu? Że nie ma ich jak się składa. Wszyscy ich dostają. A to też. To nie jest problem. Tak, że dostajesz pieniądze z Kanal Plusu, a teraz to zaszaleje. Co? Inni też mają te pieniądze, a nie tylko Beniaminek? Cholera jasna. To trochę utrudnia sprawę, żebym zbudował droższą, lepszą kadrę. To nie fair. Właściwie tylko od Beniaminka powinien dostać pieniądze z Kanal Plus. Żeby wyrównało się. Tylko zacznijmy od ubiegłego sezonu, nie od przyszłego. Jeszcze jeden, Kuba, ważny fragment odnośnie tego nieudanego romansu Sandecja Ekstraklasa. Sezon w elicie, Sandecja, mimo tych pieniędzy z Kanal Plusu, zakończyła ze stratą 7,4 miliona złotych, a po spadku dalej płaciła za zżycie ponad stan. To jest to, czego się boi każdy Beniaminek w Ekstraklasie, że
możesz po prostu tak wyglądać. 7,4 miliona, to jest dużo więcej niż w ogóle daje Canal+. Oni wydali wszystko, co Canal+, wydali te pieniądze sponsorów, którzy jeszcze nie uciekli, wydali pieniądze z miasta i jeszcze 7,5 bańki, górki. Nawet jak się by się utrzymali, to chyba mieliby jakieś kłopoty. Ja nie rozumiem tego. 7,5 bańki generujesz? No bo to trzeba było, wiesz, to trzeba... A, na kogo w ogóle? Ja to szybko sprawdzę, naprawdę. Tak, śmiało. Zerknij, jak Sandecja wyglądała w swoim sezonie w Ekstraklasie. Ja pamiętam, Korzem że nie był? Najlepiej. To nie był najmocniejszy skład w historii Ekstraklasy. Czekaj. O, Kazimierz Moskal, trenera. Wiem, pamiętam. Przypomniało mi się. Pamiętam też ten mecz z Zagłębiem Lubin, gdzie było 27 kibiców Zagłębia. Ostatnio zresztą rozmawiałem z jednym z nich, którzy mieli mieć dożywotnie karnety. Właśnie, panie prezesie Zagłębia Lubin, jeśli nas oglądasz teraz, mieli mieć dożywotnie karnety ci kibice, co byli wtedy na meczu w Niecieczy. Mecz w Niecieczy, Sandecja na Wysoce Zagłębie Lubin, minus 15 stopni. Pamiętam jak dziś, pamiętam jakbym tam był. No dawaj, jakie no mam, tak patrzę, kto mógł kosztować duże pieniądze. Damir Sovcic wtedy przyszedł. Razem z psem. Z koreańskiej ligi, z Suwon Blue Wings. Na pewno spora kasa. A pies skąd? Co? Pies skąd przyszedł? Patrick Mraz. Na pewno duży kontrakt. Pablo Ksiądz z Karpaty. Aleksander Benga, rumuński piłkarz z Dako Getika. Płamen Kraczunow z Etnikosu. Płamen Kraczunow, to było Tomasz Brzyski, Aleksander Kolew. Pamiętam tego piłkarza. Jak najbardziej. Też Mateusz Cetnarski przyszedł z Krakowi. No myślę, że trochę poszło wtedy kasy na te niektóre z tych transferów. Aleksander Kolew to też był mój idol w tamtym czasie. Człowiek, który został zapamiętany głównie z Szalika. Ale gdzie on ten strzał? W Arce strzał? Gdzieś strzelał. Pamiętam, że gdzieś w Ekstraklasie strzelał i to wystarczyło, żeby złapał kontrakt. Potem w 7 innych miejscach. No tak boiskowo, to ta sentencja nie była aż taka zła w stosunku do tego, jak była zła, co się działo za kulisami. Ja nawet lubiłem je momentami. No, jak można nie lubić drużyny Kazimierza Moskala. Ona tam miała bardzo fajne wejście, a później chyba 20 meczów bez zwycięstwa. Była wesołym zespołem. Coś się działo wokół niej, tak? Miał 7 bramek Kolew. No widzisz. W tamtym sezonie. Tęsknię za Kazimierzem Moskalem. Gdzie masz ten, jego karierę? Bo tak. On grał w wielu. To zobacz, w jakich on chyba grał. Grał jeszcze wcześniej w Arce. A jak weźmiesz cały profil, to będziesz cały widział profil, tak? No, bo tam są wszystkie transfery Aleksandra Kolewa. Czekaj. Bo pamiętam chyba Arkę, Sandecję i nie wiem, czy jeszcze czegoś. Stal Mielec. A, widzisz. Stal, Sandecja, Arka i Raków. On po Arce, po Sandecji, no, był w Rakowie. No, w sumie nie dziwię się, to jest profil piłkarza pod Raków Częstochowa. Taki nie za bardzo strzela, ale gdzieś tam pracuje. W ogóle nie dziwię się, że Marek Paprzon zwrócił mu uwagę. Właśnie tak. Myślałem, że taki, zanim taki sprawdziłem, że taki trochę, no. Paprzonowaty. Tak. Więc tak wyglądała Sandecja w Ekstraklasie, bez krzesełek, bez stadionu, bez pieniążków, bez sponsorów, bez niczego. No i bez też utrzymania. No i potem są ciężary, bo jak wierzysz i spadasz jako Beniaminek, to jeszcze nie zdążyłeś zbudować struktur, jakby ktokolwiek w Sandecji był zainteresowany ich budowaniem, a już trzeba się zmierzyć z realiami pierwszej ligi, gdzie nie ma pieniędzy z Canal+. Jest równie słabe zainteresowanie sponsorów, bo z Sandecji nie było tego zainteresowania już wcześniej. A dodatkowo utrzymują ci się koszty, które miałeś w Ekstraklasie, między innymi te związane z spółką akcyjną. I to jest osobny aspekt, któremu warto poświęcić moment, że Sandecja wyciągnęła wnioski z tej przygody. Bo niektórzy mówią, że nie wyciągacie wniosków i potem zawsze jest ta sama lipa. Sandecja wyciągnęła wnioski. Jak jej zaczął grozić awans dwa sezony później, to zrezygnowała z walki o ten awans. Szokujące to jest w ogóle. To jest coś, co Marcin Fedek ujawnił piłkarskiej Polsce, zanim jeszcze zaczął obrażać napastników Manchester United w bardzo niewybredny sposób. Natomiast jeśli chodzi o tamto zdarzenie, no to ja to pamiętam, bo to było tak, że o awans walczył Raków, ŁKS, Stal Mielec oraz Sandecja. 3 kwietnia Stal Mielec w meczu dwóch zespołów z szansami na promocję do wyższej ligi. 2019. Tak, 2019. Marcin Feddek wypalił na antenie Polsatu, że usłyszał od nowosądeckich piłkarzy, iż władze klubu nie chcą awansować do Ekstraklasy, co mieli przekazać w klarownym komunikacie.
I to jest jedna z tych nielicznych sytuacji, bo często to się używa jako takiej kalki. Nie która chce jest, im się coś, to da, jest nie, że nie chcą awansować, no. Bo kontrakty wtedy zostaną rozwiązane, bo ściągną lepszych piłkarzy. Albo nie chcą awansować, bo i tam jest szereg innych. No, nie znam zbyt wielu ludzi, którzy nie chcą dostać kilku baniek złotych w naszej pięknej walucie rodem z NBP za awans do Ekstraklasy. Nie ma zwyczajnie takich klubów, natomiast Sandecja jest wyjątkiem. I Sandecja jest wyjątkiem nie dlatego, że tam są głupsi ludzie, prawdopodobnie nie dlatego, że tam są głupsi ludzie pod tym kątem, tylko jest wyjątkiem dlatego, że nadal nie miała obiektu i wiedziała, że jeśli znowu awansuje do Ekstraklasy, to znowu będzie dupa, bo prezydent przyjdzie, każe wykręcać krzesełka, a potem się buja cały sezon na obczyźnie. Więc Sandecja jako jeden z nielicznych była świadoma, że już sama procedura awansu będzie trudna, bo Zbigniew Boniek powiedział, że ostatnio Sandecja go oszukała. Takich słów użył Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, że mieli mieć stadion, a dupa zbita, a nawet są w pierwszej lidze, nie mają tego stadionu cały czas. Więc jak następnym razem ktoś awansuje w taki sposób, z takim planem, że słuchajcie, Sandecja, teraz z doklejonym wąsem, teraz już będziemy mieć nowy stadion, słuchajcie, to nie ta ogolona Sandecja, co awansowała. Zbigniew Boniek, nie ufam Sandecji, ale tu jest Sandecja z wąsem, to chyba Sandecja nie jest ta Sandecja. Kurde, Sandecja z wąsem nigdy mnie jeszcze nie oszukała. Tak. Sandecja bez wąsa, no tak, ale Sandecja z wąsem nigdy. Więc tam było ryzyko nawet tego, że faktycznie komisja do spraw licencji, która od dłuższego czasu już nie stosuje takiego twardego, że nie dajemy licencji naraz pierdzielać jednej ligi, tu mogłaby w taki sposób postąpić, a nawet w takim mieście jak Nowy Sącz, gdzie nie masz za bardzo te marketingi, stringi, jednak to by był dosyć duży cios. Marketingi, stringi. Tak, i stringi też. No jak już są golasy, to czemu nie stringi? Stringi byłyby już awansem. Tak. Nie dbasz o wizerunek zbyt mocno, ale jednak to byłby cios, że robisz awans do Ekstraklasy i znowu jesteś totalnie nieprzygotowany. Jesteś na tyle nieprzygotowany, że nawet bardzo łaskawy PZPN nie daje ci licencji. To był dla Nowego Sącza i dla Sandecji dramat. Dlatego lepiej było bardzo ostrożnie podejść do kwestii tego awansu. Nie jestem pewny, czy było dokładnie tak, jak to zrelacjonował Marcin Fedek i jak opisał to Kuba, bo ponoć to z Rady Nadzorczej płynęły takie głosy. Tak, tak. Przekaz od Rady Nadzorczej, czyli po prostu od osób z miasta będącego współudziałowcem. Że tak było, to było. Daj ta spokój z tym awansem, bo to tylko problemy. Bo to dla miasta kłopot. I trudno tę decyzję krytykować, bo jest to nauczenie się na błędach. Ostatni awans do Ekstraklasy to taka lista kłopotów, że Sandecja się trudno krytykować, no wiesz, no to nie jest za bardzo sport już. Nie jest to za bardzo sport, natomiast widać jak wielkie spustoszenie Ekstraklasa była w Sandecji za pierwszym razem. I jak trudno było wyciągnąć im jakiekolwiek wnioski, skoro są tu, gdzie są. I co więcej, są tu, gdzie są, nadal bez stadionu, grając często mecze na obczyźnie. Ostatnio chyba też na Garbarni między innymi. No to jest coś absolutnie niebywałego. To co się dzieje i niebywałe jest to, że zwyczajnie Sandecja wtedy ten awans traktowała jako ewentualny problem. Bo zazwyczaj była ze sobą szczera. To mogę jej oddać. Tak, bardzo. Do bólu szczera nawet bym powiedział. No, coś jeszcze w tym temacie? Czy chcesz już Aleksander Arkadiusz na przykład? Albo chyba tak, chyba czas. No to jeszcze jest oczywiście jak zwykle trop PZPN-owski. Różne sprawy. Cezary Kulesza, dlaczego? Z jakiejś przyczyny Cezary Kulesza musi się pojawiać w tej sprawie. Tak w wielu jest. Sprawach się pojawia. Wydaje mi się, że trudno jest uniknąć sprawy w Polsce 2023, gdzie się nie pojawia Cezary Kulesza nagle. Tu się Cezary Kulesza pojawia jako dobry znajomy radnego Ziaji. Radny Krzysztof Ziaja, który reprezentował Sandecję Nowy Sącz na wyborach PZPN w 2021 roku. I ktoś może zadać pytanie, a dlaczego radny miejski pojechał reprezentować Sandecję Nowy Sącz na wyborach PZPN? Takie dosyć niecodzienne. No, to wiesz, to i tak... Gdy już trochę rozmawiamy o Sandecji i to przestaje być dziwne, tak? Ale to widać jako mocno, Sandecja jest klubem miejskim, radnym. To nie jest tak, że tylko miasto daje pieniądze i tyle. Tylko ono jest naprawdę klubem miejskim w bardzo mocnym tego słowa znaczeniu. Tak to wynika, skoro jest to normalne dla Sandecji, że radny jedzie ją reprezentować na walnym PZPN. Można by było powiedzieć, że bo wiecie, bo może nikt z klubu nie chciał jechać i dlatego stwierdzili, że tego radnego, więc pozwolę sobie przeczytać. No właśnie, ja tylko zarysuję tło, że pan radny Ziaja twierdził, że został zaproponowany przez Sandecję i pan Arkadiusz Aleksander, ówczesny prezes, sam wysunął tą kandydaturę. Chcesz przeczytać z podziałem na rolę? Ja będę czytał pytania. Odpowiedzi... To najpierw powiedzmy pana Krzysztofa Ziaję jego oficjalną wersję. Zarząd spółki reprezentowany przez prezesa Arkadiusza Aleksandra zgłosił moją osobę, a ja wyraziłem zainteresowanie.
jak mógłbym odmówić, gdy woła Sandecja, tak moim honorem jest walka. Tak jest. Spodziewam na rolę. Masz cztery odpowiedzi. Dobrze. Dlaczego zarekomendował pytasz pan... pana Aleksandra. Tak. Ja jestem Kubą Białkiem. Znaczy nie jestem Kubą Białkiem. Czytam tylko to, co Kuba daje. Niestety. Dlaczego zarekomendował pan radnego Krzysztofa Ziaję jako osobę, która miała reprezentować Sandecję Nowosącz na wyborach PZPN? Pomidor. Czy to pana pomysł? Pomidor. Był pan poddany jakimś naciskom? Pomidor. Czy można wiązać z tą sytuacją pana rezygnację z Sandecji Nowosącz, która dokonała się w podobnym czasie latem 2021 roku? Na pewno tak. Pan Aleksander pokazał, że mówienie pomidor wcale nie jest tak, że nic nie mówisz. Tak jest. Wprost potwierdził to, że został zmuszony do tego. O nie, wprost przepraszam, nie. Wprost przepraszam, nie. Pomidor, ja również. Nie dokończyłem tego zdania. Dziękuję, że dbasz o moją nieprocesowość. Bezpieczeństwo procesowe. Czy można wiązać z tą sytuacją pana rezygnację? Na pewno tak, odpowiada Arkadiusz Aleksander. Czyli tłumacząc na polski, ktoś mógłby powiedzieć, na pewno nie ja, ale ktoś inny mógłby powiedzieć, że prezes poczuł się po prostu osobą numer dwa w klubie, w którym jest prezesem. A nie jest dobrze, kiedy prezes czuje się osobą numer dwa w klubie, w którym ma zawodę. Znaczy wiesz, to są różni prezesi. Niektórzy są, jest taka funkcja prezes zderzak, tak? Ale już jest po prostu, jeśli ranny po prostu wciska się, że no powiedzmy prezes w Rakowie, czyli jest numerem jeden no w klubie. Tak, masz rację. Więc wiesz, to nie jest tak, ale no tu jeśli radny, no to już jest jakieś przekroczenie jakiejś granicy dość mocnej, tego układu dziwnego. Myślę, że to był jakiś taki fajerwerk tego dziwnego miejskiego układu. I bardzo cieszę się, że Kuba dotarł do pana Ziaj i zapytał, dlaczego to właśnie on, jest to pięknie umieszczone, jak ktoś sobie zerknie, jest tuż pod zdjęciem pana Ziaj nad jakimś jeziorem z Cezarem Kuleszą. Okulary, lato, piękna woda, na pewno wędkowanie. I tuż pod tym jest pytanie do pana Krzysztofa Ziaj. Dlaczego akurat on reprezentował? Czy chcesz znowu z podziałem na rolę? Dobrze. Czy chcesz być dobrze. Krzysztofem Ziają? Bo wiem, dobrze. Że te wypowiedzi ci bardzo przypadły do gustu. Nie musimy czytać całych, ale esencje, tak? To ja pytam jako Kuba Białek. Dlaczego akurat pan? Radni nie reprezentują klubów w takich sytuacjach. Czy kto... A, piramidka. Czy ktoś jest radnym, czy senatorem, czy posłem? Nie łączyłbym tego. Zakładam, że piłka łączy, a nie dzieli. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Aktywność futbolu jest mi bardzo bliska. Tak skracając. No, żeby być uczciwym, faktycznie radny Ziaja ma związki ze sportem. Był członkiem zarządu struktur związkowych, był sędzią piłkarskim. No generalnie. No to dobrze, że jest sympatykiem futbolu. Jestem pewien, że nawet pomagał Sandecji w wielu konkretnych sprawach, ale tu jest konkretny temat. Dlaczego radny reprezentuje Sandecję Nowy Sącz na wyborach PZPN i to Kuba krąży. Gdzie będą głosowania? Wybory, tak. Dlaczego Arkadiusz Aleksander nie chciał się pojawić osobiście? Na wybory pojechali głównie prezesi klubów. No nie wiem, czy nie chciał. O to należałoby zapytać bezpośrednio pana Arkadiusza Aleksandra. No zapytał Kuba Białek. Delegatami na zjazd PZPN byli przeróżni ludzie. Prezesi, dyrektorzy sportowi, właściciele, sędziowie, działacze sportowi, samorządowi, parlamentarzyści. W tej bardzo dużej grupie można było dopatrzyć się zatem osób z niemal wszystkich środowisk. I teraz esencja. Zabiegał pan o to, by jechać na wybory? Konkretne pytanie. Z największą ochotą przyjmuję wszelkie wyzwania, propozycje i prośby, którym jestem w stanie sprostać. Sandecję od najmłodszych lat mam głęboko w sercu, a nadto lubię działać pro publico bono. Zatem propozycję tę przyjąłem z radością. Ja teraz muszę się wcielić też Kuba Białek słuchający tego i myślący, typie, w ogóle mi nie odpowiedziałeś na pytanie. O co tu chodzi? Dlatego dopytuję. Ale czy pan czynił działania, które miały na celu przekonanie kogoś, że to pan powinien jechać? Bardzo dobrze zadane pytanie. Czy czyniłem działania? Czy czyniłem działania? Wie pan. Wie pan, jak ktoś mówi, czy czyniłem działania, wie pan, tuż wiesz, że czynił działania. Tak, jak jest czy, formuła, najpierw pytanie czy, a potem wie pan. Jak mówisz wie pan, to wiadomo, że coś to takie jest mętne już. Wie pan, cała historia mojej aktywności jest jakąś legitymacją do tego, żeby spodziewać się różnych sytuacji, w tym tego typu propozycji. Zakładam zatem, że moje szerokie doświadczenie na niwie sportowej sprawiło, że otrzymałem taką propozycję i z niej korzystałem. Reprezentowanie tak zasłużonego klubu to wyjątkowy zaszczyt. Wie pan.
Super, brawo. No potem to jest sądeckie właśnie świat. Oczywiście radny mówi, że nie jest tajemnicą, że zagłosował na Cezarego Kuleszę, że dostał też oczywiście stanowisko w Komisji do Spraw Bezpieczeństwa PZPN-u, że osoby, które pojawiły się w komisjach, zostały wybrane przez zarząd. Można było zapytać, czy właśnie tutaj nie było tak, że zna się z Cezarym Kuleszą, że zagłosował na Cezarego Kuleszę. Cezary Kulesza w ramach wdzięczności obsadził jego osobą różne stanowiska. Można by było tu wszystkie pytania zadać, gdyby się było dziennikarzem, a nie komentatorem, tak jak ja. Pan Aleksander tutaj wypada w tej historii jako pokrzywdzona osoba. Natomiast szybko chciałem powiedzieć, że pan Aleksander był pomysłodawcą sprowadzenia Frediego Adu do Sandecji. Wszyscy na pewno pamiętacie Sandecję z tego epizodu. Absolutnie wbrew panu Mrożkowskiemu, ówczesnemu trenerowi. I to jest bezsensowne zachowanie prezesa, który wciska zawodnika trenerowi, gdzie trener go nie chce. Adu przyleciał przez pół świata, nawet chyba nie wziął udziału w żadnym treningu, bo trener go nie chciał. I chłop wyjechał. Pan Aleksander tłumaczył wtedy, my po 5 minutach przyjazdu Adu spełniliśmy swoje marketingowe cele, bo rzeczywiście o Sandecji pisano w Wietnamie, w Stanach, wszędzie. I to jest kompletny brak szacunku dla biednego Frediego Adu. Kompletny brak szacunku. Jak można takie słowa w ogóle napisać, wypowiedzieć? To, co sprowadziłeś chłopa po to, żeby zawracałeś mu gitarę, żeby zrobił sobie zdjęcie. I też chciałem powiedzieć, że na pewno widać po latach, Kuba, jak tamto sprowadzenie Frediego Adu, te wzmianki w wietnamskiej prasie przełożyły się na liczne grono sponsorów, które dzisiaj wspiera Sandecję Nowy Sącz. Świetny deal z tym Freddy Adu. Ja jeszcze dodam, pomijając jakby kwestię Frediego Adu, która też jest oburzająca, absolutnie, ale jedną odpowiedź z tej rozmowy, którą tutaj cytowaliśmy. W jaki sposób znalazł się pan w Komisji do Spraw Bezpieczeństwa? Zarząd PZPN wybrał moją osobę. To jest moja ta konstrukcja. Osoba. Moja osoba. Okay. Uwielbiam po prostu. Moja osoba sugeruje, że musimy przeciąć, ale jeszcze chyba Sandecję trochę się... Chwilę musimy jeszcze, że jedna przynajmniej bardzo ważna kwestia. I już, z powrotem mówimy. Zdecydowały kwalifikacje i doświadczenie Krzysztofa Ziai, jakby co, jakby kto pytał. Znaczy on się tłumaczy bardzo logicznie. Przeszłość jego sportowa zaproponowała go na reprezentanta Sandecji Nawal. Proste. Wydaje mi się, że wiesz co, że gdyby nie to, że pojechał w zastępstwie prezesa na ten zarząd, na te wybory, gdyby nie to wszystko, co się działo w Nowym Sączu, to dla mnie to nie jest jakaś kontrowersyjna historia, że 45 lat zajmuje się piłką, tu uczestnictwo w meczach wyjazdowych, tutaj sędziowanie, żyje tą piłką i okej, tacy ludzie są potrzebni w każdej organizacji sportowej, choć może niekoniecznie, kiedy prezes czuje się tak pokrzywdzony, że rezygnuje ze stanowiska i całość, no trudno pozbyć się tego kontekstu znajomości z Cezarym Kuleszą i tak. Głosowania na niego. Droga Sandecjo, ja 30 lat jestem blisko polskiej piłki. Sandecję wspierałem w drodze do awansu. Miasto się jeszcze ze mną ma policzyć, więc ja też mogę reprezentować na Walnym. Też się znam z Cezarym Kuleszą, raz odpisał mi na SMS-a. No, elegancko. Ja już nawet nie będę, przez skromność nie wspomnę o wszystkich moich zasługach dla niektórych łódzkich klubów, takich jak Startuć na przykład, ale nikt mnie na delegata nie wziął niestety nigdy i bardzo tego żałuję. No, ale to tak, jeśli chodzi o tę wycieczkę na wybory, to chyba tyle. Jeśli chodzi o Frediego Adu, to mogę tylko się podpisać pod twoimi słowami, że to jest jakiś skandal. To był skandal. Wszyscy się heszkowali. Do dziś zostało to zdjęcie Frediego Adu uśmiechniętego, trzymającego szalik Sandecji, ale ten reportaż Kuby Białka przypomniał mi, że to było okropne od strony czysto ludzkiej, od strony potraktowania tego chłopaka. To było żenujące. Dokładnie. Jak baba z wąsem go potraktowano. Nie, po prostu fatalne, po prostu okropne podejście. Wykorzystali go. Ma rację Freddy Adu, Sandecja go wykorzystała. Niestety. Ale to nie wszystko. Nadal. Dwa tematy jeszcze dotyczące Sandecji. Pierwszy, prezydent na koszulkach. No to jest taka drobna kwestia, ale rzeczywiście no to też pokazuje, jak bardzo. To jest chyba najbardziej miejski klub w Polsce, jeśli prezydent uznał, że wciśnie swoje nazwisko na koszulkę. Bardzo dobrze powinni być. Wszyscy prezydent. Każdy przedstawiciel samorządu powinien być na koszulkę. Ja też tak uważam, że tak powinno po prostu. Jakby to było dobre, bo czasem tak mówię, bo tak stygmatyzujemy trochę te kluby miejskie. Tam Lubomir Hanzel tak zaznaczył. Dobrze. Stygmatyzujemy te kluby miejskie, że czasem je krytykujemy, że właśnie te pieniądze tam płyną szerokim strumieniem, że 38,6 miliona w 6 lat Sandecja otrzymała z miasta. Ja byłbym za tym, żeby był taki wymóg licencyjny, że jeśli jesteś klubem miejskim, to musisz mieć nazwiska wszystkich radnych, nie, wszystkich mieszkańców na koszulkach.
I to by było coś. Jak musisz, widzisz, patrz, jesteś klubem z jakiegoś miasta, takiego dosyć sporego, z Kielc na przykład, i na tej pięknej, żółto-czerwonej koszulce musisz zmieścić wszystkie nazwiska Kielczan. Bo tak, bo to są wszystko mali sponsorzy, drobni sponsorzy klubu. I pan prezydent jest, jak wiadomo, pierwszy obywatel, ale tutaj powinna iść za tym dalej konsekwencja. Prezydent, a dalej każdy inny mieszkaniec tego Sącza. Bardzo ważne jest to. Nie, drodzy widzowie, tak to się zdarzyło. Na koszulkach Sendecji w 2021 znalazł się napis Patron honorowy Lubomir Handzel, prezydent miasta Nowego Sącza. To tuż jest nad herbem. Oficjalnie na serduchu. Tak, tu jest serce. Już wiem. No, interesujący pomysł. Ale... I znalazł się. To jest biały kruk, jeśli chodzi o koszulki. A poczekaj, koszulki w Polsce. Ja chciałbym mieć bardzo koszulkę z panem Lubomirem Handzlem. Znaczy, wiesz, co mi się wydaje, że niektórzy działacze miejscy nie mają poczucia żenady, jakiejś granicy, że tak, dajmy prezydencie, a ja na koszulkach Sandecji, ale miło z naszej strony. A nie, to nie będzie za dużo? Nie, fajnie. Daj to moje zdjęcie bardziej żółte. Fajnie będzie. No dobra, ale to zdjęcie damy też tak tutaj? Moje? Może się ogolę, tak? Czy tak może być? Nie. Jak się tak, ogolisz, to Boniek się pokapuje. A może z żoną? Może być z żoną na koszulkach Sandecji, ja? Czy nie? Czy za dużo chłopaki? Nie, dobrze będzie. Takie bardzo dworskie to jest. Mhm. A pamiętasz tego działacza, co dostał na zakończenie swojej pracy obraz swój w stroju szlachcica? To była historia polskiej. No, myślę, że tak. Pan prezydent w stroju szlachcica jako główny sponsor tak na całą koszulkę. Kortu, sztucy. Ale pamiętam, bo tam, kurczę, nie jestem pewien, że to nie było też Nowy Sącz albo gdzieś okolice, że dostał obraz, gdzie był on w kontuszu i do tego był wiersz taki, że nas broni niczym demokracji, niczym ojczyzny. Piękne to było. Mhm. Uważam, że powinno się to częściej zdarzać. Ostatecznie chyba kibice zaczęli protestować. Że to nie bardzo jest... świetnie wymyślone. Brawo. Brawo działaczy. Macie tak głowa pełna pomysłów. Natomiast są też, no jednak, są też obcięte wydatki. I wiesz co, ja tak sobie czytałem ten artykuł Kuby i myślałem, okej, no może po prostu Nowy Sącz jest bardzo bogatym miastem. Może po prostu, skoro jest tam tych 500 milionów, nie znam dokładnie realiów Nowego Sącza, nigdy tam nie byłem, skoro mają 500 milionerów, może są bogatym miastem, może ich na to stać. Trochę przykład Stężycy, gdzie często jest krytyka wszędzie, no bo tak. Brzmi to absolutnie kuriozalnie, że w takiej miejscowości robisz sobie profesjonalny futbol, ale tam są głosy podzielone, no bo już mamy wszystkie chodniki nowe, już wszyscy nauczyciele dostali podwyżki. Jeźdź do Kleszczowa i powiedz, że tam czegoś brakuje, tak? Tam tak. Jest, no więc może to jest takie miasto. No i to jest gwóźdź do... Nie wiem czego. Do skrzyni. To jest gwóźdź, który można przybić krzesełko na studenta. Sprawa Izby Wytrzeźwień, o której ten sam pan, który postanowił wcisnąć się na koszulki Sandecji Nowy Sącz, mówi, że to kosztuje bardzo dużo i nie może tak być. Że Izba Wytrzeźwień, że 1000 zł kosztuje utrzymanie pensjonariusza w Izbie Wytrzeźwień, to tyle to największe hotele nie kosztują w Nowym Sączu, najbogatsze. Więc trzeba po prostu, wiadomo, po prostu usunąć Izbę Wytrzeźwień. Dobrze. Niech trzeźwiają gdzie indziej. Damir Sowsić i jego pies są ważniejsi niż jakieś tam instytucje publiczne. Mhm. I wobec tej sytuacji Izba Wytrzeźwień jest dla miasta nie do udźwignięcia. Takie słowa padły. Izba kosztuje tam około 3 milionów złotych, jej funkcjonowanie roczne. I to jest nie do udźwignięcia. Nie do udźwignięcia. Izba Wytrzeźwień jest nie do udźwignięcia, Kuba, w momencie, gdy podobne albo większe wydatki na Sandecję są do udźwignięcia. I moim zdaniem tutaj jest klasa. Łatwy cel, a ten na pijaku będziemy wydawać, tak? O, nawalili się i będziemy teraz na nich łożyć. Świetny ruch w ogóle, że co 1000 zł? Ja sam byłem trochę zaskoczony. Przecież, kurde, 1000 zł? Naprawdę dużo, nie? Ale tu jest jeszcze ta druga kwestia. Świetna robota Kuby, który dotarł, że teraz te osoby trafiają na SOR. I to jest problem dla lekarzy, to jest problem dla pacjentów, którzy trafili tam no, z różnych przyczyn, tak? Jak to na SOR-ze. I oni się użerają po prostu z osobami w stanie bardzo ciężkiego przepicia, tak? To jest potężny problem dla nowosądeckiego szpitala. Potężny, codzienny. Lekarze mają tego dosyć, pacjenci są w jakichś skandalicznych warunkach przez to, że usunięto Izbę Wytrzeźwień, a pieniądze z Izby Wytrzeźwień spokojnie mogłyby być, gdyby nie gigantyczne kwoty na Sandece. Taka jest prawda. I to jest już, widzisz, tutaj już łączymy ten świat. Bo często mówimy, a te pieniądze, mam wrażenie, Kuba, czasami z miasta są takie, wiesz, trochę wirtualne. A przesuwamy. Wszystkich czy niczyje? Przesuwam, a tu jest konkretna sprawa.
konkretna sprawa lekarzy, konkretna sprawa konkretnych pacjentów, którzy każdego dnia ze względu na brak izby wytrzeźwień, gdzie te pieniądze były, ale są teraz w Nowym Sączu, w Sandecji, są kłopoty zwykłych mieszkańców bardzo poważne. W zapalnym momencie. Przepraszam, na Sorze. Przepraszam najmocniej, panie ze złamaną ręką na Sorze. Może i nie ma dla pana łóżka, ale mamy dla pana krzesełko wykręcone ze stadionu Sandecji przy awansie 5 lat temu. Proszę sobie tutaj usiąść. O kurde, nie wiem, czy się nie wyrwałem. Nie wyrwałem się. Słyszysz? Przeczytam cytat, dobrze? Z tych wypowiedzi, bo no. Kuba rozmawiał z panią Agnieszką Zele-Kraktan. Jak widać, nie ma potrzeby jakiejś anonimowości. Oni otwarcie mówią o problemach, które po prostu wygenerowało usunięcie izby wytrzeźwień. Sytuacja na Sorze jest bardzo trudna. Każdej doby pojawia się u nas średnio 5-6 pacjentów przywiezionych w stanie nietrzeźwości. Każdego musimy trzymać na sali wśród innych pacjentów aż do wytrzeźwienia, bo nie mamy ich gdzie przekazać. Żaden lekarz nie podejmie decyzji o wypisaniu pacjenta w stanie nietrzeźwości, bo jeśli cokolwiek mu się stanie, lekarz poniesie za to winę i odpowiedzialność. Bardzo często dostajemy telefony do pacjentów, mówią, że tak się nie da w takim stanie uleżeć w takich warunkach. Jest tutaj o tym, że są ekstremalne sytuacje praktycznie za każdym razem, gdy przywiezieni do nas pacjenci są w stanie nietrzeźwości, pod rejestracją, jakieś szczanie, tym podobne kwestie. W ogóle sam budynek szpitala jest bardzo stary i przydałoby się prawdopodobnie zbudować nowy, bo jest bardzo mało miejsca. Pieniędzy na to oczywiście nie ma, ale znajdują się na osobę, która wyprowadza psa Sosicia i na pieniądze dla Zwonimira Kożulia. Ciekaw jestem, ile nowosądecki SOR mógłby skorzystać na kontrakcie z Zwonimira Kożulia. No. Ilu pensjonariuszy mogłoby zostać przeniesionych z SOR-u do jakiejś placówki, która by była bardziej odpowiednia dla ich potrzeb aktualnych. Trochę to brzmi populistycznie, ale no niestety taka jest prawda, gorzka bardzo, jeśli chodzi o Nowy Sącz, bo trudno jest tutaj uciec w jakieś, no słuchajcie, przecież to kropla w budżecie miasta. No to nie jest tak jak w wielu innych miejscach, gdzie możesz faktycznie te wydatki gdzieś zaszyć w rubryczce, że tyle już wydaliśmy na wszystkie inne rzeczy, że tutaj milion w tą czy w tamtą nam nie zrobi różnicy. Tam widać, że każdy milion złotych robi przepotężną różnicę w bardzo jasnych, zwykłych, codziennych sprawach, palących. Ktoś ląduje na Sorze. Kurde, sytuacja bardzo poważna i się użera z takimi rzeczami. I myślisz, że to, że Zwonimir Kożul trenuje w twoim klubie, jest odpowiednią rekompensatą? No nie. No, niestety. A przy tym trzeba pamiętać, że cały czas jesteśmy w mieście, gdzie przeniesiono sikającego rycerzyka pod płot byłego prezydenta miasta. I w mieście, w którym z budżetu obywatelskiego sfinansowano, Kuba, karnety na całą rundę. Ale budżet obywatelski to jest, wiesz. Jak patrzymy, dobrze, nie poruszam tematu. Wiesz, co w budżecie obywatelskim nas wygrało teraz? Lekcje Quidditcha darmowe. Okej, okay, budżet obywatelski to jest krwawe piekło, widzę. Znaczy, wiesz co, trochę widziałem, jak to się odbywa. Generalnie wygrywają te organizacje, które są najbardziej zdeterminowane, czyli szkoły. Bo szkoły mają dostęp do nieograniczonej liczby taniej siły roboczej do zbierania podpisów, czyli uczniów. I zazwyczaj te projekty wygrywają szkolne, ewentualnie jak gdzieś jest... Ewentualnie Sandecja. Ewentualnie Sandecja. Jak jest gdzieś jakaś silna organizacja, tak jak na przykład u nas Quidditchowicze, to Quidditchowicze sobie przegłosowali, że będą darmowe lekcje. Ja oczywiście nie zarzucam Quidditchowiczom, no po to jest budżet obywatelski. Jesteś obywatelem, zebrałeś grupę obywatelów, z którymi się chcesz czymś zająć i proszę bardzo, ja zagłosowałem na nasadzenia drzew. Ale niestety przepadł mój projekt, przepadł. Nie udało się. No i oczywiście na Muzeum UKS-y też głosowałem, ale tutaj też głosów zabrakło. Natomiast przy tych takich... Może Muzeum Quidditcha łódzkiego? Czemu nie? Jesteśmy chyba polską stolicą Quidditcha, tak patrząc na... Prawda, często się pojawia Quidditch i Łódź. Jak tak. Przypomnę, Mateusz Druszcz kiedyś pojechał na Łodziankę, chciał obejrzeć trening Widzewa, natomiast były akurat treningi Quidditcha i Widzew musiał czekać. No. Quidditch ważny sport. Łódź rzeczywiście stolicą polskiego Quidditcha. Musimy się tym chwalić szerzej. Tak, w ogóle jest taką stolicą magii, jeśli chodzi o Wiedźmin, Quidditch. Prawda. No i narkotyki. Sfera magii jest w naszym mieście rozwinięta bardzo, bardzo mocno. Co jeszcze? Quidditch, Wiedźmin, narkotyki. Okej, okay. To myślisz to na hasło, motto? Tak, powinniśmy mieć. Łódź. Zamiast ex navicula navis, że z łódeczki Łódź, to Quidditch, Wiedźmin, narkotyki. Przyjedźcie do nas. To się przyjmie na koszulki, Kuba. Myślę, że Daniel to przyjmie na koszulki? Koniecznie. Łódź. Quidditch, Wiedźmin, narkotyki. Ale to powinno być zamiast Łódź kieruje, bo to Łódź kieruje teraz wszędzie w kraju. Łódź, Quidditch, Wiedźmin, narkotyki. Moim zdaniem to by odniosło sukces takie hasło dla turystów. Oczywiście. Ile byśmy mieli narkoturystyki. Myślę, że Łódź powinna iść w narkoturystykę.
Koniecznie. Koniecznie. Tylko tak wyjdziemy z miejsca, w którym jesteśmy. Okej. Okay. No, dobrze, ale wracając do Nowego Sącza. To chyba tyle, jeśli chodzi o Sandecję, bo omówiliśmy wszystko. Podam się też, co powiedziały radny Mochenek. Kibice i ludzie. To ładnie wyłuskałeś. Kibice i ludzie. No to typowy lapsus, ale to rzeczywiście. Ale ładny. Zabrzmiał. Ja to przeczytam, pan Artur Mochenek. Jeśli chodzi o kluby piłkarskie, to kosztowne zajęcie. Kibice i ludzie związani z Nowym Sączem wymagają, by klub grał na wysokim poziomie. Miasto jest powołane do tego, by zapewnić mieszkańcom także tę potrzebę. I to jest dobrze, że to przypomniałeś, bo to jest kontrowersyjne moim zdaniem. Czy naprawdę jest aż taki silny wymóg, by klub grał na wysokim poziomie? Czy naprawdę miasto jest powołane do tego, by zapewnić mieszkańcom także tę potrzebę, ale kosztem innych potrzeb, na przykład w miarę sprawnie funkcjonującego SOR-u? Uwaga, bo o tym zapomniałem i ty też. Nierentowna Sandecja, wyciągająca ręce po 10 milionów miejskiej forsy, pożyczyła pracownikom swojego klubu pieniądze w kwocie 140 400 zł. Pożyczka jednemu z pracowników, nie wiadomo któremu, Miłosianczyk nie może udzielić odpowiedzi na ten temat. To też jest temat, który mnie frapuje bardzo mocno. Ciekawe na jaki procent, na jaki czas. Kwotę znamy, ale nie wiedziałem, że kluby tak są takimi pożyczkodawcami. Nie widziałem, nie widziałem reklam, żeby łódzkie kluby na przykład, słuchajcie, u nas... Co ty, to ty nie pożyczasz od Widzewa? Ja po zamku jest pożyczam, no stop. Tak to nie miał tu nic. To dziwne rzeczywiście, wprowadzane do uniwersum polskiej piłki pożyczki od klubu. Tak. Nie wiem. I to takie dosyć tajemnicze pożyczki, tak? Bo ja rozumiem, są czasem chyba w firmach taka opcja, jak pożyczka, wiesz, do przodu i później spłacasz ze swojej pensji. Takie rzeczy są podobno. Ja aż tak się nie orientuję. No, takie rzeczy są, że pożyczka i później to spłacasz na jakiś tam dobry ten. Tutaj jest po prostu tajemnica, nie wiadomo komu, jaki procent, co, nic. Brzmi to dziwnie. I takie rzeczy się przyklejają cały czas. Widzę, z tego co pamiętam, to jeden z pracowników stracił stanowisko tak naprawdę. Znaczy prezes, no to nie jest chyba tajemnica, że prezes, bo sam zresztą odnosił się do tego obszernie, wypłacał z klubu pieniądze w piątek i oddawał w poniedziałek, przez weekend nimi obracając. I to już było kontrowersyjne bardzo, kiedy prezes tego typu działania podejmował, a tutaj pożyczka po prostu... Słuchaj, no to ja też chciałem jeszcze z tego niekończącego się Eldorado ciekawych tematów. Miasto rozdysponowało w 2020 roku prawie 2 miliony złotych dotacji w ramach konkursu krzewienia kultury fizycznej i Okręgowy Związek Piłki Nożnej musiał oddać pieniądze z tej dotacji, bo w jaki sposób krzewił kulturę fizyczną? Według artykułu Mateusza Migi, który dociekał, dotarł. Otóż OZPN Nowy Sącz krzewił kulturę fizyczną poprzez opłacanie wysokich faktur za obsługę medyczną osobie, która nie posiadała uprawnień i nazywała się identycznie jak wiceprezes zarządu OZPN. Co za to ciekawe. Identycznie się nazywała, nie miała uprawnień, ale dostawała za to pieniądze. OZPN Nowy Sącz pokrywał wysokie uposażenie sędziego, który nazywa się identycznie jak wiceprezes zarządu OZPN. Nie da się ustalić, jakie mecze prowadził. No, bo tylko mecze i mecze. Dużo takich samych nazwisk widzę, że w OZPN-ie. OZPN Nowy Sącz dysponował fakturami za korzystanie z hali, ale nie był w stanie wykazać, w jakim celu ona była wynajmowana. Rozliczał dotacje fakturami za usługi cateringowe, co opisywał hasłem catering na zebranie członków zarządu. W ramach tego cateringu miały być organizowane kosztowne uczty. To może tam był ten Sarmata w kontuszu. Także o precyzyjne. Gdy OZPN został poproszony o precyzyjne wyjaśnienia, odpowiedział, że zalało dokumenty w siedzibie związku, miało dojść do awarii grzejnika, akurat pod nim były ważne papiery. Ja też są pod grzejnikiem wszystko. Świetne, świetne wytłumaczenia, drogi OZPN Nowy Sącz. Grzejnik. Winny był grzejnik. To, że pan się nazywał tak samo jak pan sędzia i opiekun medyczny, co za przypadek? Przypadki chodzą po ludziach. Niesamowite. Widzę, że naprawdę ta piłka w Nowym Sączu to nie jest jakby Sandecja jakimś jednostkowym przypadkiem, tylko po układzie i po kombinacjach. Ktoś czy, tak nie powiedzieć. Zarzucam. Na pewno czy nie. To jest wina grzejnika. OZPN mam nadzieję, że wyciągnie wnioski z tej sprawy i będzie stawiał grzejnik gdzie indziej. Nie mam żadnych zarzutów do OZPN-u Nowy Sącz, poza tym, żeby stawiał grzejnik gdzie indziej. Ale... O to chodzi. To jest ten wniosek z historii Sandecji Nowy Sącz i tego artykułu. Stawiać grzejnik gdzie indziej. Ale ja jestem jednak rozczarowany, bo tu było pole, żeby się bardziej rozwinąć. Tak? Gdzie macie te wszystkie dokumenty? Pies mi zjadł.
Pies mi zjadł, po prostu. Pies mi zjadł. Po prostu. Co, nie udowodnić mi, że pies mi nie zjadł. Nie, nie. Znaczy można czekać. Pies mi zjadł, wszystkie faktury. Informacja o awarii grzejnika to już info Gazety Krakowskiej, chciałem uściślić. No, grzejniki się psują. No tak, tak. Trochę jak te kamery policjantów. Tak to jest z tymi grzejnikami i kamerami. Jest jeszcze jeden mały temat, no, chociaż traktuję o dużej inwestycji, czyli budowa nowego stadionu Sandecji. Oj, to już omawialiśmy tyle razy, ale to jest jakby osobny serial, nie? Ale są pewne wypowiedzi, które dobrze, wydaje mi się, że przeaczaliśmy, bo ładnie to zebrał Kuba, my to poruszaliśmy w trzech albo czterech programach, tak, na pewno. Bo Jan Kos, klasyczna budowa stadionu, no, w Nowym Sączu. Jan Kos, grillujący kiełbaski, mm-hmm, na budowie. Zdjęcie roku. To jest absolutne. Ale podoba mi się, bo Lubomir Handzel, to jest ten człowiek, który znalazł się na koszulkach Sandecji, on też potrafi barwnie przypierdziczyć. Jak to było w Kawalerii Powietrznej, potrafi tak pierdolność paszczą witraż, nie, pierdolność paszczą, że witraże w oknach się pojawiają. Bo sytuacja wygląda tak, Lubomir Handzel, listopad 21, czyli jakiś czas temu już, dwa lata temu de facto. Powstaje wizualizacja projektu. Lubomir Handzel mówi o postępie prac. Wkrótce będą tu tak szybkie ruchy wykonane, że niektórym oko zbieleje. Ale uważaj dalej. I dalej będzie spędział ten otwór, który mam nadzieję spędzi ich dzisiaj. Ciekawe, jaki otwór miał na myśli pan Handel, jak mówił, że będzie spędział otwór tych ludzi. I dalej jest puenta. To mi się podoba, bo to są trzy zdania i trzy zdania to jest instant classic, bo ostatnie zdanie jest tak. Sandecja jest jak jedna pięść i taka będzie zawsze. Czyli tak, oko zbieleje, spędzący otwór, Sandecja jest jak pięść. Trochę prezydent, trochę anatom. Tak to mam słowo pana powiedzieć. Dużo anatomicznych wątków w tej Sandecji, musisz przyznać, Kuba. Nieprawdopodobne to jest absolutnie. Natomiast no potem no, te wątki, które już omawialiśmy. Za swoje budujemy, za swoje burzymy, to Jan Kos powiedział. Nie, wiesz co, zacząłem czytać i mówię, nie no, wątek w Sandecji stadion to ja znam, to trochę przewinąłem i przegapiłem w ten sposób wypowiedź, że to jest będzie otwór. Czy to jest jakaś zgoda z panem Stonogą, który też coś o swędzeniu swego czasu wypowiedział? No nie, no pan Handzel. Jeśli ktoś myśli, że troszeczkę tutaj krytykowaliśmy sądeckie piłkarstwo o ustawianie grzejnika w złym miejscu, to musimy przyznać, po prostu swędzi. Na otwór. Tak. Tak to bywa. Jan Kos w kwietniu 23. Ujawnił, bo czasem tak jest, że wykonawcy, prezydent, samorządy, że trochę uciekają od odpowiedzi. Tak, próbujesz ich przyspieszyć, oni nie, no, nie możemy komentować, jesteśmy objęci tajemnicą. Jan Kos mówi wprost, dlaczego stadion nie powstał. Stadion nie powstał, gdyby nie wasze nieżyczliwe i nierzetelne artykuły, to stadion byłby gotowy. Gazeta Krakowska. Gazeta Krakowska powinna się wstydzić, bo w kwietniu już by stadion był gotowy, ale pisali nieżyczliwe i nierzetelne artykuły i tak jest. Oczywiście potem padły te słowa, że stadion powstanie, chyba że wybuchnie wojna, potem wybuchła wojna. No i Jan Kos ogłosił, że zrywa umowę z miastem. Miasto ogłasza, że zrywa umowę z Janem Kosem. Ze stadionu zostały tylko te zdjęcia grillowania. Sandecja gra na garbarni cały czas. No i co ty myślisz o tym? Zakochałem się w tej wypowiedzi. O jednej pięści i swędzących otwarach i tak, oku zbielały. Twójsącz.pl. Odpaliłem sobie, znalazłem rzeczywiście tę wypowiedź. Jest to też rzeczywiście to za roku leża w jakiś sposób pojawiający się. Na sobotniej prezentacji na stadionie wzięli udział zaproszeni przez władze gości. Oprócz prezydenta przemawiał Jan Kos oraz Cezary Kulesza. Czemu nie? Zawsze jest Cezary tam, gdzie jest potrzebny. Jan Kos, to jest Kulesza mobilem przyjechał. Nie. Ajajajajaj. No dobra, no to co? Chyba tyle. Jak już... Ale swędzi od listopada sprzed dwóch lat. Ojejku. Do teraz. Ale swędzą jak oczywiście usta. Dlatego, bo wiesz, takie nieprzychylne słowa się pojawiają i to swędzą usta. Jak w końcu Sandecja wybuduje ten stan, to nam oko zbieleje. Ale swędzi. Panie Handzel, tak wszystkich swędzi w Polsce. Usta swędzą. Sandecja jest jak pięść. Jak pięść. Jak jedna pięść. Trzeba ją szanować bardzo za to. Najbardziej to mi żal kibiców Sandecji. Życzę im utrzymania bardzo, bo trzecia liga dla takiego klubu to by było pewnie już dość dramatyczne, traumatyczne. Ja bym rozdał krzesełka na spadek. Tak, albo oddał krzesełka. Coś zrobić z krzesełkami. Dzięki jeszcze raz. Mnie Kuba. To jednak najbardziej żal tych ludzi na Sorze. No jakieś. To też swoją drogą. A nie kibiców. Kuba, dziękujemy ci bardzo za to, że zrobiłeś nam dzisiaj program. Bardzo dobra. Uchylamy kapelusza. Fachowa robota. Bardzo nisko. Ja mogę nawet nie metaforycznie uchylić. Good work.
Jeden z najlepszych artykułów sportowych, śledczych. Tak. Brawo. Brawo. Tak powinno się pracować. Brawo. Brawo. A teraz przejdziemy do tatuaży o krzo. Urodziłem się po to, by nienawidzieć krzo. Nienawidzieć. Nie od nienawiści, tylko od nienawidzenia. Taki tatuaż się pojawił dzisiaj w internecie i zostaliśmy oznaczeni pod tym tatuażem. Zupełnie nie wiadomo dlaczego, bo przecież my cenimy krzo. Jest to najpiękniejszy tatuaż, o jakim słyszałem. Ludzie, jest taka sztuka tatuażu, że wiesz, tam robi się różne ciekawe rzeczy, głównie trajbale. Ale tatuaż, który ktoś ma na podbrzuszu, urodziłem się po to, by nienawidzieć krzo, jest moim zdaniem mistrzostwem świata. Tak, generalnie to jest, długo sądziłem, że to Photoshop, ale no kurczę, jest nawet autor zdjęcia tutaj podany i to jest fot szóstki bodajże, więc może faktycznie ktoś ma taki tatuaż, urodził się, to by nienawidzić krzo. Jest to temat. Tak. Krzo znowu pojawiło się w przestrzeni publicznej, znowu nie do końca za swoją zasługą. Chciałem powiedzieć, Kuba, że jak miał coś powiedzieć o sobie, która ma tatuaż, urodziłem się po to, by nienawidzieć krzo, to bym powiedział, fajnie, ale kolego, trochę nisko sobie zawiesiłeś poprzeczkę. Urodziłeś się po to, by nienawidzieć krzo? Naprawdę? To już na początku jest okej okay już. Tak, no dobra, zrealizowałem wszystkie cele w swoim życiu, nienawidzę krzo. Nie chciałbym używać jakichś takich słów jak trochę marnowanie slotu. Ale... No myślę, że może się urodziłeś jednak po coś istotniejszego niż nienawiść krzo. Uwierz w siebie, mężczyzno. Warto wierzyć w siebie, jak jest. Szczególnie mężczyźni potrzebują tej wiary. Tak jest. Bo często nas nie wierzą. I mamy dużo wyzwań. A było dużo fajnych tych właśnie. Urodziłem się po to i tam różne takie. Mógłbym dodać, urodziłem się po to, by nienawidzieć krzo. Ale nie tylko. Ale nie tylko, bo chcę być też dobrym ojcem. Na przykład. I super. Przyklaskuję, ale tak, tylko ta nienawiść do krzo, to nie jest chyba trudne. Znaczy, dla mnie to było trudne. Bardzo lubię krzo. Bardzo szanuję krzo. Wojtek Piela ma historię współpracy z krzo. Grał tam Tomasz Dymanowski. Mnie byłoby bardzo trudno nienawidzić krzo. Przecież pamiętajmy, zaginęła im flaga. Wszyscy się solidaryzujemy w smutku z tym, że krzo straciło flagę i ona spłonęła. Miło było trudno nienawidzić krzo, ale wydaje mi się, że są, jakby ktoś postawił przede mną takie wyzwanie życiowe. Słuchaj, musisz nienawidzić krzo. Będzie trudno, ale zmierzysz się z tym. Myślę, że jednak mimo wszystko miałbym takie trudniejsze wyzwania. Oczywiście wyzwaniem jest też język polski. Tak. Chciałbym, żeby ktoś miał też tatuaż. Być może ja sobie wytatuuję. Chciałbym, żeby tatuaże były bez błędów językowych. Mhm. Że jak będę miał tatuaż o krzo, to zarazem będę miał tu drugi tatuaż, że on jest bez błędów. Albo właśnie urodziłem się po to, by tatuować poprawne językowo tatuaże. Tak. Jakbyś był tutaj człowiekiem, który się tatuuje intensywnie. Bo poprawna forma to nienawidzić. Tak. Zawsze jest ten problem. Jak robiłem sobie tatuaż, to też mam z błędem. Nie robiłem sobie tatuażu, ale tylko dlatego, że się boję igieł. I żona mi nie pozwala. To są dwie przyczyny. Ale Kuba, chciałbym, żeby ten tatuaż był w artefaktach polskiej piłki. Zasługuje na to. No, zdecydowanie. Można go przykryć tylko jedną rzeczą. Płaszczem Jerzego Engela. Nie no, chciałbym powiedzieć, że flagą krzo już nie można. No nie można, spłonęła. Niestety nie można. O, tyle. Jeśli chodzi o tatuaż krzo, to ważny temat. Jedynka, można powiedzieć, na czołówce dzisiaj ją. Nie wiem, czy wykorzystaliśmy na grafice tatuaż. Urodziłem się po to, by nienawidzić krzo. Mieliśmy o tym jeszcze porozmawiać, czy na pewno to. Safe Server Solutions, jak się okazało. Ktoś celnie skomentował na Twitterze, że tak kończą firmy, którym życzymy powodzenia. Życzyliśmy powodzenia Safe Server Solution we wtorek, a już we środę się zajął nimi Szymon Jadczak. I co? Firma, która ma w tytule Safe, to tak, moim zdaniem już często Safe i Solutions, za dużo zapewniania, że jesteśmy naprawdę bezpieczni. Naprawdę i proponujemy rozwiązania. Wiemy, o co w tym chodzi, bo mamy w nazwie Safe i Solutions. Jeszcze serwer, coś z IT. No to jest taka nazwa, że wiesz, wymyślasz, no chyba brzmi to bezpiecznie i dochodowo, bo jest coś z IT, jest safe, jest solutions. Muszę wziąć chwilówkę w Sandecji, żeby zainwestować w Safe Server Solutions. Nie masz siana? Zadzwoń do Sandecji.
Bo Sandecja ma, to zawsze no, może polecić. Tak. Ja muszę przyznać, że Safe Server Solutions to jest firma, której nie podejmę się oceny. Za wcześnie. Możemy się podjąć jedynie oceny pewnych okoliczności, które wskazują, że jest to firma, która nie wskoczyła jeszcze na półkę, na której znajduje się Google, Sea, pana Gregoire Lito oraz Amazon. Też nie jest ta półka, ale już są ambicje. Na razie to, czego brakuje w firmie Safe Service Solutions, by nawiązać walkę z Googlem, to na pewno lokum firmy znajdujące się tam, gdzie jest ona zarejestrowana. Tak. Posiadanie tego nie jest łatwe. I stworzenie strony internetowej, na której ktoś napisze było małą literą. Mam nadzieję, że osoby władające Safe Service Solutions nie mają tatuaży dotyczących pewnych klubów ze Świętokrzyskiego, ponieważ są pewne tropy sugerujące, że mogłoby tak być. Też sobie od razu o tym pomyślałem. Urodziłem się po to, by na stronie matchlegend.pl pisać było wielką literą. Bo po to się urodziłem. Tak, to był mój cel od początku. Tak. Safe Server Solutions to jest firma, która zajmuje się serwerami wydobywającymi kryptowaluty. W ekosposób jeszcze. To jest już tak daleko, że ja już tego nic nie rozumiem. Jestem już za stary, by rozumieć, w jaki sposób ekologicznie wydobywasz kryptowaluty. W czasach, jak ja byłem młody, nie było takich słów jak kryptowaluty, jak ekologia. Ludzie jeździli po prostu. Diesel. Wyrzucałeś śmieci do lasu i śmieci znikały. Tak. Coś przychodziło i je filtrowało. A, pamiętam te piękne czasy naprawdę wtedy. Pamiętam, jak się oddychało przez taką rurkę, żeby niezbyt dużo smogu od razu wprowadzić do organizmu. Ale to głównie zimą. Kryptowalutą były Tazosy. Tak, można było ją stosować zamiennie ze złotówkami. Mm. Natomiast ekologiczne, dlatego że tam jest farma tych. Słoneczna, tak? Tak. Dobrze, bo w Polsce jest dużo słońca. Że serwery są zasilane energią słoneczną i dlatego one wydobywają kryptowalutę, ale w ekologiczny sposób. Czyli ale nie w listopadzie, grudniu, styczniu, lutym i marcu. Nie w listopadzie BIS, listopadzie BIS Redial. Ja nie wiem, jak działa fotowoltaika. Być może w listopadzie ona też, jak jest światło trochę, nie zawsze. Ja nie wiem, jak działa przede wszystkim kalendarz, że listopad jest tylko raz, chociaż dobrze wiemy, że tak naprawdę jest 8 razy. Ale wracając do Safe Server Solutions. Jeśli chodzi o siedzibę firmy, znajduje się ona w mieszkaniu, którego lokatorzy nie wiedzą, że tam jest siedziba firmy. Takie rzeczy się zdarzają każdego dnia. Ale to się nie zdarza Google'owi. Rzadziej, powiedzmy. Rzadziej się zdarza, także nie, tu mieszkają ukraińscy migranci. Tak. Nie ma tak, jak idziesz do siedziby Google'a, gdzie ona jest zarejestrowana. Nie, tu nie ma firm Google. Tu mieszkają imigranci z innych krajów. Tak, tak to wygląda. I w przypadku Safe Server Solutions, bo Szymon Jaczek jak zwykle przyłożył tutaj najwyższą dbałość do szczegółów i pojechał i do siedziby Safe Server Solutions, która się okazała mieszkaniem, w którym nie ma Safe Server Solutions, tylko są ludzie z Ukrainy. I potem pojechał też do miejsca, gdzie jest logo Safe Server Solutions na tej farmie słonecznej i budynku z serwerami. I reguła działania firmy jest taka, że sprzedajesz serwer jakby komuś, ten serwer dzierżawisz i to, co wykopiesz, to możesz przedsiębiorcy dać, a jak nie, to po prostu się dzielisz jakoś tam zyskami i to jest 17% zysków w skali roku. Ale nie było tam tak, że też, bo jeden z biznesmenów na zasadzie takiej dziennikarskiej prowokacji odezwał się do pana z Safe Server Solutions zainteresowany inwestycjami. Tam padały procenty typu 4000. A tak, ale rozwoju, wtedy, kiedy... Że w symulacji wyszło. W kryptowalucie jak zarabiasz. A wtedy, w kryptowalucie. Bo możesz zyski pobierać od razu w tym, co sobie wykopałeś. Wtedy to już możesz powoli przymierzać się do jakiegoś kreatywnego tatuażu, bo jesteś taki bogaty. To jest waluta Chia, zrobiła też na mnie wrażenie w tym tekście na WP, że ta waluta Chia w ostatnim czasie straciła 98,7% wartości. To może się odbija. Sporo. To sporo. Nie, wiesz, rynki kryptowalut. A to jest tak. Najgorsza dla mnie, bo ja chętnie bym się wypowiedział szerzej na ten temat, ale ja nie wiem, jak się wydobywa kryptowaluty. Nie rozumiem kryptowalut, jestem za stary. Ja znam termin wydobycie. Jestem z Polski.
tak naprawdę uczy się już w przedszkolu, że od czego jest Górny Śląsk? Od wydobywania węgla. Po to został stworzony. Tak Pan Bóg go powołał do życia, po to, żeby węgiel był wydobywany. Więc ja znam słowo wydobycie. Wiem, jest Bełchatów, tam się też wydobywa węgiel. Miedź się wydobywa. W Zagłębiu Lubin się wydobywa miedź. Nie wiem, że KGHM. W Zagłębiu Lubin się wydobywa miedź. Ja znam termin wydobycie. Ale kopanie kryptowalut, zdobywanie kryptowalut, no, trudno mi sobie to jakoś powiem tak. Tak, ja ostatnie wiele serwerem? Lat spędziłem na nauce się tego, czym jest ekologia. W moim życiu chyba już ludzie nie trwają tak długo, żebym jeszcze uczył się, o co chodzi z tymi kryptowalutami. Mieszkałem w leśnej miejscowości, jakim jest Kluna, i do 18 roku życia byłem przekonany, że zardzewiałe lodówki po prostu wyrastają z gleby jak grzyby. I że plastikowe opakowania po mleku, no to jest jak element runa leśnego. Naturalny element każdego lasu. Dopiero później dowiedziałem się, że to jednak nie jest tak. Byłem bardzo zaskoczony. W moim życiu nie ma miejsca na naukę o kryptowalutach. Jak to działa? Nie ma. Wiesz, że rodzice mnie okłamywali, że kurczaki rosną na drzewach? Co? A ja im wierzyłem. Wierzyłem normalnie. A serio? Tak. Ja bym nie zjadł zwierzątka. Odkąd widziałem na wsi kurczaka, ja bym nie zjadł zwierzątka. Nie, to są te ekologiczne kurczaki, te, co rosną na drzewach. Długo tak wierzyłem. Do ubiegłego tygodnia. A nie mówiliście, że energetyki rosną na drzewach? Nie, energetyki po prostu spływają, że manna z nieba. Bo nie wierzę, żeby tak niebiański napój powstał sam. A tego nie mógł stworzyć człowiek. Kawie człowieka nie da człowiek się stworzyć tak doskonały substancji. Piramidy to max energoa, boska interwencja. To prawda. No nie wiem. Ogłaszam konkurs, jak ktoś wyjaśni w komentarzach, na czym polega wydobycie kryptowaluty serwerem. Sposób dla kretynów. Tak, czyli sposób dla kretynów, czyli dla nas, to będę bardzo wdzięczny. No bo jak widzę wydobywanie kryptowaluty za pomocą serwerów, to wyobrażam sobie górnika z tą lampką tutaj, który ma serwer w rękach i serwerem kopie i znajduje kryptowalutę. Ale domyślam się, że to tak nie działa. Że to jest jakiś większy szpinak, że to nie jest tak, że serwerem ryjesz w glebie i pojawiają się kryptowaluty. Nie sądzę. Odkąd już wiem, że kurczaki nie rosną na drzewach, nie jestem tak naiwny, żeby uwierzyć, że serwerem się kopie kryptowalutę. I chciałbym po prostu ogłosić konkurs, żeby ktoś mi to wyjaśnił. Ja do tego stopnia wierzyłem, Kuba, że lodówki i inny sprzęt AGD stanowią naturalny element lasu, że gdy zobaczyłem pierwszy raz zamek Bastion w Heroes of Might and Magic, gdzie są drzewa elfy, mówię, hej, tu brakuje lodówki. Myślę, że tak siedzieliście za ludzią. Popadało wczoraj. Pewnie dzisiaj będzie dużo lodówek. Chodźcie, nazbieramy nowego... O, Zelmer, jaki ładny. Nowego freonu do nas. Tak było. O, tak. Patrzcie, stoją z malinami, jagodami i freonem. Doskonale. Jeśli chodzi jeszcze o firmę Safe Server, Super Safe, Super Server Solutions, chciałem zauważyć interesującą konstrukcję. Patronat medialny. Tak. Jak wiemy. W trakcie dogadywania. Patronat medialny jest czymś, co uwiarygadnia dowolną inicjatywę, no bo jeśli patronatem medialnym na przykład zajmuje się jakaś uznana grupa medialna, na przykład WP, no to to musi być poważne przedsięwzięcie. I WP zostało wciągnięte na listę nie tyle patronatów medialnych, co firm, z którymi Match Legend prowadzi negocjacje w sprawie patronatu medialnego. To jest genialny wybieg, bo możesz w ten sposób wciągnąć kogokolwiek. Negocjacje nie zaczynają się w momencie, gdy zaczniesz rozmawiać. Negocjacje zaczynają się w momencie, gdy pomyślisz o tym, że chciałbyś z nimi współpracować. I to już daje ci glejt do wykorzystania. Myślę, że spokojnie możemy, Kuba, patronat medialny nad dzisiejszym odcinkiem. No, New York Times. Tak. Jesteśmy w trakcie negocjacji, żeby New York Times objął patronatem medialnym nasz dzisiejszy odcinek o tych ważnych sprawach, o których rozmawiamy. I Związek Górników Kopiących Kryptowaluty. Związek Górników, jesteśmy w trakcie negocjacji. Tak. Jestem w trakcie negocjacji, to też oficjalnie już mogę, rekompensaty z Sandecji, o to jak pomagałem jej budować ekstraklasę. No, tam te negocjacje też są bardzo zaawansowane, bo już przedstawili żądania. Tak. To prawda, tu już przedstawiłem publicznie żądania. Negocjacje to już są daleko posunięte negocjacje. Negocjacje wstępne, czyli myśl. Zweryfikowana oczywiście przez pana Janusza Basała, którego serdecznie pozdrawiam. Tak, bo PZPN jest jedynym odporny na to. Dzień dobry, panie Łukaszu. Wiem, że chwali się pan współpracą z PZPN-em. Ja wiem, że pan pomyślał o tym, żeby z nami negocjować, ale my nie jesteśmy chętni, proszę nas usunąć. Pyk. Koniec rozmowy i wiadomo.
No w WP nie mają takiej możliwości, żeby ich Janusz Basaj zadzwonił. Od 15 do 17% return on investment. Taki zwrot inwestycji, jak mówią eksperci, to się zapala lampka, że to coś pachnie piramidą finansową, natomiast przez symulację wyszło nam, że w okresie 6-letnim jesteśmy w stanie zaliczyć dwa większe wzrosty i całkowity zwrot w przeciągu w skali 6-letniej wychodzi nam od 400 do 2000% zainwestowanego kapitału. Tak wygląda, jeśli chodzi o kopalnię tej kryptowaluty. Zaczyna to mi trochę tłumaczyć, skąd Del Piero w Polsce, skąd Owen w Polsce i skąd ci ludzie na meczu, który obejrzało 7 osób na trybunach. Otóż stąd, że wszystkie pieniądze tego świata posiada już ta kopalnia. Przy takich zwrotach? Więc spokojnie może sobie zakupić występ Del Piero w ogródku własnym. Choć są tam różne sprawy dotyczące Komisji Nadzoru Finansowego, która się powoli zaczyna tym interesować, ale póki jeszcze nie zapadły żadne wiążące decyzje, to czekam z niepokojem i z nadzieją. I czekam też na ten mecz z Ronaldinho, i Roberto który Carlosem. Ma być na wiosnę. I Świetnie. Oczywiście bardzo doceniamy firmę Safe Service Solutions, która zapowiedziała na swojej stronie Match Legend, bardzo popularnej stronie, świetnie napisanej. Przede wszystkim słowo było jest świetnie napisane. Nie, nie jest łatwo napisać słowo było w interesujący sposób, tu się udało. I przykuwający uwagę. Tak. Że pomagają młodym zawodnikom uprawiającym niedofinansowane w Polsce dyscypliny sportowe. Brawo. Tak. Pięknie. Na bardzo. Przykład uprawianie piłki nożnej w Dom Sączy jest bardzo niedofinansowane dyscyplina sportowa. Można by zapytać, jakie konkretnie dyscypliny mają na myśli, jakie są dowody tego wsparcia młodych zawodników uprawiających niedofinansowane w Polsce dyscypliny sportowe. Ale jesteśmy wszyscy w jednej wielkiej piłkarskiej rodzinie. Pan Danek i Sandecja pokazały, że papiery to się nie godzi. Papierem to można dupę podeszczeć. Którą wystawia radny. Tak. Z Nowego Sącza. Więc ja nie potrzebuję dowodów, że Safe Service Solutions cokolwiek. Nie potrzebuję dowodów, bo jest w piłkarskiej rodzinie. I dzień dobry. I fajnie. Gdy miał pieniądze do zainwestowania, to właśnie tam tak. Zainwestował. Czekam. Bardzo lubię te kryptowaluty. Myślę, że to jest fajne. Czekam, jak się rozwinie ta sytuacja i jak nam ją ktoś wytłumaczy w komentarzach, bo no naprawdę nie mam pojęcia, jak można kopać kryptowaluty serwerami. Ja to kiedyś skłębiałem. No i co? Nie kopałeś coś? Czy nie wiem. Stałeś z serwerem na brozie. Utożsamiam się tego z gościem, który zamówił za bitcoina pizzę, a 3 lata później za ten bitcoin mógłby kupić dom. O, ciekawe. Ciekawe, no to brzmi jakbyś... Za tę liczbę bitcoinów, bo one bardzo poszły w górę. I on już całe życie jego będzie określany przez pryzmat tej zamówionej za bitcoiny pizzy. Masz rację. Czyli teraz jesteś w stanie sprowadzić Del Piero, ale w kwietniu będziesz w stanie sprowadzić kogoś z przeszłości. Znaczy, ten przykład z tym gościem od pizzy tak uzmysławia, że zawsze jesteś w stanie przegrać swoją przyszłość. Tak. Również w nieoczywistym momencie. Kupujesz sobie pizzę, myślałem, fajnie, kupiłem pizzę za wirtualną kasę. Smaczne. No, szła. A tak naprawdę całe swoje życie będziesz już tego żałować. Może tak być. Ale mnie to cieszy, że są takie zyski, jeśli chodzi o kryptowaluty, bo faktycznie zamiast Del Piero może przyjechać z czasem na przykład Konfucjusz. Dla mnie jednak myślę, że następna reklama w tatuażach z błędem językowym. No. Na podbrzuszu koniecznie. Dużo reklam na podbrzuszu. Urodziłem się po to, by wykopywać bitcoin z serwerem. Co, nadal nie mogę sobie tego wyobrazić tak technicznie, jak to wygląda. Jesteśmy bardzo. Z drobnicy tak zwanej. Michał Probierz zapowiedział jednak, że nie będzie styczniowego zgrupowania ligowców. Jest mi bardzo smutno, bo żartowaliśmy, ale ono byłoby przydatne. Tak, w momencie wymiany pokoleniowej. Urodziłem się po to, by oglądać tureckie zgrupowania reprezentacji Polski. Bośnia U21B nie ma co robić w styczniu. Przecież na pewno. Podoba mi się, że tam między słowami trochę padło, że kluby by były niechętne do tego i że w sumie to by im zaburzyło przygotowania. No tak. No, i tak wszyscy będą w tej Turcji. Ale w sumie myślę sobie, że Michał Probierz poleci tam po prostu, będzie oglądał treningi, sparingi i tak rok dalej. Temu, ale no tak wiesz, zorganizować po prostu sparing, oglądać ich i Antalyaspor. No i to też tam będzie. To też było dobre. Taka odpowiedź, że Hiszpanie organizują turniej Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej po to, żeby zdobywać nowe rynki. My organizujemy mecz hotel na hotel
po tej giną reprezentacji Polski w Turcji, po to, żeby ci wszyscy ludzie w Belek, którzy od wielu, wielu lat muszą się użerać z nami, mogli wreszcie trochę rozrywki zobaczyć w Meri Gwiazd Ligi. Mm. I sędziuje ten chorwacki sędzia, co Michałowi Wrogorzowi sędziował. Może ten wiceprezes OZPN sądeckiego, on ma duże doświadczenie od razu medyczne. 45 lat w piłce. Nie, pan Ziara, ten z OZPN. A, ten, co na dobra, niego były tak, faktury za sędziowanie meczów, których trudno było znaleźć. No to już mamy dwóch, trójka sędziowska. Musi być. Chyba, że nie, dobra. Dwóch, a na linii jeden zawodników. Boję się, że nie wszyscy pojadą do Belek w tym roku. To dramat będzie. No. To gdzie pojadą? Do Hiszpanii, tam gdzie Piast. Ajajajajaj. Chyba Lech jeszcze jechał. Nie, Lech jechał. Chyba. A Lech wraca do Turcji. Lech wraca do Turcji. Będzie w Turcji? Kurczę, wiecie co, fajnie było tam w tych obcych landach, ale jednak lubimy, jak nam popada soli na łeb, a dwa sparingi będą odwołane przez gigantyczne opady deszczu. Dlatego wybieramy Belek. To było świetne. No, uciekamy przed pogodą z Polski, bo wiecie, w Belek to zawsze jest... Co to, kurwa? Ma ktoś parasol albo łajbę? Nie bywałem. No jest nawet wywiad z Michałem Probierzem. Jak musiał się schować pod jakąś wiatą i strasznie wiało i bębił deszcz i po prostu w pewnym momencie Przemka Langiera, naszego redakcyjnego kolegę, Michał po prostu porwał ten wiatr, czyli reszta była wokół cyklonu. Się tak kręcili w kółko, Przemek cały czas niestrudzenie zadawał pytania, Michał Probierz cały czas niestrudzenie odpowiadał, już czekam na te mecze w Belek sędziowane przez piątoligowych sędziów OZPN-u Nowy Sącz. W którym możesz zapłacić akcjami Safe Server Solution. Dalej, sytuacja wygląda tak, że? No, co tam jeszcze? Ciekawe jest to? Pierwszy wyrok w sprawie match fixing w Polsce. O! I to mi, to mi przypomina tę słynną anegdotę, znaczy słynną może nie, ale anegdotę Michała Sieczki, który opowiadał o tym, że dostał temat bardzo gorący w TVN-ie, korupcja w polskiej piłce, co więcej w łódzkiej piłce, piłkarze, którzy będą zeznawać o tym, że tak, widzieli korupcję i on już tam cały podjarany i okazało się, że chodzi o korupcję w drugoligowym starcie Łódź. I faktycznie piłkarze pod nazwiskiem przemawiali. Tutaj też mamy wyrok w sprawie match fixingu i od razu myślę, że o kurde, gruba sprawa i tak dalej. Chodzi o mecz Lechii Zielona Góra, który nie został ustawiony. Jakiś pan Mołdawianin się zwrócił do władz Lechii Zielona Góra, żeby z mecz fixingowali. A władze Lechii Zielona Góra okazały się uczciwymi ludźmi i powiedzieli, że z mecz fixingować to oni mogą jego. Poszli z tym do odpowiednich instytucji. I pan, do ZPN-u Nowy Sącz. I pan, tam bardzo dobrze działają we wszystkim. I pan Mołdawianin będzie pierdział w pasiak. Znaczy będzie pierdział w pasiak, jeśli musi odwiesić wyrok, bo dostał zawieszenie. W każdym razie to ważne, bo dotyczy to mecz fixingu faktycznie. To już nie jest taki wyrok, że o, w latach 90. to każdy mecz był sprzedany, tylko to już jest ta nowa fala. Tak jak wcześniej mieliśmy różne podejrzenia, mieliśmy różnych zawodników, którzy tracili pracę na przykład poprzez rozwiązanie kontraktu z ich winy. Mieliśmy mołdawsko-rumuńską grupę, no nie chcę powiedzieć inaczej, grupę, która we flocie Świnoujście różne sparingi rozgrywała w określony sposób, ale teraz mamy wyrok zwyczajny, wyrok w zawieszeniu dla 37-letniego pana Mołdawianina. Zrobiłbym domówkę z jakiegoś ustawionego meczu, tak żeby też widzowie widzieli ten mecz, tylko chyba ciężko jeśli chodzi o prawa, no bo... Zagłębie Krakowa. Nie, no właśnie, tego na pewno nie, bo to Kanal Plus ma prawo do pokazywania tego spektaklu. I to nie jest tak, że Kanal Plus, tak, słuchajcie chłopaki, obejrzyjcie sobie i puśćcie to widzom, to tak nie działa. A nie mamy tłoków Gorzyce na wideo? Mamy, ale nie wiem, czy on jest ustawiony. Ach. Ale tak, zastanawiamy się nad transmisją meczu na kanale gol.pl, ceramika, tłoki. Zapytajmy po prostu, czy był ustawiony. Trzeba go sprawdzić, no? Wiem, kogo można było zapytać, czy jest ustawiony, nie wiem, czy ten człowiek jest. Znaczy, wiem, jak zdobyć do niego kontakt. Dobry tenisista. Trzeba do PZPM się odezwać. Do Polskiego Związku Tenisowego musisz zadzwonić. Ma kort nawet przy domu. Prawda. Tancerz, śpiewak, akrobata. Człowiek wielu talentów. Prawie niektóre życiorysy bałkańskich generałów. 90. nie były tak rozbudowane. Poeta, lekarz, zwrot. Dobra. Chyba tyle z drobnych chyba. Podziękowania właśnie. Dziękujemy przede wszystkim za chipsy Pelotazos Futebolas, które zostały nadesłane tutaj do nas. Chyba dzisiaj je spożyjemy na domówce. Bardzo duże podziękowania za piłkarskie, to, że nam to podesłaliście. I dziękujemy również za książki Bohumila Hrabala. Dostaliśmy dwie sztuki. Kogo? Chyba jest podpis, tak mi się wydaje. Tak, dziękujemy Remikowi. Remik z Poznania. Wielkie dzięki. Bardzo miło, nie czytałem tej akurat książki.
Hrabala. A ja właśnie od dłuższego czasu nawet mogę zaprezentować. Polecam ci, nie wiem, czy czytałeś Hrabala kiedyś? No właśnie nie. Kurde, super, ci się spodoba. Przymierzam do Hrabala już od dłuższego czasu i mam na to dowody. Patrz, normalnie pokażę ci, żebyś mógł potwierdzić. Tu, no nie chcę już dalej cofać, zobacz. Wrzesień, 21 czwartek, mam wpisane tu normalnie Hrabal i dwie inne pozycje książkowe. O tu, że mam kupić. I tak co tydzień sobie skreślam i ostatnio wczoraj skreślałem i sobie przerzuciłem, że mam to teraz wpisane chyba 12 grudnia, tak mi się wydaje, że 12 grudnia, żeby kupić, tak, zobacz, 12 grudnia, żeby kupić Hrabala. A tu proszę, w międzyczasie przychodzi, jedna rzecz mnie rozstrzygała, bo mówię, kurde, ale fajnie, chciałem kupić Hrabala i dostaliśmy Hrabala od czytelnika. Ja mówię, i Leszek też dostał. I potem patrzę, są dedykacje w środku. I co? I Leszek dostał w twardej oprawie. A ja w miękkiej. Natomiast to oczywiście detal po prostu mnie rozbawił. Bardzo raz jeszcze dziękujemy Remikowi z Poznania. Dziękujemy też nadawcy chipsów do nas. Przepraszamy, ale nie wiemy. Po prostu, bo nie było tam nic napisane. Więc bardzo dziękujemy zwyczajnie, że nam to podrzuciłeś, drogi widzu. I możemy przejść do sekcji komentarzy. Chyba, że coś jeszcze masz. Myślę, że skoro dostaliśmy, to znajdę też jakiś fajny fragment Hrabala po prostu na sam koniec komentarza. A, dobrze, a masz? Znaczy, możesz zacząć czytać komentarze? A ja wybiorę z kilku, mam wynotowane cytaty. A, to ty sobie prowadzisz takie notatki? Kiedyś jak dużo czytałem, to tak, teraz już nie. Aha. Mam dużo cytatów. Ja mam 117 różnych cytatów z filmu Snatch, tylko wynotowane w głowie, bo oczywiście nie to, żebym gdzieś pisał sobie cokolwiek. Dobra. To ja zaczynam. Komentarze piątkowe. Dzięki wielkie za odbiór tego odcinka. 50 tysięcy wyświetleń już nam piknęło, jeśli chodzi o ubiegłotygodniowy odcinek, więc czapki z głów. Padre Pio 21. Panowie, jestem szczerze rozczarowany faktem, że pominęliście najważniejszy mecz w historii meczów rozgrywanych poza terminem FIFA. Polska, zagraniczne gwiazdy Orange Ekstraklasy. Debiut Jana Urbana w roli selekcjonera. Robert Kolendowicz na lewym skrzydełku. A więc był selekcjonerem. Duet środkowych obrońców Pancze Kumbe w Sretenowicz. Mam ciary, jak to pisze. Nie dziwię się. W ogóle Orange Ekstraklasa dla mnie to był super twór z piosenką Je, je, je. Piosenka Je, je, je to od razu ciary. O, prosta rzecz. Dlaczego tego już nie ma? Je, je, je. No i pamiętajmy też, to jest wydarzenie, które często jest przypominane w środowisku kibicowskim, że Orange Ekstraklasa rozdawała nagrody kibicom za oprawy, za racowiska, za wszystkie inne rzeczy, którymi kibicami się zajmowali. Piotrek Staruchowicz z Legii Warszawa, który swego czasu stał się no, niemalże wrogiem publicznym, był przywoływany jako ten, który zwyczajnie wszedł na scenę w polóweczce, odebrał czek za to, że legioniści byli najlepszymi kibicami według władz Orange Ekstraklasy w którymś tam sezonie. Fajny ten filmik, bo tam wszystko się zgadza. Jest TVN, jest Paweł Wilkowicz, który wówczas był z Orange Ekstraklasą związany. Jest ten drugi dziennikarz, niestety nie pamiętam nazwisk, Piotr Salak chyba. Oni wręczają. Dużo go było. I wchodzi Piotr Staruchowicz, gniazdowy Legii, i odbiera czek za to, że Legia robi najlepsze oprawy. I potem w okresie, kiedy oprawy były już takie, o nie, jak można pirotechnikę odpalać, to kibice sami dawaliście nam za to pieniądze w ramach nagrody, bo tak wam się podobała atmosfera. No ale czasy się trochę zmieniły. Dalej, Witek Produkcji 8739. Spokojnie, czytałem regulamin baraży. Sprawa jest prosta. Jeśli teraz odpadniemy, spadamy do Pucharu Króla, gdzie gramy z Tajlandią, Singapurem i Konyasporem U21. Gdyby tam powinęła nam się noga, trafiamy do ostatecznego dwumeczu z ŁKS-em. Jak podaje Tomasz Włodarczyk, PZPN jest w trakcie procesu naturalizacji Krykuna. Ja wierzę, że tak jest. Do tego euro zostaniemy wepchnięci w jakiś sposób. No, może tak być, że po prostu weźmiemy. Finał B, kajakarzy. Będzie też, w razie czego. Adam O pisze, wystawmy, w nawiązaniu do tego, wystawmy Grajków z Piasta. Zgodnie z tradycją zremisują, w karnych też będzie remis i w końcu po 86 serii karnych się znudzą i pojadą do domu. Polska górą, tak może być. I jest jeszcze propozycja od Jakuba Buczka, jeśli chodzi o tę drogę, ścieżkę barażową, ścieżkę repasażową. Jest już czerwiec 2024 roku. Na jednym telewizorze obserwujemy mecz otwarcia Niemców. Na drugim oglądamy mecz fazy UEFA Coca-Cola Lucky Losers Last Chance Mastercard Cup, w którym Polska podejmuje reprezentację samoańskich łyżwiarzy szybkich o miejsce w grupie D. Włodarze UEFA liczą, że w końcu nam się uda.
W razie czego jest jeszcze ścieżka B, czyli dzika karta od telewizów, którą można otrzymać, jeśli Janek Bednarek wzruszy do łez publikę swoim pełnym skrótu wystąpieniem i przeprosi nami po porażce z Łyżwiarza. Problem polega na tym, że będzie głosować Polska Widownia i może po prostu nie chcieć oglądać Polaków. Tak, to jest bardzo prawdopodobne. Propozycje na mecz w styczniu. Polska kontra drużyny Harry Potter i Albus Dumbledore. Polska versus problemy techniczne. Polska versus Turcja z Mistrzostw Świata 2002. Polska i wrogowie Cezarego Kuleszy. Polska kontra Motor Lublin. I mam jeszcze porobione screeny z tych mniej lajkowanych komentarzy. Clint Dempsey, no to jestem prostym człowiekiem. Widzę parafrazę tej anegdoty. Okay. Czytam. Clint Dempsey, DH1IV. Przypomniała mi się ta motywacja Henryka Ojamy na Stadionie Śląskim z Polską, co wiesz, Tomasz Haberli wyszedł dziś do ubikacji na 15 minut, tam kogoś spotkał w korytarzu i pozostał poza szatnią. No i chłopaki później odpowiadają, że Henryk Ojama rozpisał Polskę i mówi, panowie, Polska, co ja wam powiem, brązowi medaliści Mistrzostw Świata sprzed 30 lat, ćwierćfinaliści Mistrzostw Europy sprzed 8, Drągowski, doświadczenie, fenomenalna gra, plecy u prezesa PZPN, mówi, prawa obrona Bereszyński, no co wam będę mówił, to jest panowie, to jest maszyna, to jest mistrz Włoch, technika. Środek obrony, tam wtedy był Glik. Glik, oczywiście, Filar Krakowi, Bednarek, Skała. Rano nawet do niego nie jest, bo nie ma sensu. Kurczę, uciąłem, ale tam dalej jest Puchacz. Puchacz to jest Pendolino, linia. No i Clint Dempsey dalej w tym stylu przerabia. Uwielbiam po prostu, uwielbiam tę anegdotę. Wszystko można tak przerabiać. Ona zawsze pasuje, zawsze, do wszystkiego. A to już przeczytałem. O UEFA, Coca-Cola. Lucky Losers, Last Chance, Mastercard Cup. Dobra. Wtorkowe komentarze. Tutaj przede wszystkim ogłosiliśmy konkurs na to, w jakim miejscu najlepiej byłoby omawiać dany klub. Że powinno się stworzyć też odpowiednie warunki od strony scenicznej, od strony studia, żeby to korespondowało z klubem, który właśnie jest omawiany, ze zdarzeniem. Adam O. Kibicując Legii, biegasz po pięknej polanie. Słońce ogrzewa twarz. Wiatr delikatnie smaga za kola. Czuć bez i agres. I nagle wpadasz w gówno i atakuje cię agresywny chrabąż. Po odpędzeniu się i wytarciu obuwia docierasz do kebaba, zamawiasz rollo mieszany sos. Widzisz, że świeże mięsko, bierzesz gryza, a tu sos. Łagodny. W Legii nigdy nie ma tak, że jest dobrze, jak się wydaje, ani nigdy nie jest, że jest tak źle, jak się wydaje. To chyba Aco Bukowicz powiedział bardzo słusznie. No tak, i trochę jest w tym prawdy, nawet trochę dużo. Śląsk w tym momencie, tutaj komentarz Misiek P. W tym momencie jak księstwo Tuszant z pięknym miastem Bakular. Wiecznie słoneczna kraina, dostęp tylko do dobrego wina, rycerze w śliniących zbrojach. Kraina, gdzie nawet ubodzy budzą się z uśmiechem na twarzach. Za to Lech wygląda jak prowincja Welen, z kłomnicą, gdzie odbywają się dziady, z krzywouchymi moczarami, pełnymi utopców i z wiedźmami, gdzie wiecznie jest ponuro, z rozpadającym się kasztelem w Rońce, a nie pięknym pałacem na wzgórzu, jak była Klar. Była Klar zawsze mi tak mówię, co tu się dzieje? Jakieś takie dziwne to. Wszyscy tak, dobra, to są ci z była Klar, to zostawmy. A ty grałeś w ogóle? Nie, czytałem. Czytałeś tylko. Powiem ci, że w grze to jest naprawdę barwnie odmalowane, że jak jesteś w tym Tucson, była Klar, kurde, naprawdę, aż chce się patrzeć. Tutaj wiesz, trochę Francja, trochę Włochy, tak widać, że połączone. Werandy, wino, tutaj luksusowe stroje, no i Welen. Kurwa. Taki ciężki, naprawdę taki klimacik polski, ale ten odartej z mitu. Nie, że wiesz, w średniowieczu to każdy byłby królem. Nie, w średniowieczu każdy byłby zaplutym, brudnym chłopem, prawda? Niektórego trudno jest z tego czegoś wyleczyć, bo nikt nie wie. Nikt się tym nie zajmuje, bo jest własnością swojego pana ziemskiego. A ostatnio widziałem, że jest serial w ogóle. Właśnie, to też się to skojarzyło, no. Że może tak uczciwie swoimi chłopami zapracował człowiek i mu odbierają w podatkach. No, dokładnie tak. Swoimi nie chłopami. Nie wiem, gdzie to jest, ale gdzieś mi, chyba ty mi opowiadałeś. Jakiś Netflix. O średniowiecznej wsi polskiej, tak? W średniowiecznych realiach, jakieś humorystyczne, coś takiego. Jak to ja spojrzałem na trailer i wystarczy. A wiesz, że Netflix nakręcił też Squid Game? W sensie reality show? Słyszałem. Umarli ci ludzie? Nie. Ale grają w te gry i tak dalej. Aha. W Baba Yaga patrzy. Ludzie grający w Baba Yaga patrzy. No to mam to na WF-ie co dwa tygodnie. Dziomczysław, 425. Idealnym środowiskiem do rozmowy o reprezentacji Polski byłoby zbudowanie studia na krawędzi góry przeznaczenia. Zaraz po tym, jak Frodo ma wrzucić pierścień do lawy. Frodo jako ekspert. Panie Frodo, uratował pan Śródziemie? Trochę panu krwawi dłoń, a może wypowiedziałby się pan o stanie środka pola kadry.
No panowie, dla mnie za duży hardcore. Lecz trzeba Gandalfa, tylko czary mi pomogły. Poza tym nie mogę teraz rozmawiać, mam do zapania pociąg do nieśmiertelnych krain. Bartosz Darn, program o Stali Mielec, sala na odwyku. W kółku siedzą wszyscy napastnicy stali i opowiadają, że na początku dzięki granulatowi myśleli, że są panami świata. A później przyszły konsekwencje. Piękny komentarz. Hamulić chyba bez... nie miał za dużo lajków i tak to właśnie jest, że... Hamulić bez granulatu sobie nie radzi totalnie. Nie wiem, gdzie on gra, w Holandii czy we Francji. Tam, gdzie gra, sobie nie radzi. Aż tak dobrze, jak sobie radził, zażywając granulat. Granulat to, pamiętaj, to co osiągniesz na napastniku stali, zawdzięczysz granulatowi, a nie sobie. Bartosz Gomułka, Wisła Płock. Pomeczowe studio na stacji benzynowej Orlen. W trakcie analizy taktycznej podjeżdża prezes, tankuje do pełna i nagle łapie się za kieszeni. Zapomniałem portfela, woła. Wtem zza węgła, lubię to określenie, za rzadko zza węgła, wychodzą trzymając się za ręce prezydent miasta z prezesem Orlenu i mówią, nie szkodzi, dzisiaj zatankuj za nasze, tu masz jeszcze 10 milionów rekompensaty za to, że musiałeś w ogóle fatygować na stację. Oklaski, dzieci ze szkoły podstawowej numer 3 przynoszą kwiaty, a hejna lista rozpoczyna Płock, grodzie nasz stumskich wzgórz. Podoba mi się bardzo. Wysoka forma. To co, jeszcze ten krabal? Dobrze, jak masz, to śmiało. Najbardziej przejąłem się raportem akademików o tym, że szczury śniade i wędrowne toczyły taką samą totalną wojnę jak ludzie. Że jedna taka wojna już skończyła się pełnym zwycięstwem szczurów śniadych, które jednak natychmiast się rozdzieliły na dwa ugrupowania, na dwa szczurze klany, na dwa zorganizowane szczurze społeczeństwa. I właśnie teraz pod Pragą we wszystkich wojnach już skończyła się... Aha, przepraszam, już we wszystkich kanałach, we wszystkich ściekach wre walka na śmierć i życie. Wielka szczurza wojna o to, kto zostanie zwycięzcą i kto zatem będzie miał prawo do wszystkich odpadków i fekaliów spływających kolektorami na Podbadę. Dowiedziałem się od tych kanalarzy z uniwersyteckim wykształceniem, że jednak kiedy tylko ta wojna się zakończy, wtedy zwycięska siła znów rozszczepi się dialektycznie na dwa obozy, tak jak rozszczepiają się gazy i metale i wszystko, co na świecie jest żywe, ażeby poprzez walkę życie mogło nadal się toczyć i by dążenie do jedności przeciwieństw z minuty na minutę znów przywracało równowagę, dzięki czemu świat jako całość ani przez sekundę nie chroma. No. Bardzo ładny cytat. Nie zdawałem sobie sprawy. Ciekawe, czy we Wrocławiu też już doszło do tego typu burt z udziałem szczurów jednych i drugich, bo jak wiemy, jest tam duży problem. Ten podział rzeczywiście jest tutaj klarownie rozrysowany. Nawet jak wygrasz, to prawdopodobnie pokłócisz się z tym, z kim wygrałeś. Dlatego nie warto wygrywać. Nie warto wygrywać. Znamy jeden kanał, który wygrał. Co? Znamy jeden kanał, który wygrał i się rozszczepił na dwa różne klany. Tak to bywa właśnie w naturze, we w życiu. Tyle. Sponsorem kanału jest Superbet. W opisie link do aktualnej promo. Grać odpowiedzialnie? Nie wiem, co to za promo jest aktualnie. Na weekend pewnie coś. Przygotowujemy coś. Przygotowujemy, jeszcze na tym etapie nie jestem w stanie powiedzieć. Tak, jeszcze ale planujemy coś kreatywniejszego niż ostatnio. Także sprawdźcie sobie opis. Chcecie, to zostawcie subskrypcję. Nie chcecie, to nie. Tak jest. Chyba 35 koła nam wybiło. Albo jesteśmy blisko. Albo 34 coś? No nie. Nie, no jak zostawicie, to będzie nam miło. Jak nie zostawicie, to też będzie nam miło, że w ogóle to byliście. Tak. Dziękujemy za to, że spędziliście z nami ten czas. Dziękujemy za zaangażowanie w komentarzach we wtorek, w piątek. Zapraszamy już teraz na poniedziałkowe Uniwersum Ekstraklasy i na wtorkowy nasz poranek 8.30. To się nie zmienia. Dalszych planów nie zdradzamy, bo nie wiadomo, co będzie. Dalej, jeśli chodzi o plany, na pewno ten wtorek jest stałą pozycją. I dziękujemy Jackowi, Piotrkowska 79, o to chodzi. I dziękujemy Mateuszowi. Dziękujemy Mateuszowi, który nas zrealizował i nakręcił. Jeśli chodzi o drugi kanał, to tak, przymierzamy się do trzeciej zbrodni, części. Ale no to... Zbrodni. To są, pamiętajcie, to są rzeczy, które my pobocznie, w wolnym czasie. Tak, więc... Wtedy, kiedy będzie czas, nie będziemy się nigdy na tym kanale spinać, że trzeba koniecznie coś nagrać, tylko wtedy, kiedy warunki pozwolą. Tak, zdaje się, że pozwolą w grudniu dać trzecią część, ale bez podziałki, czy to będzie raczej dokładnie pierwsza część grudnia, czy druga, ale myślę, że w grudniu się z tym uwiniemy i... No to nie może być coś na siłę robionego. Tak, więc no dzisiaj na pewno rozpoczynamy nagrywanie tego, ale nie wiadomo, ile nam to zejdzie, żeby skończyć. Tyle z ogłoszeń? Tak. Dzięki raz jeszcze za to, że jesteście z nami. Trzymajcie się, do zobaczenia. Siemanko. Cześć.